Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Jeśli wydawało wam się, że największą postacią, o jakiej dzisiaj będziemy rozmawiać w kanale sportowym, jest Fernando Santos, to nie, bo jest jeszcze Marcin Prokop, 2 metry 6 centymetrów wzrostu. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, ale nie jestem selekcjonerem reprezentacji, chociaż nadawałbym się. No to co z tego, jesteś od niego wyższy i przystojniejszy i młodszy w ogóle sam. Zaczyna się dobrze. Zaczyna się dobrze, ale skończy się. Czuję się zaniepokojony, trochę inaczej. Bo komplementy zawsze zwiastują kłopoty. Nie jesteś najwyższą osobą w historii tego programu, więc od razu to sobie ustalmy. Był tu Marcin Gortat, troszkę wyższy od ciebie, aczkolwiek niewiele. Pożyczałem mu kiedyś smoking do sesji zdjęciowej, więc wiem, jak na nim leży. Tak i jak? Jest troszkę szerszy w barach, tak. Troszkę szerszy? A ty też jesteś kawał byka. Wiesz, no przy moim wzroście, żeby się nie poskładać jak scyzoryk, to trzeba o siebie dbać, więc tak jak ostatnio napisałem u siebie na Facebooku, chodzę na siłownię nie po to, żeby mieć piękny sześciopak, tylko żeby we względnym zdrowiu dożyć starości, żeby móc cieszyć się fruktami swojej ciężkiej pracy. A dzisiaj, jaka piękna polszczyzna, gratuluję, dzisiaj wymyśliłeś sobie ten wizerunek, czy cały dzień tak chodziłeś, że taki będziesz inny niż w telewizji? Przyszedłem tutaj prosto z malowania swojego garażu i szczerze mówiąc nie przebrałem się za specjalnie. Przepraszam, to nie jest okazanie braku szacunku tobie i twojemu kanałowi, tylko spieszę się, żeby zdążyć na czas. Rozumiem. Więc stylizacja zeszła na plan dalszy. A czy ten wizerunek jakoś ci uwłacza? Nie, absolutnie, podoba mi się. Natomiast znacząco odbiega od twojego standardowego wizerunku, bo albo cię widzimy w telewizji śniadaniowej, albo w czasie jakichś hałtur, gdzie ubrany w garniturze mówisz do mikrofonu. Czasami hałtury prowadzę też w takim stroju. A to na taką nie trafiłem jeszcze. Fabryka śrubek, wiesz, obrabiarnia mięsa i tak dalej. Oni nie mają specjalnych oczekiwań, więc przychodzę tak. Rozumiem. Jak mało płacą, to się nawet nie ubierasz w garniturze. Tak, znaczy jak dużo płacą, to się nie ubieram. Rozumiem. A to już stawka w ogóle musi być gwiazdowska. A zupełnie serio, no to telewizja jest też miejscem, w którym zakładamy pewien mundur. No i ten mundur też ma swój wyraz bawełniany. No to co noszę na zewnątrz w programach, które prowadzę, to też są moje prywatne ciuchy, żeby była jasność. To nie są ciuchy przyniesione przez stylistkę, która mi je wypożycza, ale jak się usmarują. Są pewne standardy i sugestie, jak powinny. Podkładem to je muszę oddać i za nie zapłacić. Kupuję sobie sam, wieszam do szafy i zakładam sobie je do telewizji. A ludzie bywają zaskoczeni, jak widzą cię w takim właśnie prywatnym wizerunku, bo ja pamiętam, jak Tomek Smokowski, który zawsze był takim grzesznym chłopcem, to każdy Tomka, dziennikarz sportowy, bardzo taki, wydawał się naszym chłopcem, 50-latek praktycznie, natomiast zawsze miał wizerunek grzesznego chłopca i nagle jak się okazało, że on pod tym garniturem ma cały rękaw wytatuowany, to niektórzy się nogą przeżegnali. Myślę, że dużo większym zaskoczeniem była moja wczorajsza wizyta w pewnym centrum budowlanym, nie wymieniając go z nazwy, bo nie wiem, czy dogadamy się z nimi na hajs, czy nie. Więc nie będziemy ich za darmo reklamować, bo widzę, że tutaj jednak branding ma swoje miejsce. Każda półka kosztuje. Oczywiście, że tak. Poszedłem tam prosto po wymalowaniu sufitu i ścian farbą ceramiczną, więc można powiedzieć schlapany od stóp do głów na biało. Idealnie. W brudnych dresach. I widziałem w oczach niektórych pań nobliwie tam się przechadzających, bo to był weekend, sobota, więc poszły też nie tylko na zakupy, ale też, żeby zadać szyku w alejkach pomiędzy armaturą a drewnem. Widziałem przerażenie. Przypomniałem się kiedyś taka sytuacja a propos wizerunku, jak przyjechałem na jakąś imprezę nazwaną przez ciebie hałturami. Hałtura to nie jest dobre słowo, bo hałtura to jest coś, co robisz lewą ręką i gorzej niż potrafisz, a ja staram się te imprezy robić najlepiej, jak potrafię. To jakie jest prawidłowe nazewnictwo? No, eventy, imprezy, nie wiem, gale, konferencje. To chyba z kolei przesadzamy w drugą stronę, wiesz? Same firmy tak to nazywają. Nieważne. W każdym razie przyjeżdżam na taki event, gdzie bawią się bardzo zamożni ludzie, prezesi, dyrektorzy wielkiej firmy budowlanej, więc wszędzie stoją merce, BM-ki, fury, tak wiesz, po pół bańki, najmarniej każda. Ja przyjeżdżam swoim Mini Cooperem 20-letnim, wartym 20 tysięcy złotych i tak parkuję sobie pomiędzy nimi, oni tak stoją, patrzą na mnie, naradzają się, w końcu jeden nawet ważniejszy podchodzi i tak: przepraszam, panie Marcinie, to może niedyskretne pytanie, ale czy telewizja naprawdę tak słabo płaci? A propos wizerunku. Ty się mieścisz do Mini Coopera? Na luzie. Mini Cooper z przodu ma więcej miejsca niż S-klasa z przodu. Pod warunkiem, że nikt nie siedzi z tyłu. Z tyłu mogą jeździć, nie wiem, no, pasażerowie bez nóg ewentualnie, ale też nie polecam. Mhm. Ewentualnie ich bagaże, a oni sobie jadą innym samochodem. Rozumiem. Słuchaj, chciałem na początek o paru aktualnych tematach porozmawiać, także politycznych, bo
ty zaraz być może będziesz, wiesz, miał kolegę, który będzie trząsł tym państwem i chciałem się... Który to kolega? A masz wielu takich, którzy będą trząść w Polsku? Paru by się znalazło. No. Znaczy, chodzi mi o tego, który się ostatnio strasznie wystraszył śmieciarki. Nie wiem, czy widziałeś to nagranie. Szukam teraz w głowie, który z tych kolegów mógłby się wystraszyć śmieciarki. Może Szymon. Zawsze bał się śmieciarek. Proszę, jak szybko doszedłeś do tego. Chciałbyś, żeby Szymon został naczelnikiem kraju? Ja chciałbym z jednego powodu sprawdzić pewną tezę, którą mam i pewną teorię. Moja teoria jest taka, że polityka jest w stanie zepsuć i zdeprawować nawet najbardziej szlachetnych i najbardziej oddanych sercem sprawie ludzi. A Szymon jest taką osobą w tej chwili. Znam go 20 lat z różnych sytuacji. Grzebaliśmy razem w amerykańskich śmietnikach, byliśmy razem na wielu wakacjach i robiliśmy wiele programów, więc znam go, mam wrażenie, może nawet lepiej niż on sam w niektórych kwestiach. I absolutnie wierzę w szczerość jego intencji. Ja wierzę, że on chce dobrze, że on chce coś zmienić, że on ma na to pomysł. Ja nie ze wszystkimi jego tezami się zgadzam, ale wierzę w szlachetność. No i teraz ciekaw jestem, czy kiedy rzeczywiście dojdzie do władzy i z tego powodu bym mu choćby tego życzył, ta teza o tym, że władza psuje ludzi i że ich korumpuje i że wydobywa z nich cynizm zamiast szlachetności i etosu, czy to rzeczywiście się sprawdzi? Bo jeśli nie, to będę musiał w ogóle zmienić swój pogląd na temat polityki en bloc, którą uważam raczej za nieskuteczny teatrzyk nie zmieniający rzeczywistości. Czyli aktualnie, skoro będziesz musiał zmienić zdanie, to aktualnie uważasz, że polityka go zepsuje? Nie wiem. Życzyłbym sobie, żeby go nie zepsuła, bo jeśli jego jest w stanie zepsuć, a jest osobą, jak mówię, no moralnie dla mnie czystą i pod tym byłbym się w stanie podpisać w każdych okolicznościach. Wiem, po co tam poszedł i wiem, że gdyby szedł tam dla pieniędzy, splendoru, popularności, czegokolwiek innego niż to, że chce zmieniać świat, no to by został w telewizji, bo tam miałby dużo lepsze możliwości, większe pole do popisu. Więc jeśli jego będzie w stanie polityka zepsuć, to znaczy, że jest w stanie zepsuć każdego. No to będzie dla mnie ostateczny dowód w sprawie, którą noszę w głowie od wielu lat. A jak grzebaliście po tych śmietnikach, to on też był taki płaczliwy? Jaki? Płaczliwy. Płaczliwy? Mhm. Nie, chyba że przytrzasnął sobie akurat palec z klapą. Szukaliśmy czegoś w śmietniku, żeby też była jasność. Byliśmy razem w Stanach na wakacjach u moich przyszłych teściów i kupiliśmy sobie jakąś odzież i przedwcześnie wyrzuciliśmy paragony do tejże odzieży, a się okazało, że sweterek moherowy nie pasuje tak dobrze, jakby mógł, w związku z tym musieliśmy te paragony odnaleźć, żeby zwrócić. Czyli tak wzorem... Na poczekaniu wymyśliłeś tę historię, nie wierzysz. Mam zdjęcia i nie zawaham się ich użyć. Szymon, wiesz o tym. Przekonaj mnie, że powinienem na niego oddać głos. Teraz stawiasz mnie w roli rzecznika Szymona Hołowni, a ja tym rzecznikiem nie jestem, bo jak powiedziałem w wielu kwestiach... ale jak powiesz mi, że jak mnie nie przekonasz, to oddam na Konfederację. Ja akurat z Konfederacją mam niektóre wspólne rzeczy. To na PiS. Z PiSem też. To na lewicę. I z lewicą też. Widzisz, zaraz dojdziemy do tej sprawy, którą próbowałeś tutaj uruchomić, czyli żebym wszedł w rolę sprzedaj mi długopis, tak jak na rozmowie kwalifikacyjnej. Przekonaj mnie, że ten długopis jest wart 1000 złotych. Natomiast a propos polityki, bardzo łatwo próbujemy ludzi kategoryzować i umieszczać w bardzo jednoznacznych szufladkach. A ja nie kupuję żadnej ideologii en bloc. Ani w całości nie kupuję Szymona, ani w całości Konfederacji, ani w całości PiSu, ani PO, nikogo. Ale na kogoś musimy się zdecydować na koniec. Albo nie musimy. Ale... Bo nie oddanie głosu, nie z lenistwa, nie z tego, że wolałem sobie grillować kiełbaski na działce, albo że zapomniałem, tylko świadome nie oddanie głosu też jest jakąś decyzją. Oczywiście namawiamy ludzi, żeby jeśli mają jakiegoś kandydata najbliższego swoim poglądom, ten głos oddawali, ale jeśli ktoś nie poszedł do wyborów i potrafi to uzasadnić, to też nie będę na nim psów wieszał. Strasznie próbujesz to rozmyć, bo wiadomo, nie chcesz być obciążony ewentualnymi późniejszymi złymi decyzjami albo porażkami Szymona Hołowni, jeśli takie się wydarzą. Tak, zwłaszcza, że nie pracujemy ze sobą już od 3 lat i to, co on teraz robi ze mną, ma tyle wspólnego, to, co ty robisz, nie wiem, z Telewizją Polską. Rozumiem, dlatego nie będziesz mnie w ogóle zachęcał do głosowania. Nie. A będziesz mnie zniechęcał? Na decyzję. Będziesz mnie zniechęcał? Też nie. Też nie. Dobrze. Skończymy ten temat Szymona, bo to wiadomo, że nie będziemy o Szymonie Hołowni rozmawiać cały wieczór. No, ale... Natomiast jeden cytat znalazłem sprzed wielu lat.
Ale czyj? Mój? Tak. Popiję się wody, jakbym miał zasłabnąć. Powiedziałeś, że z premedytacją Szymon poszerza pole walki, bo dusi się w szufladce eksperta religijnego. Wie o tym, że być może później nie będzie już zapraszany jako poważny ekspert do programu Tomasza Lisa, ale postanowił zaryzykować. Mhm. Jak historia zweryfikowała te zdania, mhm. prawda? Tomasz Lis już nie ma programu, ani nie jest uważany tak bardzo za poważnego, a Szymon Hołownia, wchodząc w biznes, w show biznes, wcale nie zepsuł sobie na tyle wizerunku, żeby nie być po wielu, wielu latach politykiem. Wiesz, no, sam doskonale rozumiesz, że media są jednym wielkim ryzykiem. No, wy odpalając ten kanał też podjęliście ryzyko. Mogło się udać, mogło się nie udać. Tak samo w przypadku Szymona mógł wygrać na Mam Talent, mógł tą decyzję zdyskontować potem, tak jak to teraz zrobił, odcinając od tej popularności jakiś tam kupon, no bo nie startował z punktu zero, tylko z jakiejś tam wyższej bazy przez to, że był rozpoznawalny telewizyjnie. A mogło się to kompletnie nie udać, bo faktycznie przez pierwszą, drugą, trzecią edycję on strasznie się obawiał tego, że jego rola rozrywkowego klauna w programie telewizyjnym w sobotę wieczorem wpłynie na wiarygodność jego sądów w innych, bardziej fundamentalnych sprawach. No okazało się, że da się te dwie rzeczy ze sobą pogodzić, więc ostatecznie jest wygrany. No ale mieliśmy nie gadać tylko o nim. Tak, no jak można wysnuć wniosek, Szymon Hołownia trochę dusił się w swojej roli. Natomiast czy ty się nigdy nie dusisz w swojej? Bo mam wrażenie, że jesteś człowiekiem erudytą, bardzo inteligentnym, w szerokich horyzontach. A mimo wszystko pracujesz w śniadaniówce, kurczę. Czy nie szkoda cię na takie właśnie programy? Nie duszę się, dlatego że oprócz śniadaniówki robię mnóstwo innych rzeczy. Jakbyś sobie policzył, ile czasu spędzam w telewizji porannej, no to... To jest 5 razy po 3 godziny w miesiącu, 15 godzin. A czas, który mam do dyspozycji w miesiącu, jest dużo szerszy. Ja go wykorzystuję gospodarnie, tak bym to nazwał. Robię rzeczy, które chcę, które lubię, które sobie sam projektuję. A telewizja śniadaniowa jest pewną bazą, która pozwala mi po pierwsze docierać do różnych ludzi, spotykać różnych ludzi, nawiązywać różne relacje, które potem sobie też dyskontuję na zewnątrz, ale też jest no właściwie jedyną dostępną w tej chwili dla mnie enklawą pracy na żywo w telewizji. Wymień mi jakiś inny program, nie wiem, oprócz faktów, gdzie wciąż jeszcze możesz uprawiać jakiś rodzaj dziennikarstwa. Wiadomo, że to jest dziennikarstwo czasami kotletowe. No jak rozmawiasz o tym, że była gala Oscarów i panie miały piękne suknie. Problemy, które są tam poruszane, na pewno wielokrotnie przyprawiają cię o ciarki żenady. To też nie jest tak, że ja mam ciarki żenady siedząc w programie śniadaniowym. Gdyby tak było, to pewnie żebym go dawno opuścił. To nie jest praca, która płaci aż tak znakomicie, żebym bez niej sobie nie poradził. Natomiast ja mam do tej pracy taki stosunek, że bawię się tym razem z widzem. Czyli jak nawet prowadzę rozmowę o malowaniu paznokci albo pieczeniu ciasta, to staram się to robić z lekkim mrugnięciem oka do ludzi na zasadzie, hej, pobawmy się tą historią. Mhm. Jak ostatnio rozmawialiśmy o storczykach, kwiatach takich, żeby była jasność, bo nie wiedziałem do końca, czym są. To na przykład zafrapował mnie wątek w rozmowie o storczykach, oprócz ich podlewania i nawożenia, że przesadzone z miejsca na miejsce zaczynają umierać. Czyli storczyk ma jakąś kwietną pamięć, jakąś swoją terytorialność, że jak go weźmiesz z jednego parapetu na drugi, to on ci zdechnie. I to jest dla mnie taki haczyk. To jest najbardziej fascynująca historia, jaką usłyszałeś. Nie, ale o storczykach tak. I teraz wyobraź sobie, że w każdym temacie możesz znaleźć jakiś taki haczyk, którego możesz się uczepić i go sobie eksploatować i sobie ten temat zgłębiać. I to jest dla mnie fan w tym programie. Poza tym... Dużo jesteś w stanie sobie zracjonalizować. Tak, ale jak mówię, ja niczego nie muszę, więc jakbym nie chciał tego robić, no to przecież już dawno bym stamtąd wyleciał. A ile razy miałeś taki temat programu, że myślałeś sobie, kurczę, nie, no to jest chyba jednak przekroczenie tej granicy żenady. I muszę się naprawdę nagimnastykować, żeby z tego zrobić coś w miarę zjadliwego dla widzów i żeby mnie nie zjedli potem, że ja w tym uczestniczę. To też nie jest ten tor myślenia, bo ty zakładasz, że... Ja traktuję siebie poważniej niż ten program, a ja wchodząc do tego programu przestaję pielęgnować swoje ego pod tytułem ja, Marcin Brokop, jestem zbyt inteligentny, zbyt wrażliwy, zbyt wspaniały, żeby prowadzić coś takiego. Nie, ja staję się częścią tego programu i podpisuję się pod wszystkim, co tam się wydarza, bo też mam na to wpływ, więc nawet jeśli przychodzi
przykład. Człowiek syren. Chłopak, który doczepia sobie syreni ogon i trzeba go wnieść do studia. Psychiczny. No bo, no widzisz, i teraz zareagowałeś tak jak wielu ludzi, którzy ten program oglądali. Nie. Pierwsza reakcja jest taka. Okej, coś jest z nim nie halo, no, nie lubi chodzić na własnych nogach, chce mieć syreni ogon, chce, żeby go chłopcy wnosili, spoko. Ale znaczy, potem, no nie jest to spoko, no, jak zaczynasz z nim rozmawiać, okazuje się, że on z tym rybim ogonem występuje na basenach na przykład wśród autystycznych dzieciaków, wśród różnych ludzi, którzy mają różnego rodzaju emocjonalne problemy i dzięki temu, że oni z nim tam pływają i widzą człowieka syrena z niebieskim ogonem, w jakiś sposób swoją dysfunkcję oswajają, w jakiś sposób jest im lepiej. No i nagle ten zaczynają śmiech się porozumiewać między sobą, kto to jest w ogóle. No nie, ale nagle wiesz, patrzysz na gościa, którego ty nazwałeś wariatem na dzień dobry. No jak mam nie nazwać gościa wariatem, skoro go wnosiliście do studia, bo miał syreni ogon? No macie. Nie dałeś szansy na to, żeby go poznać. Mhm. Widzisz, oceniłeś książkę, która stała tutaj na półce po okładce, a gdybyś przeczytał choćby pierwszy rozdział, to już byś miał zupełnie inny stosunek do niego. I tak jest z każdym tematem, który jak w tym ja bym programie poruszamy. Przebrany za jaszczurkę, to co byś powiedział? Że fajna jaszczurka. Ale co dalej z tą jaszczurką? Gdyby robiła zajebiste triki, nie wiem, fiflaki do tyłu, jeździła na deskorolce, no cokolwiek, to wtedy bym się nią zafascynował. Tak jak kiedyś była u nas dziewczyna, która nauczyła się jeździć na krowie tak jak na koniu. Czyli rodzice nie mieli hajsu na to, żeby jej kupić konia, to oswoiła krowę i zaczęła nią skakać przez przeszkody. Też powiesz, wariatka, nie? Ale nie, dlaczego? Ile ona zarabia na tej swojej pasji, teraz na każdym pokazie hipicznym pojawia się jako rodzynek. A teraz pani, która skacze na krowie. U Piotra Kraśki się pojawia? Co? U Piotra Kraśki na zawodach hipicznych? Nie byłem nigdy u Piotra Kraśki na zawodach. Nie wiem, kto tam się pojawia, ale podejrzewam, że ciekawy sort gości. To miewasz czasami wrażenie, że rozmawiasz z wariatem, czy zawsze ten wariat jest w stanie cię przekonać, że są pozytywne aspekty jego wariactwa? Nie, bo ja nie jestem w tym programie, kiedy prowadzę najważniejszy. Właśnie na tym polega jakby moja rola. Ja się chowam za tematem i za gościem. Ja jestem od tego, żeby być jak pryzmat, przez którego przepuszczasz jakąś informację i ona płynie dalej. Ja nie jestem najważniejszym podmiotem, który w tym programie robi. Masz swoje zdanie. Wyrażam je czasami, tak. Ale nigdy nie wyrażam swojego zdania, dopóki nie zgłębię tematu na tyle, żeby to zdanie sobie zbudować. Zbyt łatwo jest, zbyt szybko ferować wyroki. Rozmawiamy dopiero 18 minut, tak. A już wiem, że podziwiam w tobie to, jak potrafisz być krystaliczny po prostu. Wszystko przez ciebie przeleciało i ty nie masz z tym nic wspólnego. Nie, bo odpowiadałem ci po prostu zgodnie z prawdą na pytanie, które dostajesz. Od ciebie nie da się wymusić, już to tak podejrzewam, może potem się zdziwię, nie da się wymusić ostrej deklaracji światopoglądowej, czy też zdania na temat innej osoby. Da się, tylko unikasz nie na temat, jak tylko możesz. Da się, tylko nie na tematy, które poruszyłeś, bo zadajesz pewne pytania z tezą, a ja tę tezę dekonstruuję, rozumiem, bo ona jest nieprawdziwa. Dam jeszcze ci inny przykład. Może to nie będzie przykład, co pewnego rodzaju naprowadzenie. Bardzo często trafiają do mnie różni ludzie, młodsi i starsi, którzy w większości kończą dziennikarstwo i pytają mnie, jak dostać robotę w telewizji. No ja odbijam piłkę, a po co chcesz pracować w telewizji? No bo chciałbym być popularny, popularna. A po co chcesz być popularna? No bo zasięgi w mediach społecznościowych. A po co ci zasięgi? No bo lepsze współprace, więcej hajsu. To jest problem motywacji. Ja nie po to jestem w mediach, żeby być popularnym i żeby mieć większe zasięgi, albo zarabiać hajs, bo przy okazji to się jakby dzieje oczywiście, ale są inne miejsca, które są bardziej hajsonośne, tak to nazwijmy. Jestem w mediach po to, bo ciekawi mnie świat i ludzie. I ja w tym programie i w innych programach chowam siebie za historią, którą ktoś przynosi. To nie ja jestem tutaj od tego, żeby mówić, to mi się podoba, to mi się nie podoba. Ja nie jestem publicystą. W tamtych programach nie, ale tutaj tak. Tu przychodzisz jako ty, który widział w swoim życiu mnóstwo różnych sytuacji i ludzi i może o nich poopowiadać, ale nie musi zawsze mówić, że to oni są historią, a nie ty. Historią jest też to, co ty o tych no to ci mówię. Uważasz. Człowiek syren, którego ty nazywasz wariatem, ja w nim widzę gościa, który po chwili zagłębienia się w jego historię jest kimś ważnym i wartościowym, kto ma coś światu do zaoferowania. Wariaci mogą być wartościowi. Jeśli tak chcesz ich nazwać. To w jakich życiowych sytuacjach bywasz zero-jedynkowy? W sensie taki pryncypialny w decyzjach, tak? Czy w ocenach? W ocenach.
Jeśli chodzi o politykę na przykład, to mam o niej jak najgorsze zdanie i chętnie wyrażam. Dobra, przez chwilę pytałem cię o politykę, to powiedziałeś, że każdej partii coś byś sobie wziął. Pytałeś mnie o to, czy przekonałbym cię do głosowania na Szymona Hołownię. No jak mi zacznie płacić jako rzecznikowi swojej partii, a ja będę przekonany, że chcę tę rolę pełnić, to wtedy będę cię przekonywał. No. Natomiast jakbyś mnie na przykład zapytał, czy wierzę w instytucje państwa polskiego, to bym ci odpowiedział, że nie wierzę. Że uważam, że ta instytucja jest instytucją ułomną i robię wszystko, żeby żyć poza tą instytucją, poza systemem, żeby robić tyle, ile mogę, żeby nie musieć stać się tego systemu niewolnikiem. A jedyną ucieczką tak naprawdę poza ten system jest albo wejście do środka i próba jego współtworzenia, co nie jest moje, albo wyjście na zewnątrz za pomocą, nie wiem, chociażby możliwości finansowych. I bycie z boku. No i teraz jakbyś mnie zapytał, którą rolę wybieram, to wybrałem ucieczkę. Bo państwo w żadnym stopniu ani nas nie chroni, ani nam nie sprzyja, jest opresyjne i zatrudnia w formie polityków najgorszy sort pracowników po bardzo kiepskiej rekrutacji. Więc to jest sprawa, w której mam bardzo wyraziste zdanie. A nie, czy podoba mi się w programie malowanie paznokci, czy nie. A nie jest tak, że pracując w telewizji, w większym stopniu, w dużo większym stopniu w TVP, w mniejszym stopniu w TVN, jednak jest się osobą, która w pewien sposób scala cały ten układ rządzący Polską od lat. W moim przypadku to może nie mieć jakby uzasadnienia, bo ja polityka w jakimkolwiek programie, który prowadzę, miałem ostatnio, nie wiem, 5 czy 6 lat temu. To samo powiedział Tomasz Kamel, który jakby nie miał sobie nic do zarzucenia w kwestii tego, że pracuje w TVP. No, ale jednak, żeby... w TVP. No tak, ty pracujesz w TVN, natomiast wiemy, że to jest jakby druga noga. Też nie. Tego samego stołu, przy którym siedzą jedni i drudzy. To też jest... I te programy rozrywkowe, które prowadzisz, potem napędzają oglądalność programu publicystycznym, które się na tej antenie pojawiają. Ja po pierwsze nie jestem pracownikiem TVN-u, więc ja nie mogę się wypowiadać w imieniu TVN-u, bo ja tam nie pracuję. Mhm. Ja świadczę usługi na rzecz. Mam kontrakt, który dotyczy prowadzenia konkretnych programów. Więc jakbyś mnie teraz zaczął rozliczać z innych programów TVN-u, albo się to podatkowo Kraśki, bardziej opłaca. No. Albo z kogoś tam jeszcze. Nie, po prostu ja nie jestem rzecznikiem tej sprawy. Nie, chciałem cię zapytać, skoro masz takie zdanie na temat państwa krytyczne, to chciałem się zapytać już tak szerzej o zdanie na temat mediów i roli mediów w tym, że państwo jest takie, a nie inne dzisiaj. Media robią jak najgorszą robotę w tej kwestii, oczywiście, no bo media, o czym też sam pewnie doskonale wiesz, nie mogę nogę tutaj sobie oprzeć, czy to się zawali, nie. Media są biznesem atencyjnym, który istnieje tak długo i zarabia tak długo, jak przyciąga przed telewizory, tablety, czy cokolwiek tam ludzie mają, ludzi w sposób taki, że nie mogą się od tego oderwać. I żeby uzyskać ten efekt, czyli tę maksymalną atencyjność, sprzedaje się głównie strach, złe wiadomości, sprzedaje się społeczne lęki i sprzedaje się problemy zamiast rozwiązań. I na tym media żerują, w związku z tym, i żadne medium nie jest od tego wolne, bo taki jest biznes, taki jest model biznesowy. W związku z tym uważam, że media nie robią najlepszej roboty w celu zbudowania jak najlepszego państwa, bo po prostu to nie jest w ich interesie. Często pracownicy TVP spotykają się z takim zarzutem, że właśnie wspierają reżim. Nie bez powodu się czasami z tym zarzutem stykają. Natomiast chciałem ciebie zapytać, czy ty czasami się spotykasz z zarzutem, że w drugą stronę, że TVN, zdrajcy z Niemiec i tak dalej, że chcecie wysadzić Polskę od środka. Czy ty jako osoba, która robi w rozrywce tak naprawdę i tak musisz się mierzyć z takimi zarzutami? Tak, no myślę, że bardzo wiele osób myślących zero-jedynkowo i wąsko i czarno-biało utożsamia rzeczywistość z dwoma znakami, plus, minus, dobrze, źli. I tak samo dla jednych TVN będzie jednoznaczną, niepokalaną ostoją wolności mediów, za którą dadzą się pokroić i pójdą na marsz, a dla innych TVP będzie tylko i wyłącznie siedliskiem mroku i zła. A tak naprawdę rzeczywistość jest dużo bardziej zniuansowana i relatywna, więc ani jedno twierdzenie, ani drugie nie jest do końca prawdziwe. Więc jak mnie pytasz, czy z takimi zarzutami się spotykam, tak, jak na nie reaguję,
nie dyskutuję z idiotami. Po prostu. To jest duży przeskok, to był duży przeskok dla ciebie, przejść z telewizji publicznej do telewizji prywatnej? To był zaplanowany ruch, który wynikał z dość szybkiego zdania sobie sprawy, że telewizja polska rządzi się takimi regułami, których ja nie uznaję. To znaczy nie chciałbym, żeby one rządziły moim życiem. Nie chciałem, żeby nadanie polityczne czy jakieś komisarskie decyzje podejmowane na poziomie zarządu czy dyrekcji w tej stacji wpływały na moją tak zwaną karierę. Chciałbym być rozliczany za to, co robię, jak robię, czy dowożę, czy nie dowożę, a TVP, bardzo szybko się zorientowałem, jest na tyle, jakby to powiedzieć, spolitycyzowaną, to oczywiste, ale w tym wszystkim tak mało biznesowo zorientowaną instytucją, że nie chciałem z nią mieć na dłuższą metę nic wspólnego, więc ten ruch był zaplanowany z jakimś tam wyprzedzeniem i był to plan, który po prostu się zrealizował. A teraz niektórzy mogą podejrzewać, że zrobisz kolejny ruch do Polsatu na przykład. Dlaczego? Dlaczego? Przekonaj mnie, że powinienem dołączyć do Polsatu. Nie wiem, czy powinieneś, ale zgaduję... A przed chwilą kazałeś mi się przekonywać co do Hołowni, to teraz odbijam piłkę. Zgaduję, że z uwagi na personalia ludzi, którzy trafili do Polsatu, po prostu dostaniesz taką ofertę. Tak. I jesteś nią zainteresowany? Wiesz co, o takich szczegółach się nie dyskutuje publicznie. No sam wiesz, że jak Ronaldo czy jakiś inny piłkarzyna negocjuje swój kontrakt z arabską ligą, to publiczność dowiaduje się o tym ostatnia. Natomiast odpowiem na twoje pytanie tak. TVN jest dla mnie dobrym pracodawcą i szanujemy się nawzajem i spełnia... może nie moje marzenia, ale wychodzi naprzeciw różnym propozycjom, które przynoszę. W związku z tym, skoro mogę tam... W związku z tym tanio nie będzie. W związku z tym, skoro robię tam to, co lubię i to, co chcę, no to jaka jest motywacja, żeby szukać miejsca gdzie indziej? No dobrze, odbierzmy sobie telefony, znaczy włączmy je, numer telefonu zobaczycie zaraz na ekranie. My oczywiście dalej będziemy sobie gawędzić. Powiedz mi, ty stworzyłeś swoją markę osobistą, prawda? Można dzisiaj tak powiedzieć, bo wiele w internecie jest poradników, jak stworzyć markę osobistą, ale ilu ludzi tak naprawdę taką markę posiada? Ile osób zbudowało swoje nazwisko w takim stopniu, że każdy od razu wie, gdzie ta osoba pracuje, co robi i czego się można po niej spodziewać? I też ile to będzie kosztować, jeśli jesteś po stronie pracodawcy? Czujesz, że twoja marka osobista przerosła media, w których pracujesz? Wytłumacz mi to pytanie, bo nie do końca rozumiem, o czym myślisz. Się pogubiłem. Chodzi mi o to, jeszcze raz, tak, że mamy wielu naprawdę dzisiaj coachów, którzy tłumaczą na TikTokach, Facebookach, Twitterach, jak zbudować swoją markę osobistą, co nam pomoże w biznesie. Natomiast ludzi, którzy faktycznie taką markę mają, można policzyć na palcach jednej ręki. To będzie Kuba Wojewódzki, to będziesz ty i pewnie jeszcze ze 3-4 osoby. Czy czujesz, że jesteś w takim miejscu, że twoje nazwisko jest być może ważniejsze od nazwy miejsca, w którym pracujesz? Nie myślałem nigdy o tym w ten sposób. Znaczy, już się bałem, że trzeci raz będę musiał... Że zrobię wieżyczkę i powiem coś mądrego. Nie, w ogóle nie zadałem sobie nigdy tego pytania. No, pracuję, czy współpracuję z tym miejscem, czyli z TVN-em, dlatego że to jest najprostsza odpowiedź. Mają dla mnie fajną propozycję. No, robię tam rzeczy, które lubię robić i które chcę robić. Nikt mnie do niczego nie zmusza. Nikt nie mówi mi, jaki mam być, co mam na siebie założyć, czego mam nie mówić, jakich pytań nie zadawać. Jest to przestrzeń jakiejś zawodowej wolności, o której wielu ludzi może sobie pomarzyć. Więc lubię to miejsce, lubię ludzi, z którymi tam pracuję, lubię relacje, które tam między nami panują. No jakby nie szukasz roboty poza miejscem, które spełnia tyle warunków, no, i możesz odhaczyć tyle boksików na swojej liście oczekiwań wobec pracodawcy. Więc nie zdaję sobie pytania, czy ja przerosłem to miejsce, czy nie przerosłem. Ja to nawet chodzi. Chodzi o selekcję tego, czym się zajmujesz w życiu i odpowiednim dobieraniem. Rozumiem. Dobieraniem aktywności w taki sposób, by były spójne i by na koniec wznosiły cię coraz wyżej. Tak, od jeśli to jest to pytanie, to od dość długiego już czasu wybieram lub staram się wybierać takie aktywności, które jakoś mnie rozwijają, które dają fan, bo to jest jakby dla mnie rzecz kluczowa, nawet nie pieniądze, bo pieniądze oczywiście na końcu gdzieś tam są w tym, co robisz, ale
ja już się nazarabiałem, to znaczy ja już nie muszę pracować, żeby mieć więcej pieniędzy. To nie jest jakby moja motywacja. Moja motywacja w tej chwili i jestem sobie wdzięczny, że mogę to dzisiaj powiedzieć i że doprowadziłem tę markę, o której mówisz, do tego miejsca, jest taka, żeby robić rzeczy, które autentycznie dają mi frajdę jakiegoś rodzaju i odrzucać rzeczy, które mi tej frajdy nie dają. To jest bardzo proste. Kiedyś Maciek Sztur, jak z nim rozmawiałem wiele lat temu, zapytany przeze mnie, bo wtedy jeszcze nie rozumiałem wielu rzeczy z dorosłego życia, dlaczego przestał grać w popłatnych komediach romantycznych, czy tam komediach typu Job, albo w czym on tam jeszcze grał, no takich głupotkach różnych śmiesznych. Może dlatego, że w nich grał, bo to nigdy nie były udane. Powiedział mi, że po prostu podjął inną decyzję i dokonał innego wyboru, a jak już się dokona tego wyboru, to wszystkie inne decyzje podejmują się same, bo wiesz już też, czego nie chcesz, wiesz już, jakiej roboty nie weźmiesz, wiesz już, gdzie będzie ci nie po drodze, z kim nie chcesz pracować. To wszystko mam. To znaczy, mogę powiedzieć dzisiaj, że jestem w mediach człowiekiem maksymalnie wolnym, bo wiele mogę, a nic nie muszę. No i to jest chyba to, do czego chciałem swoje życie doprowadzić zawsze. Mhm. Czy jesteś troszeczkę rentierem, który wciąż ma ochotę pracować? To znaczne uproszczenie, ale... Ale bliskie prawo. Ale można tak powiedzieć, tak. Rentier to jest taki dziad, który ma 15 kamienic i odcina od nich kupony, a ja... Nie wiem, ile masz kamienic, no zawsze miałbyś co najmniej 14. Nie, inwestuję różne biznesy i one też mi dają fan, a czy dadzą pieniądze, to się okaże, bo na tym etapie jeszcze wielu rzeczy nie wiem. Okej, okay, odbieramy telefon, halo? Halo, dzień dobry, cześć. No, cześć. Witam panie Krzysztofie, witam panie Marcinie. Dzień dobry. Pan Marcin to dzisiaj jakoś, nie wiem, przeznaczony mi był dzisiaj, bowiem przyszedłem po pracy, włączyłem telewizor, Travel Channel, Niezwykłe Stany Prokopa. Przeleciałem 4 odcinki, wziąłem się za książkę, którą czytam, książka pod tytułem Historia Lego, ostatni program, Lego Masters. Po czym jak podniosłem tą książkę, to pod nią jest książka, którą kupiłem, Jan Borysiewicz, mniej obcy. Po czym zobaczyłem, że pan Marcin dzisiaj jest w Hyde Parku, także to jakieś jest dzisiaj przeznaczenie. I bardzo się cieszę, że się dodzwoniłem, bo bardzo jestem pana fanem i bardzo pana szanuję jako właśnie dziennikarza, jako człowieka. I mam takie pytanie. Pierwsze pytanie, to już Stano zadał te pytanie, odnośnie Szymona Hołowni. Szymon Hołownia zostaje premierem. I tak jak go pan zna, tak jak go pan widzi, wierzy pan, że on zmieni ten kraj? To było pytanie, tak? Już. Tak. Okej. Okay. Tak, czy pan wierzy go? Wierzy w to, że Szymon Hołownia właśnie zmieni kraj, znając takiego Szymona Hołownia, jakiego zna pan, to mówi od 20 lat. Myślę, że miałby go temu duże szanse, dlatego że znając go, wiem, jak znakomicie potrafi zorganizować różne sytuacje w niesprzyjających okolicznościach. Jeśli jesteś gościem, który mieszka w Polsce, dorasta w Polsce, żyje w Polsce, rozumie polski system i nagle budujesz kilka firm de facto, bo te fundacje, które Szymon zbudował, są jak dobrze rozpędzone korporacje. Budujesz kilka firm w takich odległych zakątkach globu, jak nie wiem, serce Afryki czy gdzieś Bliski Wschód i one działają i potrafisz zrobić coś na dużą skalę w zupełnie obcym dla ciebie świecie. Potrafisz zorganizować wokół tego ludzi, to znaczy, że masz zmysł organizacyjny, potrafisz robić to, czego od polityków tak naprawdę najbardziej wymagamy, czyli żeby organizowali nam te przestrzenie w życiu, których sami sobie nie zorganizujemy. Więc biorąc pod uwagę to, co robił Szymon w przeszłości, budował też różnego rodzaju organizacje typu, nie wiem, Pomoc Maltańska w Białymstoku, czy inne historie, za którymi stał, to wierzę też w szlachetność jego intencji, że on naprawdę chciałby, żeby świat był lepszym miejscem. Oczywiście, jak już wcześniej mówiłem, można się zgadzać z różnymi lub nie zgadzać z różnymi podpunktami jego scenariusza na świat i na rzeczywistość. Ja z wieloma się nie zgadzam, ale jako postać uważam, że jest człowiekiem, za którym mógłbym śmiało stanąć i powiedzieć, znam tego gościa, polecam tego Legrowicza. No. Natomiast to nie jest żadne namawianie kogokolwiek do głosowania na niego, bo już za dużo mediów nakłania wszystkich do tego, na kogo mają głosować. Ludzie mają swój rozum i sami wiedzą, kogo wybrać po prostu. Dobrze. I teraz takie jeszcze pytanie, przed chwilą też już mówiliście, że tam pewne osoby mają w Polsce markę i tu się z Krzyśkiem zgadzam. Kuba Wojewódzki, pan, nawet Krzysiek Stanowski ma markę, jaką ma, no ale... Nie najlepszą niestety, no ale co zrobić? Jak Alfa Romeo. Nie, kontrowersyjną. Nie, Stano jest typowy Polak, od bandy do bandy. Także da się go, albo go się nienawidzi, albo go się lubi, ale trzeba go wypośrodkować. Ale szanować trzeba. No i ja szanuję na przykład, bo nikt mi do tego nie... Dobra, nie o mnie ten program jest. Ja też go szanuję.
Ale dobra, no co nie mogę powiedzieć, no że to Stano, zawsze mówisz, że wolno tu wszystko powiedzieć, byle kulturalnie. Nawet nienawidzę, jak ktoś mnie chwali, więc idź dalej. A sam od tego zacząłeś. To już cię nie chwalę. Panie Marcinie, takie pytanie właśnie. Tutaj właśnie mówię o tych markach tych ludzi. Jak pan patrzy teraz na niektórych tych celebrytów, którzy zostają, ja to zawsze nazywam pato celebrytów, tak? Co pan sobie myśli? Bo teraz kiedyś, czy pan, czy wojewódzki, to trzeba było być kimś, żeby coś zostać, coś trzeba było zrobić. Teraz przepraszam, że ja tak powiem, wystarczy wystawić kawałek dupy albo powiedzieć głupią rzecz, albo w czymś być, nie wiem, głupio oryginalny, już się staje takim celebrytą porównywalnym, porównując z wojewódzkim, Prokopem czy z innymi. Jak pan na to się zapatruje? Jak pan się bardzo ze świat show biznesu, który stoi obok pana? Może panu być trudno odpowiedzieć na to pytanie, jeżeli pan nie chce, to nie ma problemu, ale chciałbym poznać pana taką opinię, bo na pewno podejrzewam, jak znam pana, czytam pana, słucham pana, no to jest pan zniesmaczony niektórymi rzeczami. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Na pytanie o celebrytów teraz mam odpowiedzieć. Ja mam jakiś dzisiaj stępiony słuch i ty też słyszałeś pana cicho, czy on mówił głośno? Nie, słyszałem akurat. Tak, to ja coś mam dzisiaj z Wanią chyba nie tak. Może nawdychałem się za dużo kleju, jak ten garaż odnawiałem. Czy mam ci skreślić to pytanie? Podgłosić następnym razem. Dobra, głośniczek w górę prosimy. Wiesz co, wie pan co też, bo tutaj do pana się też zwracam, no podaż nie istnieje bez popytu. No, gdyby ludzie nie interesowali się idiotami, którzy robią idiotyczne rzeczy, to ci idioci by wyginęli w naturalny sposób, a skoro są klienci na to, żeby oglądać profile ludzi, którzy nie mają światu nic do zaoferowania poza pokazaniem kawałka tyłka albo czegoś jeszcze innego, no to to obie strony nakręcają te spirale. Tutaj jakby nie będę moralizował i mówił, że taki sposób zachowania czy inny jest właściwy albo niewłaściwy, bo nie od tego jestem. Natomiast jeszcze raz powtórzę, no każde medium ma jakieś swoich odbiorców. Portale plotkarskie by nie istniały, gdyby nie odbiorcy, którzy je napędzają. Tak samo te wszystkie nazwiska czy pseudonimy, które napędzają świat internetu i mają wielomilionowe zasięgi, no ktoś to do cholery ogląda. Mam wrażenie, że za dużo dyplomacji trochę u ciebie, trochę ci jakby język stępił, bo mam taki wywiad z 2008 roku, którego udzieliłeś Playboyowi. Tak. Uważam, że tak zwani celebryci są klasą próżniaczą, nagradzaną nieproporcjonalnie do zasług. Możecie uznać to za kokieterię i populizm, ale wielokrotnie miałem poczucie winy, że dobry lekarz czy nauczyciel zarabiają mniej ode mnie. Nie chcę więcej gadać o kasie, bo nie jestem Dodą, której takie dyskusje pomagają w promocji i budowaniu pleksiglasowej ściany. To było stwierdzenie, a teraz gdzie jest pytanie? Stwierdzenie jest takie, że byłeś trochę ostrzejszy w sądach. Teraz starasz się to jakoś niuansować. Że, tak, bo na tym polega też dojrzałość. Kiedyś bym powiedział, że człowiek celebryci, jest wariatem w pierwszej sekundzie, a teraz jako dojrzały człowiek daje mu szansę, żeby zaistniał. Więc już celebryci nie są klasą próżniaczą, tylko są efektem zapotrzebowania rynkowego? Są jednym i drugim. To też ten worek z napisem celebryta jest bardzo pojemny, bo do tego worka, jakbyśmy się dobrze przyjrzeli temu, co ludzie mówią i piszą, to i ty i ja trafiamy. Też jesteśmy celebrytami. I ludzie, którzy są znani tylko i wyłącznie z tego, że są znani, też są celebrytami, więc ja się nie stawiam na jednej półce z kimś, kto, nie wiem, słynny jest z tego, że pięknie sobie maluje paznokcie i to jest jego jedyny wkład jakby w rozwój ludzkości. A jednak czasami ten znak równości jest między nami stawiany. Ja przeciwko temu protestuję, nie chcę być takim celebrytą, jednak głupie jest mówić o sobie, ale coś w życiu zrobiłem. Parę książek napisałem, parę programów poprowadziłem, parę audycji radiowych zrobiłem, trochę wychwalę. Dwa razy w filmie zagrałeś samego siebie. Dwa razy w filmie zagrałem samego siebie. No to są realne dokonania, no umówmy się. Jakiś parę firm też postawiłem, parę położyłem. Byłem naczelnym w kilku gazetach, z których część już nie istnieje. Wiadomo, że nie moja wina. Więc jeśli ktoś chciałby mi zarzucić, że jestem znany tylko z tego, że jestem znany, no to nie, to przeciwko temu protestuję. Natomiast nadal uważam, jeśli już domagasz się jednoznacznych stwierdzeń i zajmowania stanowiska, że jest jakąś aberracją kompletną, w której też uczestniczę, ty też uczestniczysz, że ktoś taki jak my zarabia wielokrotnie więcej
niż dostaje od państwa matka, która samodzielnie wychowuje niepełnosprawne dziecko i dostaje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 2100 zł i nie może do tego podjąć dodatkowej pracy, bo warunkiem przyznania tego zasiłku jest właśnie to, że ona musi w domu z tym dzieciakiem zostać. Absolutnie patologiczny system. No i to jest chore, nie? Natomiast czy to, że teraz wyzbędziemy się swoich przywilejów i odejdziemy demonstracyjnie ze swojej pracy, ty z kanału sportowego Stefano i powiem, nie zgadzam się na taki system, pieprzę to, czy to ten system uleczy? No nie. Nie. Będzie mniej podatków i mniej kasy do podzielenia. Także tak, na pan, ale wiecie, to, że siedzisz w jakimś systemie, nie oznacza, że nie możesz być wobec niego krytyczny i pokazywać jego wad. I to jest ewidentnie wada tego systemu, że istniejemy w państwie, które najmniej potrafi zrobić dla tych, którzy go najbardziej potrzebują. No właśnie dla tych już wspomnianych osób niepełnosprawnych. Możesz pomagać na własną rękę. Słucham? Możesz pomagać na własną rękę. No i to robię. Możesz znaleźć taką panią z dzieckiem i dawać jej miesięcznie 5 tysięcy. I to robię. I uważam, że każdy, kogo na to stać, każdy, kto ma jakieś środki, którymi może dysponować i które nie są mu niezbędne do przeżycia, powinien pomagać tym, którzy tego potrzebują. Tylko do tego nie trzeba kamer, atencji mediów społecznościowych i robienia z siebie bohatera. Więc wiedzisz, że rozdajesz większość pieniędzy, które zarabiasz? Nie, no większość nie. No, jakby no powiedziałeś, że zostawić sobie trzeba tyle, ile trzeba do przeżycia godnego. To znaczy, że potrzebuję więcej, niż mi się wydawało. Natomiast w ramach swoich możliwości każdy sam może wyznaczyć jakąś kwotę albo czas, który może poświęcić na to, żeby innym pomóc. To myślę, że nawet jeśli nie wierzysz w to, że karma wraca, i nie mówię tutaj, prawda, o psim jedzeniu, to dobrze jest dla twojej własnej duszy i twojego samopoczucia zrobić coś dla innych. Zgadzam się w 100%. Ale chciałem wrócić do celebrytów na sekundkę. Przecież ty, jakbyś się pojawił w jakiejś klatce czy w innym oktagonie, to byś zrobił furorę. Jesteś wielkim, silnym mężczyzną. Może nawet byś wygrał walkę z jakimś Nitro czy innym. Z Minimajkiem. Minimajkiem. To by się świetnie sprzedawało. Ale nie wiem, czy już to powiedziałem. Wydaje mi się, że tak. Natomiast powtórzę raz jeszcze, gdyby to nie wybrzmiało. Pieniądze nie są jedynym kryterium tego, co niektórzy robię. Mają zajawkę, żeby walczyć. Zajawki też nie mam. Uważam, że jest to jakiegoś rodzaju obraza dla sportu. No nie chcę używać wielkich słów, bo są ludzie, którzy cieszą się takim freak showem. Kiedyś były, prawda, na targach baby z brodą albo jakieś inne aberracyjne atrakcje. Natomiast dzisiaj ekwiwalentem tej ludycznej rozrywki dla ludzi, którzy lubią się pogapić na coś dziwnego, są walki celebrytów. Natomiast ze sportem to ty jesteś od kanału sportowego. No powiedz mi, ma to coś wspólnego ze sportem? Ja jestem przeciwko freak fightom może w najmniejszym stopniu, jak mają jakiś czasami cel popularyzatorski. Natomiast jestem przeciwko całym tym przedstawieniom pod tytułem zniszczę cię, wyrwę ci głowę, robię coś do szyi i tak dalej, i tak dalej. Skala patologii na konferencjach prasowych jest po prostu dla mnie porażająca. I tu cię chciałem zapytać, jako ojca, nie jako dziennikarza, czy jesteś zaniepokojony tym, w jakim kierunku zmierza się rozrywka jako taka? Wiesz co, wiele lat temu, kiedy, jakby to powiedzieć wprost, kiedy maksimum tego, co wydawało się, że jest w stanie znieść telewizja czy oficjalne media, jeśli chodzi o przekraczanie pewnych granic, był Big Brother. Wtedy to wydawało się przesunięciem już granicy tam, że dalej już nic nie ma. Okazało się, że jest. Pewien producent telewizyjny prominentny powiedział, że zobaczycie, za 10 czy 15 lat dojdziemy do momentu, kiedy, żeby widza zainteresować, ci sami ludzie, którzy dzisiaj siedzą w domu Wielkiego Brata, będą musieli wejść na stół, nasrać na niego, a potem zjeść własne gówno, żeby to się obejrzało. I mam wrażenie, że te słowa były w wielu kwestiach. Stół jeszcze nie dojechał, ale ludzie są gotowi już. Znaczy, myślę, że gdyby ktoś wystarczająco dobrą ofertę położył na stole za zrobienie czegoś takiego, znaleźliby się chętni, którzy jeszcze by do tego dorobili jakąś ideologię, że to moje gówno i będę je jadł, kiedy będę chciał, to jest świadectwo mojej niezależności, nikt mi nie będzie mówił, że nie mogę go zjeść. Bo jesteśmy doskonali w tym, żeby dorabiać do swoich czynów odpowiednie backstory. I na pewno
takiej historii byśmy usłyszeli. Natomiast wszystkie programy eksploatujące patologie, już nie wymieniając ich z nazw, jakieś, wiesz, Warsaw Shore i tak dalej, ja nie znam tych programów, bo też jakich, pilnie ich nie śledzę, ale urywki, które do mnie docierają, fragmenty tak, tych odpryski tego, co tam się, coś tam się dzieje, no to jest, to już jest prawie ten moment, o którym wspomniał ten producent. Ale czy jako ojca cię to niepokoi, czy uważasz, że młode pokolenie sobie chwilę na to popatrzy, a potem machnie ręką, jednak pójdzie w stronę inteligentniejszych? Ja się nie obawiam, bo znam je na tyle i współuczestniczę w jego wychowaniu, że wiem, że jest mądrzejsze niż świat, w którym żyje, na szczęście. Natomiast jako ojciec chrzestny, nazwijmy to dzieci, które rosną przed telewizorem, czując jakąś odpowiedzialność za media, w których robię i które współtworzę, myślę, że głupio bym się czuł, nie mając sobie tego niepokoju. I gdybym na przykład dostał propozycję prowadzenia tego typu programu, który szedłby o krok za daleko w tym, co ja uznaję za granice rozrywki, to w życiu bym takiej propozycji nie przyjął. Mhm. Odbierzmy telefon. Kto jest z nami? Głośno teraz. Dobry wieczór. Cześć, panowie. Krzysztof. Jest pełna pyta. Cześć. Jest pełna pyta i jest pełna zgoda, Marcin, z tobą, bo tak samo jak ty myślę, że upadek telewizji zaczął się od programu Big Brother, przez wszystkie paradokumenty, wszystko to, co się dzieje na tych kanałach telewizyjnych teraz, to po prostu nie da się tego oglądać. Ale przejdźmy do poważnych spraw. Marcin, pytanie do ciebie i potem Krzysztof, ciebie zapytam o też. Mhm. Jak ty się czujesz, Marcin, czasami? Czy nie chciałbyś wskoczyć w skórę na przykład Mikiciuka czy reszty tej bandy i pojeździć z tymi fajnymi furami w Automaniaku, co? Już jeździłem. Ja prowadziłem już Automaniaka przez kilka lat i już w tej skórze byłem. I było to całkiem dobre i miłe doświadczenie. Natomiast mając do dyspozycji ograniczoną ilość wolnego czasu, no wybieram te rzeczy, które są bardziej moje niż cudze. Wiadomo, że robię cudze w postaci, nie wiem, Dzień Dobry TVN, czy Mam Talent. To są programy, które ktoś wymyślił, sformatował. Ja w nich biorę udział jako w pewnym sensie człowiek do wynajęcia, starając się dać tym programom maksimum tego, co mogę tam wnieść i wynieść oczywiście. Natomiast staram się coraz bardziej w tym, co robię, szukać takich przestrzeni, które są po prostu moje. Napisanie mojej książki według mojego pomysłu, zrobienie programu podróżniczego motocyklem po Bałkanach według mojego pomysłu i według założeń, które mi się przyśniły, programu podróżniczego po Stanach Zjednoczonych według mojego pomysłu i własnej realizacji i tak dalej, i tak dalej. To są te frukta wolności medialnej, to jest to, po co tak naprawdę warto się schylać, kiedy już cię na to stać i wizerunkowo, i finansowo, nie licząc każdego grosza, który ci to przyniesie, ale licząc frajdę, którą z tego masz, no bo kurde, ile mi jeszcze zostało na tej ziemi? Mam 45 lat, to pożyję jeszcze z 20, 30, no bez przesady. Wysocy szybciej umierają. Nie chcę umierać jako człowiek, który pomyśli sobie, kurwa, robiłem wszystko tylko dla pieniędzy. Wysocy szybciej umierają? Są badania. Tak, ale wygrywają też wszystkie wybory prezydenckie w Stanach. Ale nie jesteś Amerykaninem, więc jakby to się nie liczy, ale naprawdę szybciej umierasz? Tak. O ile? Wiesz, serce musi ale się bardziej napracować. Nie wiem, nie znam statystyk, ale zasadniczo szybciej. Mhm. Nie wiem, nie ciesz się tak, bo już jak przeżyje nie, Dorotę, wiesz, to ona nie będzie chciała w Dzień Dobry pracować. Ja jako karzełek już się ucieszyłem. Ale to nie działa w drugą stronę. Nie? Wcale nie jest powiedziane per analogiam. No ktoś musi żyć dłużej, no, jak ktoś krócej. Przeciętni żyją dłużej. Niscy żyją też krócej. Nie, no, jestem przeciętny akurat. Okej. Przerwałem ci, przepraszam, nie, swoim głupim wtrętem. No właśnie, powiedziałeś o tych rzeczach, które robisz, bo sobie je wymyślasz, dla frajdy. Mm-hmm. No to chciałem cię zapytać, jesteś takim gościem, który mam wrażenie liznął bardzo wielu takich męskich rzeczy. To nie zabrzmiało czyli dobrze. Jakbym trafił do więzienia, to to zabrzmiało bardzo źle. Nie wpiszę tego do CV. No, na nagrobku ci tego nie wyryjemy, okay, jak już szybciej zejdziesz. Natomiast film, muzyka, motoryzacja. Mhm. Więc chciałem cię zapytać, przy tych wszystkich twoich aktywnościach medialnych, plus telewizja, talent showy, śniadaniowa telewizja. Co było najbardziej zajebistym doświadczeniem zawodowym dla ciebie? Co dawało ci największą satysfakcję przez te wszystkie lata? Była też praca w gazetach, przy książkach, przy filmach. Co było najlepsze?
Odpowiedź to jest akurat bardzo prosta i jednoznaczna. Pośmiechnąłeś się do swojego komputera, co tam zobaczyłeś? Nie, ludzie się śmieją z tego linknięcia. Okay. No widzisz, głodnemu chleb na myśl. Rzucić tylko przynętę, od razu się schodzą przed telewizory. Ojejaj. A w Białołęce to już w ogóle szał na celi teraz. Dawać tego Prokopa tutaj do nas, na kojo. Będzie lizał męskie rzeczy. Ale wracając do twojego pytania, najwięcej frajdy miałem robiąc program Niezwykłe Stany Prokopa, czyli program, gdzie jeżdżę sobie Mustangiem po USA i pokazuję to, co widzę, w największym skrócie, bo miałem po raz pierwszy w życiu poczucie takiej totalnej sprawczości. Znaczy nie miałem żadnego producenta, reżysera, żadnego scenariusza, żadnego komitetu decyzyjnego. Byłem tylko ja i mój brat i właściwie jednogłośnie czy dwugłośnie podejmowaliśmy decyzję, gdzie danego dnia się wybierzemy, jak to pokażemy, co z tego skręcimy, co z tego będzie zmontowane. I to poczucie wolności otworzyło we mnie takie klapki, których już nie chcę zamykać. Wiesz, to jest moment przełomu, w którym stwierdziłem, kurde, ja chcę to w życiu robić, ja chcę robić swoje rzeczy. Ale oczywiście do robienia swoich rzeczy, tu będziemy realistami, trochę cynikami, potrzebna jest też baza. I tą bazą są też rzeczy, które robię dla innych, no bo nie mając wolności finansowej wynikającej choćby z prowadzenia, jak to nazywasz, hałtur, czy występowania w reklamach, po pierwsze bym się martwił o swoją emeryturę, a po drugie martwiłbym się o to, że te rzeczy, które robię dla siebie, muszą zarabiać. A w tym momencie one nie muszą zarabiać. Ja je mogę zrobić, bo chcę, bo mam czas, bo lubię. A czy będzie jakiś rachunek pozytywny na końcu, to nie ma żadnego znaczenia. A propos emerytury, nie wiem, czy liczyłeś sobie, ile dostaniesz? Nie. Gdyż uważam, że do tego czasu będę zabezpieczony bez emerytury. No właśnie, ale czy to nie jest kolejny element tej opowieści o państwie z patyków i śliny? Bo ja sobie policzyłem, jak teraz przez 40 lat, powiedzmy, że przez 40 lat wpłacasz tam te bazowe 1500 na ZUS, to licząc jakąś waloryzację po drodze, taką minimalną, uzbierasz po 40 latach około bańki. Zakładając, że będziesz na emeryturze żył 20 lat, to będziesz sobie mógł z tej bańki wypłacać co miesiąc mniej więcej ze 4,5 koła. Tak teraz liczę na szybko, bo nie mam dokładnych obliczeń przed sobą. No i teraz, gdybyś tylko wpłacał na ZUS, a potem sobie to wypłacał, miałbyś 4,5 koła. A ile dostaniesz? 1000? 1200? 1300? Gdzie jest kurwa kasa za las, ja się pytam. Gdzie jest reszta kasy? Jesteś taki niepewny przyszłości, że sobie wyliczasz, czy tak masz takie hobby, żeby się po prostu sprawdzać, jak zrobić? Wyliczam to, żeby na każdym kroku utwierdzać się w przekonaniu, że państwo jako instytucja rąbie nas w tyłek po prostu. Mhm. I uważam, że jeżeli pojawi się jakikolwiek polityk, czy to będzie Szymon Hołownia, czy ktokolwiek inny, który udowodni mi, że państwo może spełniać swoją funkcję, chociażby taką, żeby redystrybuować wpłacane do kasy podatki w sposób sensowny, a nie rozpieprzając to na kopertowe wybory czy mnóstwo innych idiotycznych rzeczy, to odszczekam to, co dzisiaj mówię. Ale dzisiaj mówię, politycy to klasa próżniacza, gorsza niż celebryci. Mhm. Tak się składa, że jednym z naszych sponsorów jest XTB. I wyobraź sobie, że miałem dwa pytania finansowe do ciebie przez naszego sponsora przygotowane. I myślałem, że w ogóle one będą tak, za przeproszeniem, z dupy, że nie będą pasowały do rozmowy. A akurat pasują, bo zaczęliśmy o tym rozmawiać. Więc zapytam, w jaki sposób inwestujesz aktualnie swoje pieniądze, biorąc pod uwagę inflację i wszystko, co się dzieje wokół? To jest pierwsze pytanie. Zrobię disclaimer na początku. Nikt nie opiera się na tym, co za chwilę powiem. Nikt nie ma zamiaru. Właśnie. Ale chociaż widziałem, że zacząłeś zapisywać sobie tam tą wolniejszą ręką. Nie? To, co zamierzam powiedzieć. Inwestuję w biznes. To się nagrywa, ja to wszystko sobie... Biznes, który ma perspektywę, aby urosnąć, a oprócz tego daje mi fan. Opowiadałem już gdzieś, nie pamiętam gdzie, o tym, w co inwestuję, ale powtórzę i u ciebie, bo nie wszyscy muszą śledzić całą otchłań internetu. Jest to między innymi firma, która produkuje na skalę światową oprogramowanie do sterowania oświetleniem, przynosząc bardzo realne oszczędności na energii, pozwalając też na gromadzenie różnych danych. To wydaje się trudny rynek konkurencyjny. Ale seksowny, tak? Bo jeśli coś napędza dzisiejszy świat, no to nie są politycy zapatrzeni w swoje sznurówki, tylko to są pieniądze firm technologicznych. To one napędzają świat i jeśli mogę z tym światem, z tą maszyną, która generuje rozwój, która wprawia nasz glob w ruch i naszą cywilizację popycha we właściwym kierunku, jeśli mogę z tym mieć coś wspólnego, no to
to chcę, bo nowe technologie też są czymś, co mnie prywatnie interesuje, więc to jest jeden z biznesów, w który inwestuję. Jestem też z bardzo seksownych rzeczy inwestorem w sieci hurtowni kosmetycznych, więc jakbyś chciał na przykład waciki kosmetyczne do zmywania makijażu, mogę ci załatwić zniżkę. Bo czuję, że potrzebujesz. Tak po pracy, tak. Wiesz, żeby się dobrze odświeżyć. Dobrze. Tak. Okay. Dwa biznesy. A można tam kupić kosmetyki twojej koleżanki z TVN-u? Nic mi o tym nie wiadomo. Nie. Ale bo ja lubię najbardziej, można, to... ja najbardziej kremy od niej. Tak? Jednak, no. A jaki kosmetyk z jej portfolio najbardziej cenisz? Krem do twarzy. Krem do twarzy. Tak. Stosuję go gdzie indziej, ale tak się nazywa. I pomaga ci tam? Tak, zdecydowanie. Świetnie. I to jest a propos polizwania męskich części teraz. To ty to powiedziałeś. Jakby było smaku kakao na przykład? Ojej, to za słodkie. Karmel? Mówmy o biznesach, dobrze? Nie będę wymieniał wszystkich firm, z którymi miałem coś wspólnego, no bo to też nie jest jakby przesłuchanie w urzędzie skarbowym. Nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć. Natomiast odpowiadając ogólnie na twoje pytanie... Myślę, że tym, co cię może zabezpieczyć na przyszłość bardziej niż odkładanie do skarpety, jest inwestowanie w jakąś wartość. No. Boisz się inwestować? To znaczy za każdym razem, jak to robisz, to nie wiem, ręka ci drże i 3 tygodnie się zastanawiasz, czy bywasz spontaniczny, a potem mówisz, kurczę, po co ja to zrobiłem, czy ta firma jest bez sensu, istnieje lepsze. Nie, no liczę to sobie i próbuję jakieś rzeczy zaplanować, jakieś predykcje ekstrapolacyjne przeprowadzić na podstawie tego, co było kiedyś i co może być w przyszłości. Natomiast wiadomo, że czasami się to nie spina z różnych powodów i czasami się traci, ale jak już straciłeś w życiu dużo pieniędzy przy wielu okazjach, to to cię nie boli emocjonalnie, bo wiesz, że jak myślisz o tym portfelowo, czyli na 20 inwestycji, jak mi 2 dowiozą zajebiście, a 18 straci, to i tak jestem zarobiony. Więc pojedyncze epizody jakoś nie burzą mojego snu. Czyli startupy to jest to, w co lubisz inwestować? No, czy startupy, czy już firmy, które działają na rynku i które też potrzebują czasami kapitału. A to a propos kasy, wróćmy na chwilę do tego, co ja nazwałem, a ty podchwyciłeś, do hałtur. Tak. Bo to jest zjawisko dla mnie w ogóle... Podziel się swoją refleksją. Nie do uwierzenia. To znaczy... Dopiero się niedawno zorientowałem, ile tam się płaci. To znaczy jestem absolutnie zszokowany, że mogę przyjść na jakąś imprezę i nawet w sumie nie zabrać głosu, albo mój udział może być marginalny, nie? Na pewno nie jestem osobą pierwszoplanową i mogę za to dostać 50 000 złotych w jeden dzień. To powiem ci, że ja nigdy za tego typu brak pracy nie dostałem ani złotówki, bo nie biorę udziału w tego typu eventach. Okej. Okay. No to dla mnie... pójdę na otwarcie butiku, dlatego że dadzą mi tam darmowe buty i 10 tysięcy, bo to kłóci się z poczuciem mojej godności. Rozumiem. No ja na szczęście nie mam godności, więc przyjmuję takie pieniądze. Okay. I jestem po prostu zaskoczony, że za rzeczy, które nie mają żadnej wartości, można tyle zapłacić. I też jestem tym zaskoczony, tak. Dlatego ja w tym nie uczestniczę. Ale tak. Wtedy sobie wyobraziłem, ile ty bierzesz, nie za to, że przyszedłeś, ale że przyszedłeś i coś powiedziałeś przez mikrofon jeszcze, że poprosiłeś prezesa firmy na scenę i pogratulowałeś mu świetnych wyników w poprzednim roku. No to teraz sparafrazujmy tę sytuację. Dobry chirurg plastyczny za wykonanie operacji... no nie wiem, powiększenia biustu, strzelam, jest w stanie dostać 20 tysięcy złotych. Patrzysz na to, co on robi i widzisz gościa, który bierze skalpel, chciałem powiedzieć, oblizuje go, ale to już by było za daleko idące wyobrażenie, robi parę nacięć, wsuwa tam 2 silikonowe miseczki, zaszywa, odkłada pacjentkę na łóżko, wybudza ją, mówi, gotowe, proszę pani, ma pani nowe cycki. No i teraz... To jest mniej więcej ta narracja, którą zastosowałeś wobec pracy, którą ja wykonuję na takiej imprezie. Z twojego punktu widzenia to jest wyjście na scenę i powiedzenie 3 zdań i zaproszenie prezesa. Nie, poczekaj, stop. Ale... Ja wiem, że to nie jest łatwe. Trzeba lat obycia na scenie, trzeba dużo doświadczenia. Gdyby to było takie podobnych łatwe, każdy mógłby to robić. Oczywiście. To chcielibyśmy że... pana z kasy w żabce. Ale i może ja nie zmierzałem do tego, że jest to łatwe, tylko zmierzałem do tego, że jest to... niesamowicie dobrze wyceniane w Polsce. Po prostu, jeśli... Nie jest to tak dobrze wyceniane. Wiesz? A czy nie jest tak, że gdybyś przestał działać na innych obszarach, oczywiście wtedy twoja wartość by gdzieś tam zaczęła spadać albo powolutku. Nie. Albo nie, może byłbyś bardziej ekskluzywny jeszcze. Natomiast czy to nie jest tak, że mógłbyś śmiało zarobić 2 razy tyle, ile zarabiasz, gdybyś się skoncentrował tylko na tym? Gdybym co zrobił? Skoncentrował się tylko na tym. Nie, po pierwsze, nie mógłbym się skoncentrować tylko na tym, bo lubię różnorodność
i jak nie mam różnorodności, to się bardzo męczę. Różnorodność polega też w moim życiu na tym, że muszę mieć czasami konkretny oddech od pracy głową czy japą, w sensie odgadania. I dlatego sam remontuję swój garaż, co jest krwikorytem, trwa 3 dni i powoduje więcej zniszczeń, niż gdyby to zrobiła profesjonalna ekipa. Nie dlatego, że mnie nie stać na to, żeby tę ekipę wynająć, tylko dlatego, że ten rodzaj aktywności jest w zupełnej opozycji do tego, co robię na co dzień. Muszę mieć tą różnorodność, muszę się utytłać smarem, muszę się upierdolić farbą, muszę wejść w inny świat, żeby czuć się pełny, więc jakbym robił tylko eventy, to na pewno nie czułbym się pełny. Może pełny kasy, tak, ale jak już ustaliliśmy, nie tylko o kasę chodzi. Po drugie, wracając jeszcze do twojej uproszczonej wersji tego zajęcia, to też upraszczając, jest dużo bardziej skomplikowane niż tylko wyjście na scenę i zapowiedzenie kilku rzeczy. Wiem o tym, bo wielu różnych ludzi próbuje to robić. No i z jakiegoś powodu na rynku w Polsce jest tam 5 czy 6 osób, które robią to dobrze. Ilu was jest? 5, 6? No mniej więcej. Jesteś ty, Tomasz Kamel? Kto jeszcze? Maciek Kurzajewski sobie nieźle radzi, z tego co wiem. No, kiedyś Press zrobił taki ranking najlepszych konferencjerów i to tam były te nazwiska, które wymieniłeś. Tak? Mhm. To nie jest płaca wyłącznie za nazwisko, chociaż on oczywiście też ma znaczenie, ale wyobraź sobie, że dla mnie jest to jeden wieczór z wielu w miesiącu. Dla firmy, która mnie zatrudnia, to jest jeden wieczór w roku albo jeden wieczór na 3 lata. I uwierz mi, że dla tej firmy ten wieczór jest często ważniejszy niż 1000 innych procesów, które się w tej firmie odbywają. I oni się na tym wieczorze koncentrują od wielu miesięcy. Więc jeżeli zatrudniają kogoś, żeby im ten wieczór poprowadził, to musi być osoba, która gwarantuje, że dowiezie. No, nawet jak się coś wysypie, nie wiem, zgaśnie światło, zespół nie przyjedzie, no cokolwiek, to ty nie wpadniesz w panikę i nie uciekniesz stamtąd. Ty ogarniesz. I za to poczucie bezpieczeństwa też ci płacą. Ale żeby trochę zbić ten argument, chociaż to oczywiście jest idiotyczne, bo teraz poruszamy się w takiej sferze mocnej relatywizacji. Za poprowadzenie takiej imprezy w Polsce, nie wiem, ludzie dostają od 5 do 20 tysięcy, powiedzmy. No, zależy od tego, kto to robi i dla kogo. To jest bardzo dużo kasy. Masz rację. Na pewno dostajesz więcej. To jest mnóstwo pieniędzy. W porównaniu z gościem, który, jak powiedziałem, pracuje w Żabce na kasie i ciężko pracuje i ma przesrane, no bo siedzi tam od rana do wieczora i robi rzeczy, które nie są super kreatywne i się tam pewnie męczy i nie zawsze lubi tę robotę. Dostaje 1/10 tego za miesiąc. To jest patologia. Ale był w Polsce słynny autor Nawal Harari. Kojarzysz typa? Tak, pisze tam sobie. Tak. Wiesz, ile dostał za swój wykład godzinny? 1 000 000 zł. Czy 20 tysięcy, przy tym to jest dużo czy mało? Był pewien aktor hollywoodzki, John Travolta, już nie będę teraz udawał, że nie wiem kto, który miał poprowadzić pewną imprezę, którą ja ostatecznie poprowadziłem. Pokazało się, że ich na Travolta nie stać. Za przylot do Polski zażyczył sobie 1 000 000 dolców. I firma rozważała, a może by, kurczę, jednak ściągnąć Travolta. No będzie jebnięcie, wiesz. Ale Prokop za pół bańki to też jest nieźle. Nie, no pół bańki mi nie zapłacili, ale zmierzam do tego, że po pierwsze, to, o czym rozmawiamy, pokazuje, w jak patologicznym systemie żyjemy, jak bardzo reprezentujemy też sobą pewne nierówności, które w ogóle toczą świat. Czy nie jest tak, że masz moralniaka czasami? Mam. Wracasz z imprezy, mówisz, kurczę, tyle mi zapłacili, to za dużo. Mam moralniaka nie z tego powodu, że mi za dużo zapłacili, tylko mam moralniaka z tego powodu, że komuś innemu zapłacili za mało. A uważam, że są pewne zajęcia czy zawody, nie chcę być demagogiem i teraz, wiesz, nie walić w ten populistyczny bębenek, no ale choćby nauczyciel, który się musi upieprzyć z tą swoją klasą i coś tym ludziom wtłoczyć do głowy, żeby on miał motywację, żeby on był zaangażowany, żeby mu się chciało, to nie może być tylko doktorem Judymem swojego zawodu, nakręconym jakąś romantyczną wizją, tylko musi mieć co włożyć do garnka, no nie może zarabiać 2 czy 3 tysięcy. To jest ten system, który cały czas krytykuję. Teraz już masz większą selekcję tych imprez, na których występujesz? Czy... O tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. A jaka była najdziwniejsza impreza, jaką prowadziłeś?
Najdziwniejsza impreza chyba w Tarnowskich Górach. Kiedyś zaproszono mnie do poprowadzenia imprezy otwarciowej jakiegoś klubu nocnego, który był klubem dla VIP-ów, jak mi powiedziano. Okazało się, że jest taką chamską mordownią dla lokalnych handlarzy narkotyków. A po przyjechaniu do hotelu według adresu po GPS-ie okazało się, że mój hotel to pokój nad stacją benzynową, w którym mam się zatrzymać. A na koniec imprezy, na której sebiksy tańczące techno ściągały koszulki i tymi spoconymi bawełnianymi artefaktami rzucali we mnie, kiedy prowadziłem konkurs na scenie, próbując rzucać w ich kierunku świeże koszulki, które były do wygrania. Po zakończeniu tej imprezy właściciel klubu wziął mnie do piwniczki i powiedział cienkim głosem, mówił falsetem, co zupełnie nie licowało z jego wielką posturą koksa, że jest kłopot i że on nie ma tego hajsu, na który się umawialiśmy i że on może mi inaczej zapłacić, po czym wyciągnął torbę koksu i podsunął mi ją pod nos, mówiąc, czy tak może być. No nie mogło tak być, więc mu oddałem, więc powiedział, no to trudno, to będę musiał zadzwonić do brata, który prowadzi tutaj kantor i on będzie musiał przynieść z kasy. I to była dziwna impreza. Ale były różne. To daj takie top 3 swoje, bo to czuję, że to jest kopalnia Beki. Jest to kopalnią Beki, na pewno są garderoby, które przygotowują nam organizatorzy w dobrej wierze. Natomiast jest coś takiego oczywiście jak rider, no, gdzie tam mój menedżer pisze, no, żeby było coś do jedzenia i do picia. To nie są jakieś wymyślne historie, no, ma być woda i paluszki i orzeszki, no, i żeby była jakaś kanapka, co można przegryźć. Ale niektórzy bardzo przejmują się tym, że przyjedzie celebryt z wielkiego miasta i będzie tutaj u nas prowadził event, więc no, przynoszą wiktuały, które byłyby w stanie wyżywić pół wojska i kiedyś dostałem na przykład wielki kosz kajzerek, takich suchych kajzerek z piekarni, wiesz, jakbyś do Putki poszedł i sobie nabrał, no to oni mi położyli, na tym koszu było napisane Marcin, nie? I tak jakbym miał zjeść 40 kajzerek. Obok stało 60 wód mineralnych, 20 kul i taki cały zastęp, taka palisada orzeszków. No to wyglądało naprawdę, jakby tam miał przyjechać jakiś, nie wiem, zespół piłkarski z kibicami razem. Innym razem dostałem garderobę, w której było łóżko, a obok łóżka był stos bardzo dużej ilości ręczników papierowych i oliwka. Zastanawiałem, jakby teraz to zinterpretować, nie? Tak, czy się naoliwiłeś, to co się wydarzyło? No właśnie się nie naoliwiłem, pomyślałem sobie, że zaprowadzili mnie do jakiegoś masturbatorium nienależącego do mnie i tylko czekać, aż zaraz jakaś figlarna pani tu wejdzie i zacznie przede mną tańczyć, więc nawet bym się nie zdziwił. No kiedyś też wnieśli mi całego świniaka jeszcze kopcącego z jabłkiem w pysku, żeby mnie pożywić, więc jakbym to wszystko kiedyś zaprzągł do stworzenia scenariusza filmowego, to myślę, że Andrzej Seremonowicz miałby na bazie czego nakręcić kolejną komedię. I to byłaby pewnie tragikomedia. Czy fan komedii się do nas zadzwonił? Halo? Tak, zadzwoniłem się do was. Cześć, witamy. Halo. Halo. Dobry wieczór, panowie. Witam, Krzysiek. Już jedno pytanie mnie ubiegłeś, Krzysiek, więc nie będę go zadawał. Będę mam najgorszej hałtury. Naśmiałem się. Ale mam takie pytanie do Marcina. To powiedz ja. Mi, czy ciężko jest bronić twojej prywatności, tak jak ty jesteś teraz rozpoznawany medialnie i ogólnie na świecie? To jest jedno z pytań. I do tego pytania, to jest dosyć prywatne i chciałbym właśnie szczerą odpowiedź, na przykład, jaką whisky pijesz i dlaczego tą whisky pijesz? Po prostu. Powtórzysz mi jeszcze raz? Jaką whisky pijesz i dlaczego? A, okej. Okay. Tak. Nie piję żadnej, bo to nie jest mój smak. Przepraszam, ale nie wiem, wolę wino w sumie. To pytanie szybko załatwiliśmy. Wyszło miękko, a pierwsze pytanie było jakie? Pierwsze o ochronę prywatności. Ochronę prywatności, co z nią? No, że dobrze ci to wychodzi w tych czasach. To gdzie tu jest pytanie? Stwierdzenie, do którego możesz się odnieść. A. Wiesz co, zawsze powtarzam, że jak idziesz do lekarza, bo już dzisiaj mówiliśmy o chirurgu plastycznym, więc pociągnijmy ten temat, no to interesuje cię, czy on cię dobrze wyleczy, a nie to, z kim on sypia, czy ma psa, czy ma kota, czy lubi się podwieszać za sutki po godzinach w swoim gabinecie. To jakby mnie nie interesuje osobiście, jak idę do gościa, to chcę, żeby zrobił swoją robotę. I uważam, że tego samego mam prawo oczekiwać od ludzi, którzy śledzą mnie gdzieś tam przed telewizorem, czy w innych okolicznościach. To znaczy, ja im dowożę coś, do czego się zobowiązuję.
sprzedam ci fajne emocje, jak obejrzysz ten program, sprzedam ci, nie wiem, jakąś wiedzę na temat malowania paznokci czy pieczenia babek, jeśli będziesz chciał obejrzeć program śniadaniowy, albo będzie to inny temat, nieco bardziej poważny, bo takie też są. Nie wiem, czy oglądasz telewizję śniadaniową. Ja zazwyczaj śpię wtedy. No właśnie, a ja ci mówię, że tam są też poważne tematy, z których mogę być dumny, zupełnie serio. Nie uśmiechaj się teraz. Ja ci to dowiozę, ale gówno cię obchodzi, jak wygląda moje życie prywatne, ponad to, co sam będę chciał ci opowiedzieć. Czyli co, nie robisz ustawek z paparazzi? Nie idziesz na przykład porzucać się śnieżkami z córką i w tym czasie ktoś zza drzewa robi zdjęcie, bo się spodziewał, teraz że... Teraz zacząłem mieć takie poczucie, że stają mi włosy na rękach i były to ciarki zażenowania właśnie, od których zaczęliśmy naszą rozmowę. Nie, myślę, że jakbym zrobił coś takiego, to samym się siebie wstydził. No bo ostatnio widziałem, że jeden celebryta robił sobie zdjęcia w lesie z narzeczoną i tak się zastanawiałem, jak ten paparazzi na nich wpadł w środku gęstego lasu? Może dostał telefon. Jesteśmy w środku gęstego lasu. Gdybyś miał ochotę, to poczekamy. Musieliby mu dokładne koordynaty. Ale ja będę dopiero za 3 godziny. Nie szkodzi, mamy czas. Poczekamy. To nie jest łatwe. Musisz dokładne koordynaty wysłać. Nie wystarczy podać adres. Jak już zauważyłeś, albo nie zauważyłeś, staram się ludzi rozumieć i ich rozgrzeszać z różnych zachowań. Mam dość szeroki margines tego, co w ludziach zaakceptuję. A uczyłeś się tego, czy miałeś tak zawsze? To znaczy, mam wrażenie, że pracując tam, gdzie pracujesz, bardzo często widzisz z bliska przemiany ludzi, które są przemianami niepokojącymi. I możesz do tego podejść z wyrozumiałością, ale też często tej wyrozumiałości może brakować. Myślę, że to jest po prostu pewien rodzaj, nazwijmy to zen, które posiadam w stosunku do świata. Mało co jest w stanie mnie wyprowadzić z równowagi, nie w tym sensie, że nagle zacznę krzyczeć i rzucać talerzami, tylko mało co jest w stanie spowodować, że wzbudzi się wobec tego mój aktywny sprzeciw pod tytułem nie, tak nie wolno, tak się nie zachowuj, to jest wbrew wszelkim regułom. Jakby dopóki to kogoś nie krzywdzi, bo to jest ta jedyna złota reguła, to niech sobie ludzie robią, co chcą, nic mi do tego. Natomiast wracając do pytania o prywatność i to, dlaczego ludzie tym kupczą w showbiznesie, starając się to zrozumieć, chociaż ja tego nie robię, no ja mam dość szeroką ekspozycję w mediach prawie że na co dzień. Przychodzę sobie do programu na żywo, siedzę tam 3 godziny, ludzie mnie widzą, mogę powiedzieć, co chcę albo czego nie chcę. I mam kontakt z widzami na co dzień. A jeśli jesteś gwiazdą serialu, na przykład, która za wszelką cenę chce być na orbicie, chce być na radarze, chce, żeby ludzie widzieli, że ona istnieje, a ostatni serial, w którym zagrała, był 2 lata temu, no to chwytasz się desperacko różnych sposobów na to, żeby na ten radar wrócić. No i prywatność i sprzedawanie jej z taką najprostszą drogą, choć drogą do zatracenia, bo jak zaczniesz po kawałku odcinać sobie kawałek jelita i go serwować ludziom na talerzu, no to co ci w końcu zostanie? Mhm. Ale zawsze miałeś ten... Przepraszam. Ten stan... Miałeś ciągle albo kaszle, albo... Pył z szlifowania gładzi mi się odbija. Rozumiem. Zawsze miałeś ten stan zen, czy dochodziłeś do tego? Miałeś kiedyś moment, że poczułeś, kurczę, zaczyna kręcić mnie ta popularność. Zaczyna mi brakować, zaczynam się czuć nieswój, gdy ktoś danego dnia mnie nie pozna na ulicy. Nie, wręcz przeciwnie. Jak wyjeżdżam za granicę i tam mnie nie poznają, to czuję się świetnie. I wiem, że niektórzy moi koledzy i koleżanki mają takie poczucie, jestem tutaj nikim w tym kraju, nie mógłbym tutaj zamieszkać, bo ludzie zachowują się wobec mnie zupełnie zwyczajnie. Najczęściej mnie w ogóle nie widzą. Nie ma czołobieczności w ogóle. Tak, tak. A dla mnie to jest w ogóle super. I ja szukam takich momentów, bo powiem ci szczerze, że gdybym mógł nadal robić to, co robię, a odciąć te efekty uboczne popularności, to bym chętnie to zrobił, bo ta popularność nie jest mi niezbędna. Ona oczywiście zapewnia mi intratne zlecenia, no bo zatrudniają cię na imprezie albo w reklamie, dlatego że jesteś rozpoznawalny, no nie bądźmy hipokrytami, nie będę twierdził, że tak nie jest, ale jeśli chodzi o takie sycenie się swoją popularnością, nacieranie się nią, myślenie sobie, Boże, jestem zajebisty, ludzie mnie znają, jestem wyjątkowy, to nie, absolutnie, w życiu nigdy nie miałem takiego poczucia. Ani powiedzieć. Przez moment, nawet na początku samym. Nie. Nie, bo ja zawsze miałem syndrom impostora, zawsze mi się wydawało, że
Kurde, ja tu jestem dyzmą na salonach, ja tu wszedłem w ogóle znikąd, nie mam żadnych znajomości w mediach. Moi starzy nigdy nie mieli z tym nic wspólnego, chociaż niektórzy twierdzą, że moją matką jest niejaka Krystyna Prokop, która coś tam kiedyś robiła w TVP. Ciekawe, dlaczego mogą tak myśleć? Nie znam pani. No wiesz, przez nepotyzm myślę, że wiele osób w tym biznesie dostało robotę i nie jest to też żadna tajemnica. Natomiast ja nie miałem żadnych układów, żadnych koneksji. Nagle jestem w tym pięknym, kolorowym świecie, który mi zaczyna sprzyjać, generować jakieś owoce. Nagle staję się w jakimś sensie osobą uprzywilejowaną, dlatego że zarabiam więcej niż inni. Mogę sobie pozwolić na robienie rzeczy, które chcę, a nie które muszę. O tym rozmawialiśmy. I zamiast się tym sycić i podniecać, ja zawsze miałem takie poczucie, kurde, czy naprawdę ja na to zasłużyłem, czy to mi się należy, czy może ktoś inny powinien to dostać? I myślę, że to jest zdrowe podejście, że każdy człowiek, który ma jakoś we łbie poukładane i który ma jakąś bazową skromność w sobie i samokrytycyzm, ma te odczucia. To znaczy, że dzisiaj po latach jesteś trochę zaskoczony miejscem, do którego udało ci się dojść? Tak. Uważasz, że byli ludzie bardziej utalentowani, którzy powinni to zrobić? Tego nie powiedziałem. I gdyby byli, to by doszli. Ale mówiąc serio... Bo to była odpowiedź żartobliwa. Nawet się trochę zaśmiałeś, ale nie za bardzo, więc okej. Zawsze rzucenie żartu jest ryzykiem. Ty się zaśmiałeś bardzo szeroko. Więc ja bardzo lubię się śmiać ze swoich żartów, zwłaszcza jak są dobre. Mówiąc zupełnie serio, to bardzo wiele osób, które z perspektywy czasu chętnie dzieli się swoim sukcesem, opowieścią o swoim sukcesie, staje na scenie i mówi, no wiecie, żeby odnieść sukces, to trzeba to i to i to. Bo im to zagrało, więc myślą, że to jest reguła. A to tak nie działa. Bardzo często w tych opowieściach brakuje jednego składnika, do którego jakby nie chcą się przyznać albo nie dostrzegają go. To jest po prostu szczęście. Ja miałem szczęście. Oczywiście za szczęściem poszła robota, praca, jakiś tam wysiłek, otwieranie kolejnych drzwi, łączenie kropek ze sobą, kombinowanie, co z możliwościami, które mam zrobić, ale gdyby nie parę splotów okoliczności, które mnie spotkały, to być może nie byłbym w tym miejscu. Więc jeśli ktoś myśli, że zawdzięcza to, co zrobił, wyłącznie swojej ciężkiej pracy i pragnie innych pouczać, jak mają pracować, żeby to samo osiągnąć, to gówno wiedzą. Tak naprawdę bardzo wiele tych osób zawdzięcza w dużej mierze swoją pozycję szczęściu. Co więcej, są badania, które pokazują, że jak się komuś udał jakiś spektakularny biznes w jednej branży, to najczęściej w 99% przypadków, kiedy próbują ten biznes powtórzyć w innej branży, już im się nie udaje. I to jest też dowód na to, że bardzo często po prostu trafili w czas i miejsce, przecięły się jakieś wektory w historii, które im to umożliwiły. I ja mam pełną tego świadomość. I mówię to z pełną pokorą i z pełną skromnością, którą ludzie mi nie podejrzewają. Ale to też jest część tego telewizyjnego amplua, że wychodzisz do ludzi, jak mówią Brytyjczycy, jesteś trochę cocky, jesteś trochę takim, wiesz, małym arogantem, który tak się nosi, ale gdzieś za tą fasadą, co zabrzmi niewiarygodnie, ale kryje się człowiek, który ma naprawdę dużo pokory w sobie. Niedługo cię młody Heizer prześcignie, bo jest bardziej utalentowany i też bardziej pracowity. Tego mu życzę oczywiście. To rozumiem, był taki wabik, żebym teraz zaczął z tym polemizować. Ale czujesz czasami element obciachu, jak patrzysz, co robi młody Heizer w telewizji śniadaniowej? Szczerze mówiąc, nie widzę, co robi młody Heizer w telewizji śniadaniowej, bo nie ociera oglądam to do innych ciebie, wydań tak niż swoje. Tak jak docierają do ciebie fragmenty Warsaw Shore, którego powiedziałeś, że nie oglądasz, a jednak czasami coś ci wpadnie w oko. Kolega mi opowiadał. Tak, no to na pewno koledzy ci opowiadają o tym, co odstawia czasami młody Heizer. Chodzi mi o to, mianowicie, że on trochę psuje reputację całej śniadaniówki. Wiesz co, też jest taka moda chyba trochę na krzyżowanie młodego Heizera, szczerze mówiąc, bo znam ludzi, którzy robili w telewizji gorsze rzeczy, czy głupsze rzeczy, bo to nie jest moim zdaniem kwestia tego, że Filip jest złym człowiekiem o złych intencjach i dlatego czasami zdarza mu się zrobić jakąś głupotę. Każdemu z nas się zdarza. Czy z tego wyciągniesz wnioski, czy nie, to jest inna sprawa. Natomiast suma takiego negatywnego nastawienia do różnych jego zachowań jest dla mnie, powiem szczerze, dość zdumiewająca. Tak jakby... Ludzie wzięli go sobie na cel. Tak, tak jakby on próbuje, mam wrażenie, być lubiany, a rzeczywistość często daje mu taki feedback pod tytułem my ciebie nie akceptujemy. Może niech przestanie próbować, wtedy go polubił. Nie wiem, no nie jestem w jego skórze, natomiast... Czyli żal ci go trochę. Tak, broniąc go I nie tłumacząc z różnych głupot, które mu się zdarzało tam wykonywać, wiem, jaka jest też specyfika
pracy w telewizji na żywo. Czasami język mówi coś szybciej, niż zdążysz go podłączyć do mózgu. No, zdarzało się każdemu z nas chlapnąć jakąś głupotę. Jak mówię, pytanie, co z tym dalej zrobisz? Czy wyciągniesz z tego wnioski, czy nie? No, właśnie, a propos głupot. Powiem szczerze, że czasami jak ktoś przychodzi do mnie do programu, to biorę, jakby stosuję najbardziej prymitywny zabieg, to znaczy w Google wpisuję jego imię i nazwisko oraz słowo skandal. I patrzę, co tam wtedy wyskoczy. Dobre, ja będę tak robił teraz. Tak. No i oczywiście w twoim przypadku też to działa. Mianowicie natrafiłem na ranking skandali w życiu Marcina Prokopa na stronie pomponik.pl. Kupił bilet i nie zapłacił. Słuchaj, kurczę, to było tak nudne. Te twoje skandale to ja robię w tydzień, twoje życiowe. Gratuluję. Dziękuję. Jeśli żyjesz po to, żeby robić skandale, nie, to tylko mogę ci przyklasnąć. Nie żyję po to, ale zawsze jakoś niechcący jak Heizerowi, coś się przytrafi. W związku z czym natrafiłem tam tak naprawdę na jeden skandal. A nawet nie skandal, ale powiedziałbym niestosowność daleko idącą. Zabij mnie tym. Jak do tego dzisiaj podchodzisz? Mówię o twoim pytaniu do 13-letniej Lilii Olszewskiej. Wiedziałeś od początku, do czego nawiążę pewnie, nie? Przypomnij mi. Córka zmarłej Agaty Mróz. Tak. Która urodziła się dwa miesiące po śmierci Agaty Mróz. Przed śmiercią oczywiście. Zapytaj się tak. Piszą w internecie, że gdyby nie ty, to mama wciąż by żyła. Co czujesz, kiedy czytasz takie komentarze ludzi pełnych jadu i hejtu? No i tutaj znowu ludzie nie znają, którzy nazwali tę sytuację skandalem, nie znają backgroundu całej tej historii. Bo to pytanie i ta odpowiedź, która padła na antenie, były wcześniej ustalone z ojcem dziewczynki i z nią samą. To nie było tak, że zaskoczyłem je nagle czymś tak mocnym, bo gdybym nie miał z drugiej strony, że tak powiem, legitymacji, okej, to jest temat, który chcemy poruszyć, wręcz sami proponujemy, żeby to pytanie padło, to pewnie bym się na to nie zdecydował, chociażby z tego powodu. Nie czułeś niestosowności? Zapytać 13-letniej dziewczynki, czy... Nie, dlatego, że ona ma to... Czy gdyby nie ty, to twoja mama wciąż by żyła? Wiesz, ona z takimi pytaniami... Kontekst tego pytania był taki, że ona z takimi kwestiami, tylko rzuconymi w złej wierze, nie jako pytanie pana dziennikarza w warunkach, które są kontrolowane i które były wcześniej ustalone. Ona z takimi pytaniami musi się mierzyć, czy musiała się mierzyć każdego dnia. I uznajesz, że na antenie telewizji wobec 13-latki takie pytanie będzie dlaczego nie? Będzie uzdrawiające, oczyszczające? Jeśli jej ojciec podejmuje decyzję, że to pytanie jest okej i chcemy to ten temat wyczyścić, no to co, ja wiem lepiej od niego? Czy to będzie dobre, czy nie? No, jako człowiek z telewizji możesz wiedzieć lepiej od niego. Nie myślę, że to pytanie było niepotrzebne. Zwłaszcza, że to jest na sam koniec twoje pytanie i to ty wizerunkowo za nie odpowiadasz. Ja bym to pytanie dzisiaj zadał w takiej samej formie. Okej, okay. To żadnego to nie jest pytanie o to, czy... Bo to też, żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest pytanie, dziewczynko, gdybyś się nie urodziła, to twoja mama by żyła. To nie jest pytanie o to. To jest pytanie o to, co czujesz, kiedy ludzie... zadają ci to pytanie i tym pytaniem krzywdzą cię każdego dnia. Powiedz teraz ludziom, którzy ci to pytanie zadają, co czujesz, żeby się odpieprzyli. Mhm. To jest intencja tego pytania. Intencja może tak, natomiast wciąż brzmi to bezlitośnie. Cóż, no są ludzie, których nie zadowolisz swoją pracą. Ja jestem głęboko wrażliwą osobą i po prostu to widać nie wyobrażam sobie, żebym takie pytanie mógł zadać. Czuję, że zadrgała ci powieka, kiedy nawet czytałeś to pytanie. Lekko zapłakałem nawet. No dobrze, telefon, halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana Marcina, pana Krzysztofa. Dobry wieczór. Pana Marcina z partii 2050, pana Krzysztofa z Konfederacji. Witamy. Taki żarcik. Zajebisty, muszę powiedzieć. Obaj się tutaj fajny. Pokładamy ze śmiechu. Nie, jest okej. Tak. Panie Krzysztofie, chciałem zapytać, gdzie jest pana przyjaciel, kuzyn pana Szojgu? W Bangkoku. Czemu go nie ma? W Bangkoku. Aha, Bangkoku. Pojechał do Bangkoku, ma tam rocznicę ślubu. Znaczy, żonę ma z Polski, ale... Nie wiem, o czym mówicie, ale okej. Okay. Robert Mazurek. Wiem, że z Polski, tak. No to było, się naśmiewali się właśnie w Hyde Parku. Oglądałem oczywiście i ten... Właśnie go nie teraz nie ma w RMF-ie przez tydzień, tak postanowiłem zapytać. Ale zastępuje go Tomasz Terlikowski, więc spoko. Aha, no tak, oczywiście, oglądałem rano. Panie Marcinie, chciałem zapytać, co pan sądzi o programie, który pan prowadził w telewizji polskiej z panią Wellman? Aha,
Może małe sprostowanie, no nie prowadzę teraz z panią Wellman programu w Telewizji Polskiej. Tak, wiem, ale prowadził pan. Prowadziłem program, tak, prowadziłem z nią kiedyś nawet kilka programów. Jeden nazywał się Pytanie na śniadanie. Pytanie na śniadanie, tak, o ten program chodzi. Był też program Podróże z żartem, program podróżniczy, który też razem prowadziliśmy. Czy chcesz właśnie powiedzieć, że TVN nie jest polską telewizją? To właśnie. Nie, nie, mówię o TVP. Tak, ale wcześniej zaprotestowałeś. Jest że to amerykańska stacja, no jakby kapitałowo, więc... Rozumiem, czyli w amerykańskie show robicie. Tak. Rozumiem. To możesz powiedzieć, co amerykańskie nim, medium działające na polskim rynku. Rozumiem. Wynika jasno z KRS-u. A więc co sądzisz o tym programie? Bo takie padło pytanie. Co sądzę o którym programie? O Pytaniu na śniadanie, które prowadziłem z Dorotą tak, 20 tak, lat temu? Tak, Pytanie na śniadanie. Kiedy tak. prowadziłem ten program wtedy z Dorotą, był to fajny program. I dzięki niemu też zyskaliśmy wspólną rozpoznawalność, dzięki której mogliśmy otworzyć swe wrota do stacji TVN. Tak rozumiem. Jeszcze jedno pytanie. Czy miał pan może kiedyś propozycje do takich filmów komediowych, jak na przykład Tomasz Kot? Miałem, ale nie podjąłem tego wyzwania, bo jestem bardzo złym aktorem. Niestety nie potrafię mówić cudzym tekstem, nie potrafię powtarzać dwa razy tego samego. Bardzo się męczę, kiedy muszę to robić i to naprawdę było krwi koryto, kiedy brałem udział w jakimś castingu, bo mnie zaproszono i powiedziano mi, że na pewno się nadam. Okazało się, że się nie nadałem i prawie ten casting wygrałem. No i ostatecznie tę rolę dostał Maciek Szturm. Mówię o listach do M. Mogłem grać tego radiowca, ale go nie gram. Dzięki Bogu. Oglądałem Już oglądałeś, bez przesady. Co nie powiemy, to ty oglądałeś. Nie oglądasz listów do M? No, dobrze. Tylko pierwszą część, jako wysokowrażliwy człowiek. Tylko pierwszą część, a chyba byłeś cztery. Myślę, że pan by był świetny w takich filmach komediowych. Dziękuję panu za to, bo że pokłada talent. Pan we mnie to zaufanie. No ja nie poprę tej tezy, ale miło mi, że ktoś myśli o mnie lepiej niż ja sam. Krzysztof powiedział, że nie lubi komplementów, więc nie będę dawał komplementów. Dziękuję. Powiem tylko tyle, że oglądam Hyde Park. No powiedziałbym, że pana lubię, no ale jak pan nie lubi komplementów, to tego nie powiem. No to właśnie, dobrze się rozumiemy. To ja powiem za pana, Krzysztof jest bardzo inteligentny i ładny. To są dwie cechy, które już od razu zauważyłem. No, ja niebezpiecznie wracamy do tematu, który już mieliśmy poruszony. Ale że jest inteligentny, to dziękujemy bardzo, pozdrawiamy, cześć, trzymaj się. Szybko wyszedłeś z tego tematu. Nie chcesz, że pan ci prawił komplementy. Nie. Co w tym złego? Ja jakoś to lizanie mi się przypomniało. Się uśmiechasz, jak o tym mówisz. W tych listach do M to ten gość tak. ciągle do niej pisze w kolejnych częściach, bo ja tylko pierwszą oglądałem. Na to wygląda. To w nieskończoność może trwać. No, na tym polega siła serii, że goni się króliczka, ale się go nigdy nie dopada. To kapitalne. No muszę, ale to którą część polecasz? Myślę, że trójka jest niedoceniana. Tak? Mhm. To jak w tym, jak w Rambo. Tak. Że to jak wszyscy myśleli, że listy DM skończyły się na Kill Em All, a tu nagle boom, prawda, strzelili, tak. Ride the Lightning. Słuchaj, śmichy, chichy, ale co z tym mobbingiem w TVN? Powiedz mi, czy wy naprawdę tam dojeżdżaliście tą Annę Wędzikowską w taki sposób? Z mobbingiem. Ja rozumiem, z obligiem. Mobbingiem. Czy wy dojeżdżaliście tą Annę Wędzikowską tak, że ona musiała potem jechać na Bali na ceremoniał kakao, żeby zmyć z siebie ten brud? Z nieustającym zachwytem patrzę, jak konstruujesz swoje pytania. I spijam je z twych ust i uczę się... Pisz ze mnie, uczę się, to. W jaki Natomiast sposób... Ja jestem prostym tworzyć chłopem, pytanie który, z tezą. Jacy my? Co to znaczy my? Jestem prostym chłopiem, który zna ze 100 słów. Ja żadnej Anny Wędzikowskiej ani nikogo innego nie dojeżdżałem. Ja przebywam... Wy w TVN-ie, którzy ją mijaliście na korytarzach, ja w kuchniach, przebywam... śmialiście się z niej w momencie, gdy się tylko odwróciła, dogryzaliście, aż potem, jak powiedziała, miała myśli, czy czwarte piętro to wystarczy. Uporządkuję to teraz... Pewne fakty. Tak. Pierwszy fakt jest taki, że nie należy się śmiać z niczego nieszczęścia, jakie by ono nie było. Przecież właśnie stanowi o uronie. Jeśli Anna twierdzi, że czuła się w tej stacji źle i coś złego ją spotkało, no to trzeba dać wiarę temu, że tak rzeczywiście było. Inną kwestią jest to, czy ja w jakiś sposób mam się czuć za to odpowiedzialny, bo ja przebywam w stacji TVN, jeśli to wszystko była prawda, tak zakładamy, to jest hipoteza, bo nie wiemy, ja nie wiem. Ja przebywam w stacji TVN, jak już wspomniałem, 15 godzin w miesiącu. Nie bywam w biurze, nie bywam na ulicy Wiertniczej, chyba że
raz na parę lat podpisuje przedłużenie swojej ramowej umowy. Nie uczestniczę w żadnych spotkaniach, zebraniach, nie ocieram się o różnych dyrektorów i kierowników, chyba że mają do mnie jakiś konkretny interes, albo ja do nich, wtedy najczęściej spotykamy się na mieście, a nie u nich w gabinecie. Więc pytanie mnie o to, co się dzieje z innymi osobami w tak zwanej stacji TVN, to równie dobrze mógłbyś zadać temu mitycznemu panu z Żabki. Który czy nie ty je uciągnąłeś za warkocze, ani nic? Nie mam żadnej świadomości tego, co złego spotkało Annę Wędzikowską w stacji TVN lub co dobrego, bo po pierwsze nie jesteśmy zaprzyjaźnieni prywatnie, więc nie wiem nic o jej życiu. Wiem tyle, ile zdołała odsłonić, prowadząc wspólnie ze mną kącik show biznesowy w programie Dzień Dobry TVN. A po drugie, jak już mówię, chyba jestem osobą, która ma najmniej wspólnego z życiem, powiedziałbym, zakulisowo-biurowym tej stacji ze wszystkich, które mogę sobie wyobrazić. A ciebie nie mobbingują? Nie. Nie? Nic? Nikt papierkami ciebie nie rzuca albo coś takiego? Boją się ciebie może? Nie wiem, no gdybym miał jakieś przykre doświadczenia związane z pracą w stacji TVN, no to pewnie na swój sposób chciałbym to rozwiązać, ale nie spotkało mi nic takiego, co bym uznał za jakiekolwiek przekroczenie granic wobec mnie. No nie wiem, czy się boją. No. Prawda jest taka, że jeśli takie rzeczy, o których mówi Anna, się działy, no to bardzo dobrze, że o nich mówi. I bardzo dobrze, że ktoś tego wysłuchał i jeśli uzna, że jakieś tam śledztwo, że to była prawda, no to mam nadzieję, że wyciągnie z tego wnioski. To jest normalna postawa każdego normalnego człowieka, no, wobec takich zachowań. Bo ostatnio słyszymy o przykładach negatywnych zachowań w miejscach, których byśmy o to nie podejrzewali i u ludzi, których byśmy o to nie podejrzewali. Czy to był artykuł o Tomaszu Lisie, wcześniej cała ta historia tragiczna z Kamilem Durczokiem, to wiadomo. Te zarzuty Anny Wędzikowskiej. Kabaret, który odstawiał Piotr Kraśko na wielu poziomach. Czasami się człowiek może oglądać tą telewizję i myśleć, kurczę, co to w ogóle za miejsce jest, co za ludzie tam pracują, przecież to się w głowie nie mieści. My myśleliśmy, że w polityce jest dziwnie, a tam to dopiero się bawią. Myślę, że to jest też kwestia tego, gdzie przykładasz lupę i co przez nią widać. Media są akurat na świeczniku i na celowniku, więc jak tę lupę przyłożysz do takiego miejsca, które ma przezroczyste ścianki, jak akwarium, to zobaczysz więcej niż w innych firmach czy instytucjach, które często są bardzo hermetyczne, pozamykane i bardzo często na zewnątrz nic z nich nie wychodzi. To, co chcę powiedzieć, to, że takie zachowania naganne nie są charakterystyczne, jakby chcieli niektórzy, dla tej rozpasanej telewizji, dla tych warszawskich, resortowych celebrytów, bla, 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 bo takie pierdolenie gdzieś tam się pojawia w komentarzach. Tylko jest to cecha każdego środowiska. Jakbyś zajrzał za kulisy, nie wiem, pracy w policji, też byś spotkał patologię. Jakbyś poszedł, zrobił śledztwo w firmie księgowej tu gdzieś nieopodal w Szklanym Wieżowcu, też byś spotkał takie zachowanie. To nie jest charakterystyczna cecha akurat mediów, że takie rzeczy się dzieją. Charakterystyczne jest to, że w mediach ludzie są bardziej eksponowani, więc jak coś takiego wypływa, no to dla wielu dobrym interesem jest nagłośnienie tego, bo w ten sposób możesz też łatwiej zlikwidować potencjalnych na przykład politycznych przeciwników. Nie? Telefon, halo? Cześć Stano, cześć Marcin. Cześć, witam. Cześć. Sami faceci dzwonią. Michał z Poznania z tej strony. Mam dwa pytania do Marcina. Pierwsze to jest takie. Robert Makłowicz po przejściu na YouTube opowiadał na swoim kanale o tym, że robienie takiej formy programu na YouTubie daje dużo więcej swobody ze względu na to, że nie ma narzuconego czasu trwania tego programu i różne wszystkie takie elastyczne, można powiedzieć, kwestie są dużo, dużo lepiej rozwiązane na YouTubie. Więc pytanie do ciebie pierwsze jako osoby obeznanej w mediach. Który twoim zdaniem program, który leci w tym momencie w telewizji, jest być może na żywo, być może nagrywany, twoim zdaniem sprawdziłby się lepiej w formie YouTube'owej, mając na przykład, tak jak w kanale sportowym, czat na żywo, czy mając właśnie dużą elastyczność, jeśli chodzi o czas trwania tego programu? To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie to jest takie, wiem, że co roku, wydaje mi się, że co roku wspierasz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, także super, bardzo, bardzo myślę, że wszyscy ci za to dziękujemy. Widziałem, że parę lat temu były też spotkania z ludźmi, które takie aukcje wygrywali. I tutaj pytanie właśnie, żeby może zachęcić do twojej aukcji tegorocznej.
Jakieś może ciekawe anegdoty właśnie z ludźmi, którzy takie aukcje powygrywali i mieli okazję się z tobą spotkać, albo może z twoimi kolegami, którzy takie akcje też wspierają. Mhm. Tyle ode mnie, dzięki i słucham odpowiedzi. Dziękujemy. A propos ludzi wygrywających aukcje, to ja mam doświadczenie szczególnie z jednym panem, który wygrywa seryjnie licytacje spotkań ze mną czy z Dorotą. Nie wiem, czy tylko nas sobie upodobał, czy ma też jakichś innych ulubieńców, których licytuje, ale jest to ten sam człowiek, którego serdecznie pozdrawiam, pan Andrzej, który prowadzi bardzo niszową, ale jak się okazuje biznesowo popłatną działalność, mianowicie na skalę polską rozkłada plakaty. Jest plakaciarzem. Nie sam to robi, ma od tego ludzi, ale wydawało mi się, że w czasach internetu i w ogóle już nowych mediów robienie biznesu na rozklejaniu plakatów to jest raczej taka rzecz, która się może nie udać, a jemu się udała, więc to jest ten człowiek. Nie mam jakichś niesamowitych anegdot związanych z nim, że przyszedł, nie wiem, ubrany w skórzaną opończę z metalową uprzężą i kazał nam robić różne rzeczy z Dorotą. To nie były tego typu spotkania. Natomiast rzeczywiście kupę kasy wydał na to, żeby te pieniądze popłynęły na słuszną sprawę. A pierwsze pytanie a propos tego, który program lepiej by wyglądał w internecie, to odpowiem inaczej, bo program telewizyjny to jest format telewizyjny, no przeniesienie do internetu nie miałoby sensu. To jakby są dwie różne rzeczywistości, ale mi na przykład w programie, który prowadzę, czyli w Dzień Dobry, regularnie brakuje czasu na pogłębienie. My tam poszerzamy ilość tematów, która się ma zmieścić w odcinku. Mamy 3,5 godziny i naszą ambicją, czy ambicją wydawców jest to, żeby tych tematów było możliwie najwięcej, żeby były najbardziej różnorodne. A mnie czasami brakuje pogłębienia, bo po 4 czy 5 minutach tematu, który mnie zafascynuje, trudno powiedzieć, że on został wyczerpany. Tak prześliznęliśmy się po wierzchołku, że tak powiem, góry. No i nagle ten gość, który przyjechał do nas tam z Krakowa, czy cholera wie skąd, może jakiś profesor jeszcze wybitny, oderwany od swojej pracy, no wpadł na te 4 minuty czy 5. No i trzeba mu powiedzieć, bardzo dziękujemy, to wszystko, a teraz zobaczmy to w pogodzie. To jest aż czasami niestosowne, prawda? Jak widzisz, tak, no ja mam, mimo 20 lat pracy w studiu, mam cały czas takie trochę poczucie winy, no, że przepraszam, że tak pana ściągnęliśmy na tych parę minut, no, ale taka jest formuła tego programu, więc chciałbym, żeby było tego czasu więcej. A czy to nie jest jedna z przyczyn, dlaczego internet pokona docelowo telewizję? To, że my tu na przykład możemy z interesującą osobą rozmawiać 2, 3, 4 godziny w zasadzie bez żadnych tutaj... Jak Andy Murray na korcie, nie? 6 godzin nawet, jakbyśmy chcieli. Wytrzymasz? Ja mam piżamę. Ja wytrzymam, a ty nie wytrzymasz. Ja kiedyś tu 24 godziny robiłem hejt. Serio? Tak. Miałem taki pomysł kiedyś, żeby pobić rekord świata w prowadzeniu telewizji śniadaniowej, czyli dociągnąć ją do następnego śniadania. Żebyśmy przynieśli ze sobą ciuchy na zmianę i żebyśmy z Dorotą dyżurowali przez 24 godziny. I żebyśmy też w nocy przyjmowali gości. No ale... Okazało się, że antena jest zbyt drogocenna, żeby... Ja miałem dobrych gości w nocy, miałem, naprawdę. Przychodzili o 3, o 5, o 8. Szymon Marcinia chyba było o 7 rano. Ale dla ciebie 7 rano to jest środek dnia w zasadzie. Proszę cię. Dla mnie to... Jeszcze to się nawet nie zdążę położyć czasami. Tak, ale zmierzałem do tego, czy w ogóle do końca telewizji versus internet. To znaczy, czy nie masz poczucia, że pracujesz w medium upadającym i co można zrobić, by to medium nie upadło? Nie, bo te... apokaliptyczne scenariusze, że telewizja się kończy, już słyszę od jakichś 15 lat, odkąd podłączyli ludziom szerokopasmowy internet w domach. I wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to medium sobie doskonale radzi. Chociażby dlatego, że uczy się działać w nowej rzeczywistości. No my dzisiaj, tworząc jeden program, tak naprawdę obsługujemy tym jednym kontentem kilkanaście różnych... outletów, że tak powiem, gdzie ten content można obejrzeć. Czyli robisz program, który konsumowany jest na antenie, potem jest konsumowany w playerze, potem jeszcze jakieś ekstrasy są konsumowane gdzieś tam w formie spin-offów z tego, co udało się nakręcić. Czyli myślimy nie w kategorii nagramy i wypuścimy, tylko tworzymy jakąś wartość, którą potem będziemy jak salami kroić na plasterki i sprzedawać na różnych straganach. To jest między innymi ta zmiana, która w telewizji zaszła. Więc to jest telewizja... chyba bardzo życzeniowe z swojej strony. Znaczy ja wiem, że tak robicie, kroicie i próbujecie sprzedać, tylko czy są chętni, żeby to pokrojone salami kupić, bo tak. Mam wrażenie, że jednak... Jest ich mniej niż kiedyś. Znacząco mniej i z każdym rokiem coraz mniej. To też nie do końca prawdziwa teza, bo patrząc chociażby po oglądalności... Dzień Dobry TVN, no bo z tym mam najczęstszy kontakt. Oczywiście oglądalność
10 czy 15 lat temu, kiedy ta telewizja była nowum, kiedy startowała i kiedy nie było dużej konkurencji, była 30-40% wyższa niż dziś. Ale z kolei dzisiejsza oglądalność jest 10-15% wyższa niż 2 czy 3 lata temu. Więc to nie jest tak, że jedziemy po równi pochyłej i tych widzów jest coraz mniej. Zresztą zrobiono taki eksperyment bodajże w Holandii, o ile dobrze pamiętam, parę lat temu, gdzie dano ludziom możliwość zaprogramowania swojej własnej ramówki w telewizji. Czyli ułóż sobie, masz tutaj klocki, ułóż sobie, co chcesz oglądać. 90% ludzi pobawiło się tym dzień, dwa, po czym stwierdzili, pieprzyć to. Chcemy oglądać coś, co nam ktoś zaserwuje. My przychodzimy, my klienci telewizji przychodzimy do domu, siadamy na kanapie, otwieramy browara. Naprawdę oglądasz telewizję w domu? Ja nie, ale są ludzie, którzy w ten sposób... My klienci telewizji siadamy i oglądamy i aż trudno mi uwierzyć, to było stwierdzenie figuratywne. I cokolwiek oglądasz poza sportem na żywo. Ludzie, którzy oglądają telewizję, konsumują ją jako medium bierne. Oni chcą, żeby ktoś ich zabawił, żeby ktoś im coś pokazał, żeby ktoś im coś puścił. Nie wartościuje, czy to są dobrzy widzowie, czy to są źli widzowie, czy zacofani, czy nowocześni. Mówi o tym, że tacy widzowie są. I w bardzo wielu domach, i też pewnie o tym doskonale wiesz, telewizja czy telewizor jest jak ołtarzyk, jest centralnym punktem salonu. Wokół telewizora projektuje się przestrzeń w domu często. U moich starych choćby w domu telewizor jest na głównym miejscu, jest wielkim po prostu ekranem, który cały czas nadaje. I ty mi chcesz powiedzieć, że telewizja się kończy. To, że u twoich starych tak jest, to mnie w ogóle nie dziwi. Ale mówisz z punktu widzenia pewnego wielkomiejskiego elitaryzmu. Człowiek wyposażony w mnóstwo dostępnych narzędzi. Nie masz pokusy, żeby samemu iść w internet? Żeby sobie wybierać z tego supermarketu to, co chce. Tak. A wielu ludzi chce to, czego... Tylko jest ich coraz mniej, jakby natura jest nieubłagana. No. Tak. Nie masz pokusy, żeby samemu być twórcą internetowym? No jestem poniekąd samemu twórcą internetowym. Ale takim na poważnie. Co to znaczy? Takim, kiedy ta twoja działalność stanie się działalnością wiodącą przed kamerą. Być może taki moment nastąpi. Natomiast jeszcze wracając na moment do telewizji i trochę odpowiadając też na to pytanie, które teraz zadałeś, i trochę na pytanie, które zadał pan, czy nie ograniczają mnie pewne reguły, czy ten brak czasu, choćby który wymieniłem, to nie jest problem. To jest trochę tak, jakbyś grał w tenisa w wielkoszlemowym turnieju, albo byś se pykał z kuzynem na korcie. Z kuzynem możesz sobie ułożyć dowolne reguły. Możecie grać do trzech, albo kto kogo trafi piłką, ten wygrywa. No możesz sobie zdecydować. Nie masz żadnych ograniczeń, tak jak w internecie. Ale jednak, jak jedziesz na wielki turniej, no to też pewna otoczka tego, pewien prestiż tego turnieju, pewien rodzaj zespołu, który się wokół tego tworzy, stawki, która tam jest, to wszystko sprawia, że wolisz grać na tym turnieju, a nie z kuzynem, według własnych reguł. I trochę jest tak z telewizją. To jest też coś, co w tej pracy jest kręcące, to jest pewna zespołowość. Samo Dzień Dobry robi kilkadziesiąt osób. Ja tych ludzi znam, lubię, cenię, lubię się z nimi przecierać, lubię z nimi dyskutować. To jest też ważny element tej pracy, nie tylko samo wystąpienie na ekranie, że tam sobie przyjdę na 3,5 godziny i pogadam, tworzenie czegoś w zespole większym niż ja sam, a robiąc coś w internecie, no byłbym tego pozbawiony. Poza tym ja też czasami lubię wchodzić w rolę snajpera do wynajęcia. Jak ktoś mi daje zlecenie, jest program, który ma takie ramy typu Lego Masters, sformatowany program, tam nie ma wiele jakby ode mnie do dodania przełomowego elementu. Ja muszę się w te ramy wpasować. Ale sztuka polega też na tym, żeby w tych ramach zrobić maksimum tego, co można. Jack White z zespołu White Stripes został kiedyś zapytany, dlaczego grali tylko z tą swoją siostrą, tudzież żoną, jak się okazało, tylko we dwoje, tylko gitara i perkusja, chociaż mogli mieć cały skład. Odpowiedział, pod czym się podpisuje, że samo ograniczenie prowadzi do maksymalizacji kreatywności. Jak masz tylko taki obrazek do wypełnienia, to musisz kombinować inaczej, niż jak dostaniesz całą ścianę. I to jest dla mnie telewizja. Mhm. Ładnie wybrnąłeś, muszę to przyznać. Telefon, halo? Cały czas mi podejrzewasz, że ja z czegoś wybrywam. Bo ty stosujesz takie ucieczki cały czas, tak mam wrażenie. Starasz się odpowiedzieć w taki sposób, by rozbroić wszystkie możliwe bomby. Jednocześnie... Jesteś zwolennikiem jednoznaczności, gdybyś chciał tak, nie, zero, jeden. Czasami można w życiu powiedzieć tak, nie. Nie, właśnie życie jest skomplikowane i zbyt zniuansowane, żeby być niewolnikiem takiej prostoty i ostrości widzenia.
tacy prości jak ludzie, jak ja nie potrafię tego Rubika, no ma wiele barw i wiele ścian. Ja nigdy żadnej nie ułożyłem. A widzisz. Dla mnie to zawsze było strokaty przedmiot i nie wiedziałem. Czyli to musisz mieć dwa puzzle, które albo do siebie pasują, albo nie. Dokładnie. Okay. No to tu się różnimy. Dwa tak, jak 25 to już nie, to już jestem w poziomie, gdy muszę wołać syna z prośbą o pomoc. Halo, kto jest z nami? Dobry wieczór, Rafał z Wrocławia. Witam serdecznie panów, pozdrawiam cały kanał. A propos urozmaicenia, chciałem zapytać pana Marcina, powrócić trochę do tematu o wywiad właśnie z panem Piotrem Kraśko na śniadaniowej telewizji. Było to dosyć kontrowersyjne, ponieważ to był przed powrotem pana Piotra do redakcji Faktów. I dwa pytania. Jak ogólnie, czy pan już rzeczywiście wylał się taki duży hejt na panią Dorotę Welman w związku z tym, że tak agresywnie podchodziła do pytań związanych z powrotem pana Kraśki z całą sytuacją z jego tam skandalami? I czy rzeczywiście odwołano koncert chyba Eweliny Flinty, jeśli dobrze pamiętam? Nie wiem, miała wystąpić jakaś gwiazda, ale wystąpienie pana Piotra przedłużyło cały występ. Dziękuję, pozdrawiam i czekam na informacje. Już spieszę z wyjaśnieniami. Krzysztof z pewnością zechciałby, żebym odpowiedział jakoś tak twardo i mocno. Wiadomo, żeby już pływał, żeby nikt się nie poczuł urażony. Powiem ci prawdę. No też powiem prawdę. Bo prawda czasami jest banalna i prosta. Sytuacja wywiadu z Piotrem Kraśko była sytuacją nie do wygrania w żaden sposób. Bo gdybyśmy potraktowali Piotra na zasadzie biedny nasz kolego, chory na depresję, współczujemy ci bardzo, nie chcemy cię teraz dręczyć trudnymi pytaniami, bo i tak już swoje przeszedłeś, to by nas zajechali, że głaszczemy swojego kumpla i że traktujemy go inaczej niż każdego normalnego gościa. Z kolei zadanie mu trudnych pytań, które dotykały tych bolesnych dla niego kwestii, też dla wielu osób okazało się niewłaściwe, no bo jak to tak swojego możemy kopać? Nikogo nie kopiemy, zapraszamy do rozmowy dziennikarskiej dziennikarza, który wie, czego się może spodziewać. No jak nabroił, to chcemy, żeby o tym opowiedział i żeby powiedział, jaki ma punkt widzenia. To po pierwsze. Więc nie rozumiem zupełnie hejtu, który się wylał na nas za to, że zadajemy Piotrowi Kraśce niewygodne pytania. No też mi dzisiaj zadajesz różne niewygodne pytania, nie nienawidzę cię z tego powodu jeszcze. To po pierwsze. Po drugie, błędem było to, i tutaj odsłaniam trochę kulisy jakby naszej pracy, że ta rozmowa została umieszczona na samym końcu programu, kiedy wiadomo, że wszystkie poprzednie elementy mogą przewalić czas. Tu 10 sekund, tu 15, tu 5 i nagle robi się z tego problem, no bo ten program musisz skończyć o określonej godzinie, nie możesz go sobie przedłużać. Muszą wejść reklamy, Krajowa Rada patrzy, nalicza kary i tak dalej, i tak dalej. Więc nie możesz pociągnąć 3-4 minuty dłużej. Musisz skończyć o czasie. I nagle się okazuje, że Piotr nam się rozgaduje, że temat się kręci, że jest gęste, że moglibyśmy pocisnąć dalej, ale wydawca krzyczy nam do ucha: koniec czasu, koniec czasu. Kończymy, bo nie zagra nam Ewelina Flinta. No i faktycznie Ewelina Flinta nie zagrała, dlatego że gdybyśmy jeszcze wcześniej skończyli rozmowę z Piotrem Kraśko, no to on by gadał przez 3 minuty. Więc to był nasz błąd, że po prostu źle zaplanowaliśmy tę rozmowę w czasie programu. I efekt, który z tego wyszedł pod tytułem Dorota gwałtownie przerywająca Piotrowi w pół zdania, rzeczywiście wyglądał niefortunnie, ale gdyby ona tego nie powiedziała, to po prostu weszłyby napisy końcowe na ostro i nagle Piotr już miałby urwaną swoją wypowiedź w pół zdania. Więc była to klasyczna sytuacja z gatunku, trudno ją wygrać w ten czy inny sposób. Natomiast uważam, że dobrze, że ten wywiad w takiej choćby formie się odbył, bo też dał forum Piotrowi, żeby on opowiedział o swoim punkcie widzenia na tę sytuację. Jakkolwiek ocenią go widzowie, ty czy państwo, to już jest inna kwestia, ale uważam, że takie forum się po prostu należało. Myślę jednak, że samo zapotrzebowanie na ten wywiad, pewnie nie wy go wymyśliliście, tylko dostaliście sygnał, że warto taki program zrobić, bo trzeba na nowo uwiarygodnić osobę, która w tej stacji pracuje i pomóc jej wrócić do pracy. Nie było takiego sygnału. Nie. To nie było tak, że ktoś zadzwonił i powiedział: słuchajcie, uwiarygodniamy teraz Kraśkę, niech przyjdzie do Dzień Dobry. Tylko było kilka prób z naszej strony zaproszenia Piotrka do programu i dostawaliśmy z drugiej strony sygnał: nie teraz. Nie jestem gotowy. Teraz nie mogę o tym rozmawiać z różnych powodów, bo toczy się jakieś tam postępowanie.
przyjdźcie kiedy indziej, zapytajcie za jakiś czas. No i w końcu tego dnia zapytaliśmy i usłyszeliśmy, okej, mogę, przyjdę. To jest aż tak proste. Nikt nam niczego nie narzucał na zasadzie, ej, słuchajcie, teraz bierzemy udział w spisku wybielania Kraśki, no bo co tu można wybielać? No chłop zrobił, co zrobił i poniósł tego konsekwencje. Mhm. Natomiast czasami spowiedź jest niezbędna, żeby wrócić i wy trochę byliście żeby, od tego, żeby stworzyć odpowiedni klimat tej spowiedzi. Ja raczej myślałem, oczywiście z zachowaniem całej proporcji, bo absolutnie nie przyrównuje się do tej sytuacji, ani ja nie jestem tą osobą, ani Piotr nie jest tą osobą, ale myślałem raczej o tym jako o rozmowie, no nie wiem, Frosta z Nixonem, czyli Watergate, zrobiła się wielka afera. Ale wiesz, o co chodzi. Tam nie chodziło o wybielanie prezydenta, tam nie chodziło o to, żeby huśtać mu jajka i żeby mu pozwolić wrócić, tylko chodziło o to, żeby ktoś zadał mu kilka niewygodnych pytań. I mam wrażenie, że myśmy z Dorotą te pytania Piotrkowi zadali. Mhm. Telefon, halo? Dobry wieczór, pozdrawiam, Krzysiek z Różyn. Cześć. Mam do was, panowie, trzy pytania. Jedno zacznę może od naszego gospodarza Krzysia. Moje pytanie jest takie. Gdybyś mógł na przykład na Wielką Orkiestrę uczestniczyć w jakiejś licytacji, to czy zgodziłbyś się dostosować swoją fryzurę, czyli swoje piękne, nażelowane, wymuskane włosy, dostosować swoją fryzurę do fryzury naszego mistrza sędziego i ogolić je na zapałkę? Nie. To jest moje pierwsze pytanie. Nie? A, dobra. No to już nie, ponieważ mam problem z zapaleniem mieszka włosowego, co sprawia, że mam takie kropki czerwone i walczę z tym, ale na razie walczę nieskutecznie. W związku z tym, jakbym się ogolił na łyso, to by to źle wyglądało. Znaczy gorzej niż ktokolwiek sądzi. Maści czy... Szampony plus teraz mam wejść w jakieś tam tabletki, ale to wymaga odstawienia w ogóle wina i się zastanawiam. Mhm. Co wybrać po prostu. Bo tutaj mogłaby zadziałać miejscowa immunosupresja, moim zdaniem. O. Ale to potem pogadamy. Dobrze, dziękuję. A dwa następne pytania mam do Marcina. Pierwsze pytanie jest takie, masz dzisiaj świetną koszulkę, więc chciałem zapytać o twoje top 5 metalowych zespołów, przy jakich najlepiej się czujesz. A drugie pytanie związane będzie bardziej z TVP. Czy gdyby przyszedł do ciebie jakiś tam dyrektor wysoko postawiony i powiedział: Marcinie, dajemy ci kupę kasy, chodź do TVP, wracaj, będziesz miał własny program, będziesz miał własną formułę, będziesz mógł zapraszać gości, robić co chcesz, to przy obecnym ustroju politycznym i systemie, w jakim TVP pracuje, czy zgodziłbyś się na powrót do takiej telewizji i na uczestnictwo w takim programie? Ostatnie pytanie będzie łatwe do zmierzenia się z nie zrobiłbym tego. I tu jakby nie ma o czym dyskutować. No Piotr, znaczy Boże, Piotr, Krzysztof chciał, widzisz, o Piotrze Kraśce cały czas myślę, patrząc na ciebie. Jakaś koincydencja. Ja mam chciałeś prawie jasnych odpowiedzi. No to mówię, nie zrobiłbym tego. A druga kwestia, 5 ulubionych zespołów metalowych. O, to się bardzo często zmienia i bardzo dużo jest tam przetasowań na tej liście, w zależności od tego, jaki aktualnie jest moment w moim życiu i jaki mam nastrój, ale myślę, że tak dzisiaj z czapki, jakbym miał strzelać ostatnie płyty, które goszczą mnie często, no to myślę, że Mgła, Exercises in Futility, bardzo dobra płyta, polecam, Marcin Prokop. Ostatnio też dużo słucham płyty już nie najnowszej, czyli zespół Bolzer, płyta Hero, też znakomita rzecz. Chłopcy z mojej koszulki, czyli Szwedzi z Meszuga, też ostatni album, szacunek, ale Kolossus też znakomity. Bardzo lubię zespół Baroness, który, no powiedzmy, że bardziej jest rockowy niż metalowy, aczkolwiek z pnia metalowego wyrosły, więc też bym go wymienił. No i Finowie Zorans i Pazuzu, też taki metal, który trafia do mego ciemnego wnętrza. Mam nadzieję, że pomogłem. Znaczy, nie wiem, o czym mówiłeś przez ostatnie dwie minuty, ale zgaduję, że... Wymieniałem przypadkowe słowa, które mi przychodziły do głowy. A kto to zweryfikuje? No właśnie tak sądzę, że nikt. Dziękuję bardzo za telefon. Powiedz mi, wcześniej powiedziałeś, że
w innym życiu, albo jeszcze inaczej, że ktoś może mieć gorzej od ciebie, bo na przykład pracuje w Żabce, co jest pracą ciężką, nudną, gdzie się nie możesz realizować. Tak zakładam, bo nigdy nie pracowałem, ale może trafi się ktoś z Żabki, kto powie, hej, słuchajcie, mylicie. Zajebiście. Się. Bardzo to lubię. Ale ja podobnie zakładam. Natomiast chciałem zapytać o to, jak wyglądałoby twoje życie i jakim ty byłbyś człowiekiem, gdybyś dalej pracował w banku, od czego zaczynałeś? Czasami sobie zadaję to pytanie i odpowiedź się zmieniła w czasie, bo kiedyś myślałem, że gdyby nie pewna suma zdarzeń, to pewnie do dziś siedziałbym w banku. Gdybym nie napisał kiedyś listu do Machiny, gdyby Machina nie oddzwoniła, gdyby mnie nie zaprosili do współpracy, bla, 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 to dziś bym siedział w banku i bym się tam nudził. Ale im lepiej znam siebie, tym bardziej skłaniam się do odpowiedzi, że... Chociaż to brzmi tak trochę ezoterycznie, że jednak mamy pewne przeznaczenie, które musi się wypełnić. Nie w takim sensie, że jest jakaś tajemna księga, w której ktoś coś zapisał i teraz sprawdza, czy odhaczyłeś, tylko mamy pewne predyspozycje, pewne umiejętności, pewne ciągoty, które po prostu powodują, że grawitujemy do jakiegoś miejsca, do jakiegoś zawodu, do czegoś, co w życiu robimy. I ten grawitas, myślę, ciągnąłby mnie w stronę mediów tak czy inaczej. I prędzej czy później bym się z tego banku wydostał. Może później niż wcześniej, gdyby się pewne okoliczności, jak mówię, nie przydarzyły. Ale to jest trochę tak jak, nie wiem, pytanie Michaela Phelpsa, nie? Czy on by, co on by robił, jakby nie pływał? No jak się rodzisz z czymś takim, z czym on się urodził, szeroka klatka, długi tułów, długie łapy, wielkie dłonie. Ja wychodzę z założenia, że jak się urodził, mógł nie mieć szerokiej klatki. To co? Że jak się urodził, mógł nie mieć szerokiej klatki. Tak mi się wydaje. No ale jakby... Dobra, wiem, o co ci chodzi. Pewna proporcja, która spowodowała, że jakby nagle odnalazł się w pływaniu i zobaczył, że mu to przychodzi relatywnie łatwiej niż innym, więc poszedł za ciosem. No i tak samo... Poczułem w którymś momencie, że relatywnie łatwo mi się pisze, mówi, składa zdania, wyraża myśli. Coś, co jest w banku zupełnie nieprzydatne, no bo tam nie oczekują tego od ciebie, żebyś składał myśli, tylko żebyś po prostu, tak jak ja pracowałem, no to wypełniał tabelki, parzył kawę i robił różne takie automatyczne czynności. Zaraz, byłeś od bankowości elektronicznej. W tamtych czasach to byłeś... To byłem jak wieszcz Jackowski. Wymyśliłem bankomaty, zanim to było modne. To prawda, napisałem pracę magisterską z bankowości elektronicznej, kiedy w Polsce był tylko chyba jeden bank elektroniczny wtedy, czyli Inteligo. Potem mBank też zrobił swoje wejście i nagle mieliśmy dwa. Ja na podstawie tych dwóch już napisałem pracę magisterską, co było, powiedziałbym, dużym nadużyciem, ale mój promotor stwierdził, szanuję twoją wizję, myślę, że większość z tych przewidywań się sprawdzi. Ostatnio odkryłem gdzieś w szafie tą swoją pracę magisterską, przeczytałem, jeden do jednego. Steve Jobs. Wszystko się zgadza. Albo Stanisław Lem nawet. Tylko co z tego? Co ja z tego mam? Ale zapytam inaczej, bo może powiedziałeś pięknie o tym grawitowaniu w stronę zawodowego przeznaczenia, ale być może byłeś na tyle wszechstronnie utalentowany, że w banku też mogłeś zrobić karierę. Nie, bo bank nie był przestrzenią, w której mógłbym eksploatować swoje naturalne cechy i talenty. Co komu po tym w banku, co ja potrafię? No może mógłbym zostać rzecznikiem banku, ale znowu nigdy... Tak jak sięgam pamięcią, żebym nie skłamał w swojej własnej sprawie, nigdy nie pracowałem tylko w jednym miejscu. Zawsze robiłem różne rzeczy. Nawet jak pracowałem w Machinie, to był mój full-time job jako pana redaktora, to równolegle pracowałem w firmie płytowej, fonograficznej w sensie, co było też dla niektórych konfliktem interesów, no bo jak to tutaj wyrecenzujecie płyty, a ty te płyty wydajesz, coś nam się tu nie zgadza, nie? No ale wiesz, zostawmy kontrowersje na boku, tak było. I zawsze się nudziłem robieniem jednej rzeczy, więc jakbym miał pracować tylko w banku czy jakiejkolwiek innej instytucji, to by się nie wydarzyło, to ja bym się zamęczył. A zdarzyło ci się lata później prowadzić event dla tego banku, w którym pracowałeś? Jasne, ale większość ludzi, która tam pracowała za mojej kadencji, już tam nie pracuje, albo gdzieś poszli do innego banku, albo wybrali wolność, albo jeszcze z jakiegoś innego powodu się tam nie znaleźli. No ale pamiętam jakieś takie w ogóle idiotyczne detale, że prezes mojego banku się nazywał Shirish Apte na przykład, był Hindusem. W życiu go na oczy nie widziałem, ale często dostawałem maile od Shirisha Apte, więc zapamiętałem, że taki pan istniał. Nie?
Niewiele więcej pamiętam. Tam jeszcze wyczytałem w tym wywiadzie z 2008 roku, że miałeś niemiłe spotkanie z kserokopiarką, co tak, było gwoździem do trumny. Centralnie ją zepsułem, ale gorsze było to, że dźgałem piórem wiecznym mojego dyrektora marketingu, bo spowodował stłuczkę, w której byłem poszkodowanym samochodem służbowym, a ja nie wiedziałem, że on jest tym dyrektorem, dopóki nie wyjął papierów i się nie okazało, że samochód jest na Citibank zarejestrowany. No i wtedy już było za późno. A ja wpadłem w gniew, bo on próbował przed policją ściemniać, że to była moja wina, bo nie miałem świateł stopu. Jak ja świateł stopu nie miałem? Pióro jest ostre, mogłeś mu zrobić krzywdę. Nie, było zamknięte pióro. Aha. Po prostu z bezsilności wyszarpnąłem mu to pióro z kieszonki. Sobie i wbiłeś w szyję? Nie, tutaj. Złamało się i zalało mu cały garnitur atramentem. I się okazało, że jest na wyższym stanowisku niż ty w firmie. I sam możesz się domyśleć, jaki był ciąg dalszy. Długo tam już nie pracowałem. Nie zostaliście przyjaciółmi? Nie. Jednak, okej. Okay. Pan Tomasz, pamiętam go jak dziś. Niech się nauczy jeździć samochodem. Kto jest z nami? Cześć, tu jest Karolina. Cześć. Dzień dobry. Miasta. Mam takie pytanie. Odnośnie gościa waszego w Dzień Dobry TVN, a mianowicie Kłebo. Czy wcześniej, przed programem, czy nie wiem, w trakcie kilku godzin przed programem dowiedzieliście się, że on będzie gościem, czy to było jakąś wielką tajemnicą? Chodzi o Kłebo na FIDE, tak? Tak. Tak, Kłebo, tak. Rozumiem, że chodzi o ten wywiad, kiedy on przyszedł przebrany za starego Kłebo, tak, za dokładnie. Kogoś innego. Tak. Wiedzieliśmy, że on przyjdzie w tym wcieleniu, no bo on już się wcześniej objawił w internecie, więc było wiadomo, że jest to jakaś kreacja, którą sobie wymyślił na potrzeby kolejnej płyty i koncertów. I akurat mnie osobiście się ta kreacja dość spodobała. No nie jest to nic super oryginalnego, taki pomysł, żeby zmylić swoją tożsamość, ale wydało mi się to interesujące i zabawne. I ciekaw byłem, zapraszając go, czy będzie w stanie wytrwać w tej roli, czy będę w stanie w jakiś sposób go z niej wybić i że na moment zapomni, za kogo się przebrał. Ale był skubany twardy i mu powieka nie drgnęła nawet. Ja byłem zaskoczony, że wy w tej roli wytrwaliście, bo nie daliście po sobie poznać, że wiecie, że on udaje. Tak, no jakby bawimy się to na całego. Mhm. To jest taka chwila w telewizji, kiedy bawimy się kreacją, a nie uprawiamy tak zwane dziennikarstwo śledcze pod tytułem kto się kryje pod tą maską? Powiedz nam, synu, kim jesteś naprawdę? Uznaliśmy, że jest to rodzaj zabawy, w której każdy ma swoją rolę i bawimy się tymi rolami. No, czasami też tak można. Muszę przyznać, że tak jak powiedziałem, nie oglądam telewizji śniadania zbyt często, to widziałem i podobał mi się moment, w którym niemalże przytuliliście go i utuliliście, bo jest takim biednym chłopcem z Ciechocinka. Nie, z Ciechanowa, przepraszam. Ciechanowa. Z Ciechanowa, tak, z Ciechanowa. Każdy pretekst, żeby potulić Kłebo, jest dobry. Tak jest. Po to go zaprosiliśmy głównie. Pozdrawiamy Kubę. Tak, oddaję ci głos jeszcze. Dobrze, iż mam właśnie nawiązanie właśnie do tego, że jak siedząc i oglądając to się po prostu z tego śmiałam i nie wiedziałam, czy to naprawdę tak jest, czy jakby, że naprawdę go tak postawiacie, bardziej, że jakby wierzycie w to, że faktycznie się tak zmienił i to było bardzo śmieszne. No i kolejne jeszcze pytanie, ostatnie. Najdziwniejsza sytuacja w Dzień Dobry TVN, jaka wam się zdarzyła, nie wiem, tobie i Dorocie, bo razem prowadzić program. Największa wpadka? Mhm. Ojej, było tych wpadek tak dużo, że już moglibyśmy osobny program zrobić z samych wpadek, ale myślę, że jedna z takich wpadek, które pamiętam, no to przedstawienie w Dzień Dobry TVN szacownego profesora antropologii Wiesława Olszewskiego, świętej pamięci, z Instytutu Adama Mickiewicza, który w bardzo specyficzny sposób się nosił, był bardzo ekscentryczną postacią, chodził w jakichś afrykańskich tunikach, obwieszony afrykańską biżuterią, miał włosy wystrzyżone jak kozacki żołnierz, z jednej strony łyse, tutaj na górze jakoś tak fantazyjnie zakręcone, więc nie wyglądał jak poważny profesor antropologii. I akurat przyszedł do programu, w którym jednym z gości, jednym z tematów później miało być spotkanie z wróżem, który miał nam opowiedzieć, co spotka nas w roku następnym, bo ta rozmowa się toczyła chyba tam pod koniec grudnia. No jakoś tak mi się kartki scenariuszu skleiły, że owego profesora zapowiedziałem jako wróża, który przyszedł do nas ze swoim magicznym tarotem oraz z kryształową kulą, zaraz w nią zerknie i odpowie nam na pytanie, co przyniesie rok 2000.
17 załóżmy. I profesor wytrwał w tej roli, nie powiedział, ej, słuchajcie, to chyba nie o mnie chodzi, tylko przyjął to na klatę i zaczął snuć jakąś opowieść, co wydarzy się w roku przyszłym. Więc chapeau dla profesora, że zachował zimną krew i że bawił się w tę grę, chociaż to nie była gra, tylko moja głupota. Pamiętam, że kiedyś też przyszedł do nas Zbigniew Lewstarowicz, znany seksuolog, który usiadł w poczekalni, rozłożył sobie gazetę i ewidentnie czekał, aż go zaprosimy do rozmowy. Ale nie pornosa żadnego, tylko normalną. Normalną, tak. Przeglądam ją sobie, jak to profesor, z elegancją, a my zaczęliśmy nerwowo wertować scenariusz, szukając, w której rozmowie mamy tego gościa, bo nie pamiętamy, żeby był zaproszony. Okazało się, że nie był, że był zaproszony do telewizji śniadaniowej, ale nie do tej. No ale skoro już przyszedł, to został i wymyśliliśmy dla niego jakiś czyli temat. Zamiast na Woronicza przyjechał do was. Tak. I został już na antenie. Wpuściliśmy go w jakimś temacie, który na poczekaniu wymyśliliśmy. Być może to był błąd, bo profesor się odpalił, bo jest cudownym człowiekiem, pasjonatem swojej dziedziny, ale jak mu się zostawi za dużo swobody, to potrafi czasami podryfować w jakąś stronę i tam miało być coś, prawda, o kobiecym orgazmie, no bo tak na szybko wymyśliliśmy, żeby nam coś opowiedział. Wiadomo, temat interesujący dla naszych widzów i widzek. A on nagle się odpalił, że szedł przez park tutaj do nas, do tego studia, mijał wiele drzew i przyszła mu do głowy taka refleksja, że przecież na świecie istnieje wielu dendrofili, ludzi, którzy przytulają się do drzew bardziej niż normalnie, i zaczął nam opowiadać o tajnikach współżycia z drzewem. No i sam rozumiesz, że musieliśmy szybko wybrnąć z tej sytuacji, skoro już sami ją sprowokowaliśmy, to trzeba było jakoś z niej wymanewrować. Ja już nie pamiętam, jak to zrobić. Drzewo musi mieć dziuple, czy jak to... Wydaje mi się, że nie jest to warunek konieczny, aczkolwiek na pewno ułatwia to sprawę, jeśli to drzewo dziuple posiada, tak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Słuchaj, a miałeś takie sytuacje, gdzie ktoś na antenie drwił z ciebie po prostu, robił cię w konia, bo wiem, że taka sytuacja w Dzień Dobry TVN się zdarzyła innej parze prowadzących. Jest taki stand-uper, który się nazywa Antoni Syrek-Dąbrowski. Oni go zaprosili w walentynki. On przyszedł opowiadać, co znaczy ten dzień dla niego, i zaczął opowiadać, że po prostu w walentynki zmarła jego dziewczyna i zawsze idzie na grób i zostawia kwiatki. I zaczął opowiadać totalnie zmyśloną, smutną historię, która w żaden sposób nie pasowała do klimatu, jaki miał być w studio. Miałeś podobną sytuację, czy nie? Nie. Nie, ale no, gratuluję kreatywności panu Syrkowi, że wytrwał też w tej roli, bo pamiętam, że podobną akcję zrobił Michał Kępa. On dwa razy taką akcję zrobił. Mam Talent. Zanim jeszcze był moim współprowadzącym w tym programie, to przyszedł kiedyś do Mam Talent jako uczestnik i udawał członka czeskiej grupy komediowej, mówiąc po czesku, opowiadając dowcipy po czesku. Tak dobrze, że go nie zdemaskowałem wtedy. I dopiero po paru latach się okazało, że teraz z tym gościem prowadzę program. Także myślę, że mógłbym dać się oszukać. Mhm. Ja zawsze do mnie mam, że ktoś przychodzi... W dobrej wierze. W dobrej wierze. No, jak opowiadasz, że mu umarła dziewczyna, no to przecież nie będę mówił, ty, mordo, ale ty chyba kłamiesz trochę, nie? Pokaż mi zdjęcie, że umarła. No nie, no tak nie będę robił. No tak. To by było dopiero kłopotliwe, gdyby się okazało, że naprawdę mu umarła. To musiałby być pech Heizera. Ja myślę, że to jest ta właśnie jedna z sytuacji bez wyjścia, no tak jak wywiad z Piotrem Kraśko, nie? Że jakby cokolwiek zrobisz, to będzie źle, no. Wspomniałeś o programie Mam Talent. To jest program, którego trzeba ci zazdrościć, tak uważam. Ponieważ widzisz z bliska nie tylko bardzo utalentowanych ludzi, wszechstronnie utalentowanych, ale też widzisz żywe emocje. Widzisz czasami łzy zwycięstwa, łzy porażki, i to takie się wydaje bardzo ludzkie doświadczenie. Takie, którego trudno doświadczyć na co dzień w telewizji. W innych programach na pewno nie. Nie podejrzewałem cię o taką głębię refleksji, że w twoim sercu jest miejsce na taką czułość wobec ludzkich emocji. Jestem bardzo czułym człowiekiem. Ja się nawet wzruszyłem, jak o tym mówiłem. Jak, wiesz co, był taki program kiedyś, gdzie on się chyba nazywał Eisenhardt, niewidomy mężczyzna z Olsztyna. Zaśpiewał tak piosenkę, że ja się popłakałem. Naprawdę. Nie wiem, co powiedzieć teraz. Mam ochotę cię przytulić. No ale za nie, rękę to pomijmy. Ale no tak, odpowiadając na twoje pytanie, to nie było pytaniem, było stwierdzeniem, ale doszukam się w tym pytania o program Mam Talent, to też za ten program, za to ten program cenię, bo często spotykam się
w tym programie z ludźmi, którzy tak szczerze wierzą w to, że mogą odmienić swój los. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, że przychodzi ktoś, kto naprawdę ma w życiu pod górkę z różnych powodów, kto naprawdę wiele poświęcił, żeby w tym programie być, kto tam siedzi w tej poczekalni, cały upocony, przyjechał gdzieś z jakiegoś miasta, wydał całe pieniądze ostatnie, jakie zaoszczędził, na bilet dla siebie i rodziny. No nie chcę już teraz eskalować tych wzruszeń, które tam się pojawiają, takie poza kulisami, czy tam za kulisami, ale naprawdę często to są ludzie, dla których to jest jak w ósmej mili, ten jeden nabój w rewolwerze Eminema, który musi trafić w środek tarczy, albo ich świat się zawali. I z tą sumą oczekiwań stają przede mną, zanim wejdą na scenę i mam do czynienia z taką szczerą emocją, z czymś takim, co w telewizji często bywa zagubione przez cynizm ludzi, którzy tę telewizję robią, przez to, że to jest biznes, że to jest interes, że to są cyfry, że to są pieniądze, i nagle w tym cynicznym świecie pojawia się ktoś tak czysty. I to jest wzruszające. Czy mu tam potem pójdzie dobrze, czy nie, to jest inna sprawa, ale ten moment przed wejściem na scenę, kiedy widzisz, że masz w ręku czyjeś marzenia, już tak mówiąc górnolotnie, to robi wrażenie nawet po 15 latach. Ja od razu przeproszę tego pana z Olsztyna. On się nazywał Paweł Eisenberg, nazywa się dalej. Mhm. Możecie sobie wygooglować jego występ w Mam Talent. Naprawdę warto. Miałeś czasami takie poczucie niesprawiedliwości w tym programie, że chciałeś się za kimś wstawić i pójść do jury i powiedzieć, ej, co wy robicie? W ogóle ten człowiek musi przejść dalej. Myślę, że takim najbardziej spektakularnym przykładem tej emocji, o której mówisz, był występ pewnego wokalisty w jednej z pierwszych edycji, którego jury odrzuciło. Uznali, że w sumie to sam jakby przyszedł, to może by było spoko, ale przed zespołem, ten zespół tak bez sensu. Jakby ten zespół zostawił, to może by go przepuścili. I ja zobaczyłem w tym chłopaku naprawdę niesamowity potencjał. Może dlatego, że muzyka jest moim medium, że się na niej najlepiej znam i najlepiej ją czuję. I widziałem, że tam jest talent. No i go wyrzucili. Wtedy jeszcze nie miałem złotego przycisku, że mogłem go uratować, więc jedyne, co mogłem zrobić, to wygrażać moją wątłą piąstką i mówić, ja wam tego nie daruję. No a potem chłopak poszedł i zrobił karierę i nazywa się Dawid Podsiadło. No. I dzisiaj myślę, że nikt nie ma wątpliwości, czy ma ten talent, czy go nie ma. A miałeś takie chwile, że chciałeś za kimś się wstawić nie dlatego, że talent był tak porażający, ale że historia życiowa dawała do myślenia? Nie przypomnę sobie konkretnej takiej sytuacji, nie chcę teraz wymyślać niczego na siłę, ale też do czasu uzmysłowić, że to, co oglądamy w telewizji, to jest skromny wycinek mnóstwa nagrań, które robimy na castingach. To jest mniej więcej proporcje 1 do 10. My na każdym castingu przesłuchujemy kilkadziesiąt osób, a potem do telewizji trafia kilka. Więc często były to prawdopodobnie historie, o których nawet ludzie nie wiedzą. Ktoś po prostu tego nie obejrzał, no bo tego nie wyemitowali. I to też pokazuje, tu też nie chcę wchodzić oczywiście w rolę męczennika programu telewizyjnego, ale to pokazuje, jak to jest jednak duży wysiłek dla człowieka, który ten program prowadzi. Ludziom się wydaje, że no wiesz, stajesz sobie, masz fajną robotę, gadasz sobie z ludźmi, wpuszczasz ich na scenę, przytulasz ich, pocieszasz, ale jak sobie policzysz, że zaczynasz zdjęcia o 8 rano i non-stop jesteś na nogach za sceną do 22, 23 i o każdym z tych ludzi musisz coś sensownego powiedzieć, musisz błysnąć jakimś żarcikiem, bonmotem, czymkolwiek, bo nie wiesz, co wejdzie. Przy każdym z nich musisz się tak samo starać. I jak sobie wyobrazisz, że po 3 czy 4 godzinach już ci nogi wchodzą w dupę, już nie wiesz, co mówisz, a masz jeszcze przed sobą 14 godzin nagrań, no to jest pewnego rodzaju wysiłek. Nie biczuję się tym, bo to lubię, ale nie wszyscy o tym wiedzą. Ale najazdy na was w trakcie występu artysty to jest straszny cringe, uważam. Takie, wiesz, że przyjeżdża kamera, a wy stoicie. No taki jest ten format. Ale to jest totalnie bez sensu. Nie chciałeś z tym nigdy walczyć? Ja wiem, że w zagranicznych edycjach tak to właśnie wygląda, ale to jest naprawdę głupie. A jakbyś wolał, żeby było? Żeby was wtedy nie pokazywano. Naprawdę, nie jest ani twoja twarz mi potrzebna, ani kiedyś Szymona Hołowni, jak pokazuje się, dobrze mu idzie, w czasie, gdy ktoś... A jak na przykład w czasie tego występu w jakiś interesujący sposób komentujemy ten występ, to też nie? Jak komentujecie w sposób interesujący, to tak, ale jeszcze nie widziałem takiego momentu. Mhm. W sumie może ja też nie. Nie chodzi mi o to, gdy coś mówicie, ale wiesz, masa jest takich ujęć po prostu na wasze twarze. Tak się podzieliłem jako widz zwykłą refleksją, że mnie to zawsze irytowało. Nie, też ci odpowiem, bo ja wiem, o czym mówisz. Mnie z kolei irytowało zawsze to, że naprawdę myśmy tam często stawali na rzęsach naszej kreatywności, żeby powiedzieć coś takiego
A, żeby wiesz, siadło, nie? I tak sobie przybijamy piątkę potem za kulisami. Ale teraz weszło, ty stary, ale to wejdzie do montażu, ale będą płakać. A potem z tych wszystkich historii, które tak w pocie czoła wypracowaliśmy, właśnie wchodzą przybite piątki, zaciśnięte pięści. Ha! Wow! Niesamowite! Więc już w ostatnich edycjach zacząłem robić sobie z tego jaja i mówię, dobra, słuchajcie, do kamery, teraz gram emisyjne, zajmie mi to 2 minuty, ale będziecie mieli na całą edycję. I stoję i robię. Wow! Niesamowite! Rany boskie! Co on zrobił? I robię to dla żartu. Potem oglądam edycję, co wchodzi? No właśnie. No dobrze, telefon już długo czeka, halo? Dobry wieczór, dobry wieczór panowie. Dobry wieczór. Warszawy. Cześć Krzysztof, cześć Marcin. Cześć. Tak zacznę, Krzysztof, od ciebie, ale pytania będą do gościa, spokojnie. Ale gdzieś ta etymologia słowa hate park gdzieś chyba zanikła w ostatnich miesiącach, bo za dobrych gości zapraszasz i nikt go nie hejtuje, nikt kolejnego gościa nie hejtuje. I chyba trzeba przemyśleć już teraz troszeczkę tą nazwę, bo mało tego hejtu, ale bardzo dobrze. Z drugiej strony coraz lepiej według mnie się to ogląda i utrzymujmy ten poziom, tak to powiem, troszeczkę się podlizując. Drugie pytanie do gościa. Jestem krok, jeśli chodzi o oglądanie, godzinę do tyłu, więc jeśli był ten temat, to parki. Ale no gdzieś jest taka opinia publiczna i gdzieś tam Marcin po prostu jest szanowany, że na żywo to on zrobi wszystko. Ale jak teraz rozmawiacie o Mam Talent, to gdzieś tak zapytam, czy jak wygląda proces przygotowania do takiego odcinku na żywo? Czy jest to zawsze jakby jakiś schemat, który w jakiś sposób się przygotowujesz do występu na żywo? I czy z drugiej strony trzeba mieć to coś, czy da się przygotować na nieprzygotowane? Tylko ustalę, czy to jest pytanie o uczestników, jak oni się mają przygotowywać, czy o prowadzących, jak nie, się nie, stricte do ciebie jak i w jaki sposób ty się przygotowujesz. W jaki sposób ja się przygotowuję, okej. No może cię zaskoczę, ciebie może też, że niespecjalnie się przygotowuję. To znaczy program na żywo uważam, żeby był udany. To jest moja teoria, nie powtarzajcie tego, bo może wam się nie udać, ale ja w to wierzę. Musi mieć w sobie duży potencjał nieprzewidywalności. Musi zaistnieć tak zwany fenomen chwili. Jak wychodzę na scenę, prowadzę event, zwany hałturą przez Krzysztofa, albo prowadzę program telewizyjny na żywo, to... Event to jest finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej, a nie, wiesz, ej, spotkanie otwarcie właścicieli masarni. Pod Tarnowem. Dla tych ludzi jest ważniejszym eventem niż te twoje mistrzostwa. Pamiętaj o tym. Kwestia perspektywy. Wracając do przerwanej myśli, staram się zostawiać sobie maksymalny margines na improwizację i na spontaniczność, bo uważam, że rozrywka zbyt zaprogramowana, żarty zbyt zadekretowane, przepuszczone jeszcze przez filtr różnych tam akceptujących gremiów, że musi to przeczytać pan reżyser, pani producent i powiedzą, no może w sumie to zostać, wrzucamy na prompter, to jest zabójstwo dla rozrywki, to jest wyrwanie jaj telewizji, w ogóle pracy na żywo. Więc ja się przed tym wszystkim bronię i staram się do ostatniej chwili, jeśli nawet mam jakieś zamiary albo jakieś pomysły na to, jak coś rozegrać, nie ujawniać tego przed ekipą. Mamy jakiś scenariusz tak zwany bazowy, jakieś tam teksty napisane na próbę, żeby na próbie było wiadomo, ile czasu to zajmie, gdzie w danym momencie będzie kamera, co zaświecimy, w którym momencie zgasimy. No, technikalia, ale wszyscy się już przyzwyczaili do tego, że to, co jest na próbie, a to, co jest na żywo, to są dwie zupełnie różne przestrzenie. I to mnie strasznie rajcuje. Bo wtedy jakby, wiesz, no masz maszynerię, w której trzymasz stery i możesz tym albo lecieć bezpiecznie, albo zrobić parę dziwnych manewrów. No i ja wybieram czasami to drugie. Mhm. To, że napisane żarty nie działają, to słyszymy codziennie jadąc samochodem. To znaczy, jestem zdumiony, że ci wszyscy... pracownicy stacji radiowych nie są w stanie nawet przypadkiem raz na 100 razy opowiedzieć dowcipu, przy którym faktycznie ktoś się uśmiechnie. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Najmniej tak. Śmieszne, zabawne dowcipy opowiadają prezenterzy stacji radiowych. To jest w ogóle niesamowite, że oni nawet przez przypadek kogoś nie rozśmieszą nigdy. Wydaje mi się, że żeby humor był zabawny, to musi być trochę niebezpieczny. Jak w żarcie nie ma potencjału obrażenia kogoś, urażenia kogoś, jak w żarcie nie ma ryzyka,
że komuś się nie spodoba, no to ten żart zazwyczaj jest miałki, tak jak, nie wiem, jak się ta gazetka nazywa, w której czasami dla beki ludzie, z której czasami dla beki ludzie wyciągają takie, wiesz, wycinki na zasadzie... Historie rodzinne. Historie rodzinne, tak. Mój mąż poszedł po żarówkę, wrócił z żarówką, wkręcił, nie działała. Okazało się, że miała zły gwint. Śmialiśmy się do rozpuku. No to są mniej więcej tego typu ciepłe, sympatyczne żarty. A żart musi trochę boleć. Dobrze. Czy jesteś jeszcze z nami? Nie, już nie. A miałeś przy okazji talent show czasami taką pokusę, żeby pójść do kogoś wyjątkowo nieutalentowanego i przed programem mu powiedzieć: nie rób tego, nie wchodź tam. Nawet jeśli miałbym taką pokusę, to bym tego nie zrobił. Bo po pierwsze, to nie jestem ludzkie. Od tego, żeby takie to rzeczy jesteś mówić. Jesteś cynicznym panem z telewizji. Nie, no jakby jest jakaś tam... Popchnie na scenę jest tego jakaś wariata. Układanka funkcji. No, jest jury, które ma się na ten temat czasami wypowiadać. Czasami trzeba uratować osobę nieświadomą. Słuchaj, jeśli człowiek jest przekonany, że nadaje się do tego programu, przeszedł jakąś drogę, jakieś sito selekcji, że staje już w tym momencie, kiedy ja tam jestem, to znaczy, że nie można mu powiedzieć, jesteś beznadziejny, nie nadajesz się, bo takie rzeczy uczestnicy słyszą najczęściej na precastingach, czyli tych bardzo, bardzo wstępnych selekcjach, kiedy nawet nas prowadzących ani jurorów jeszcze nie ma, tylko jest jakaś tam osoba z produkcji i one są często bezwzględne na zasadzie, nie, sorry, to nie to, nie, dziękujemy, następny. Więc nawet nie przypominam sobie takiej sytuacji, w której spotkałbym taką osobę. Nie pamiętam takiego występu, który by sprawił, że mi ręce opadły i stwierdziłbym: o Jezus Maria, jak ty się tu znalazłeś, chłopie? Kto cię tu wpuścił w ogóle? A nie miałeś nigdy myśli, że twoje miejsce jest tam w jury, gdzie są największe gwiazdy tego programu? Największe gwiazdy? Mhm. Mam wrażenie, że najbardziej wygrywają na tych programach jednak osoby, które są w jury, a nie te, które występują. Widzisz, to znowu uznasz to za niekonkretną, wymijającą odpowiedź, ale ja ci odpowiadam szczerze, tak jak czuję i jak myślę. Nie podpisuję się pod tą retoryką wyścigu w mediach. Tak jak zacząłeś tam w którymś momencie, chyba o Filipie, kiedyś cię tam doścignie czy przerośnie, to jest dla mnie zupełnie obca retoryka. Tak samo jak mi mówisz, ci są więksi, ci są mniejsi. Bo ja się z nikim nie ścigam w tym biznesie i w ogóle ten język taki przemocowy, który często w mediach plotkarskich się pojawia. Ten tego zaorał, ten tego zgasił, ta przyćmiła tą. To jest jakieś w ogóle gówno, jakaś paranoja. W ogóle nie mam z tym nic wspólnego. Więc teraz odpowiadając na twoje pytanie, pewnie, że miałem wiele razy taką myśl. Tylko, że na razie wszyscy jurorzy żyją, żadne miejsce się nie zwolniło, więc odpukać, żeby tak było jak najdłużej. Kurczę, ty jesteś wysoki, dla ciebie zegar szybciej bije. Ja myślę, żebym... żebym chętnie takiej roli spróbował. Może niekoniecznie mam talent, ale jest parę programów, w których myślę, że byłbym kompetentnym jurorem. A potrafiłbyś był. Dałbyś radę być takim jurorem, który jest na tyle bezwzględny, że kocha go publika za jego bezwzględność? Być Kubą Wojewódzkim? No Kuba Wojewódzki już napisał tę historię, więc tak. Teraz wchodzenie w jego buty jest bez sensu. Zawsze chyba jest potrzebny ktoś, kto podobne buty założy, może nie te same. W jakiej roli miałbyś tam występować? Chyba jednak w takiej. Mówisz o człowieku, który jest boleśnie szczery czasami. Tak. Potrafiłbym to, ale mam wrażenie, że Kuba, kiedy budował tę postać w Idolu, podporządkował ją w jakiejś mierze takiemu telewizyjnemu efekciarstwu. To znaczy często mówił rzeczy bardziej efektowne i bolesne do ludzi, którzy przed nim stawali, niż wynikałoby z zachowania pewnej proporcji juror-uczestnik, po to, żeby zagrać na siebie i zbudować rolę, jakiej jeszcze w telewizji nie było. No bo umówmy się, że... Pamiętam moment, jak przerwał człowiekowi występ i powiedział: dokończysz w domu. Było to brutalne, że aż zabawne. Myślę, że gdyby dzisiaj ktoś taki się pojawił i próbował grać tymi samymi kartami, to by nie zażarło, bo to już było, nie? Kuba był po prostu pierwszy. No przed Kubą był jeszcze Wojtek Jagielski, który też prowadził wywiad czy Wieczór z Wampirem, gdzie też był ostry i wydawało się bezwzględny w swoich pytaniach. Jak się dzisiaj to ogląda, no to jest taka dobranocka, nie? Gdzie tam ta bezwzględność. Więc Kuba otworzył pewne drzwi, które w polskiej telewizji były wcześniej zamknięte. No ale po co nagrywać po raz kolejny tę samą płytę? No Led Zeppelin raz się pojawili na świecie. Jak dzisiaj ktoś próbuje grać podobnie, no to wzruszamy ramionami. Już to znamy. A jakie są dzisiaj twoje relacje z Kubą Wojewódzkim?
normalne, w sensie takie jak z wieloma ludźmi z tego biznesu, czyli jak się na siebie wpadniemy, to gadamy. Jak na siebie nie wpadamy, to też swojego towarzystwa na siłę nie szukamy. Byliśmy razem na jakichś paru śniadaniach, obiadach, kolacjach. W życiu gadaliśmy parokrotnie prywatnie, natomiast nie mam między nami jakiejś specjalnej zażyłości, ale mam wrażenie, że jest jakiś szacunek wzajemny wobec tego, co robimy. On ci kiedyś wbijał szpilki, ale też mam wrażenie, że to wbijanie szpilek wynikało trochę z szacunku, bo czasami wbijamy szpilki tym, których traktujemy jako ludzi godnych uwagi w ogóle. Wiesz co, ja mam do tego też takie podejście, że po prostu tak samo jak Kuba jest Kubą, tak samo, nie wiem, Bartek Walaszek jest Bartkiem Walaszkiem, jak on mi wbija szpilki w swoich kreskówkach. Tak. Musimy nazwijmy. Zaraz do tego dojść, bo czat prosi o temat. Okej, no tak, dobra, to zaraz dojdziemy. To uważam, że to wynika z roli, którą sobie jeden czy drugi przyjął, i obrażanie się o to, że ten albo ten wbił ci szpilkę, byłoby się obrażaniem się na to, przepraszam za porównanie, że pies szczeka albo że kot miauczy. No, taka jest ich rola. Jeżeli nie stoi za tym zła intencja, wierzę, że nie stoi, to ja bardzo chętnie biorę na klatę takie historie, które nawet często samego mnie śmieszą. Jeśli są zabawne, inteligentne i jest w nich coś, co sprawia, że doceniam kunszt nadawcy. W przypadku Walaszka często się uśmiechałem do tych postaci, które on wykreował w swoich opowieściach. No to o Blok Ekipie porozmawiamy po tym telefonie. Halo? Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie. Alberto z tej strony. Ja mam pytanie, trochę w sumie nawet nawiązuję do tematu, bo pytanie mam o grochu. Sam pochodzę z tej dzielnicy. No i pytanie do pana Marcina, jak wspomina swoje czasy młodości, czy może jakieś ciekawe miejsca, nie wiem, tor kolarski, orzeł, czy plac Szembeka, gdzie się spędzało czas. Możemy się nie ograniczać do Grochowa, może być. Jasne. Też, to mogą być też jakieś okolice. Chciałem powiedzieć, jak powiedziałeś, że czasy swojej młodości, że jakie czasy młodości, przecież to wciąż trwa, ale potem spojrzałem w ekran, zobaczyłem na podglądzie siwego dziada i pomyślałem sobie, jej, rzeczywiście czas młodości jakiś czas temu już upłynął. I rzeczywiście wychowałem się na Grochowie i jestem w rzeczywistości wdzięczny za to doświadczenie, bo tam się spotkałem z czymś takim, co dzisiaj nazywa się w korporacjach diversity, czyli różnorodność, czyli miałem okoliczność żyć w środowisku, gdzie z jednej strony w bloku mieszkały totalne patusy, gdzie była ciągle jakaś Melina i Jadka, a z drugiej strony mieszkał na przykład fizyk jądrowy, który potem otarł się o Nobla w swojej dziedzinie, gdzieś tam wówczas w Moskwie terminował nomen omen jako współpracownik naukowy jakiejś instytucji, więc to było miejsce, gdzie jak w Nowym Jorku można było spotkać każdego. A inne dzielnice bardziej hermetyczne i bardziej sprofilowane, typu inteligencki Żoliborz, chyba nie miały takiej różnorodności, ale nie wiem, nie wychowałem się tam, to się nie wypowiadam. Natomiast jeśli chodzi o miejsce moje ulubione na Grochowie, to z nieoczywistych względów było to rondo dawnej zajezdni autobusowej za szpitalem na Szaserów, tam obok krematorium. Wiem, że może okoliczności niezbyt porywające, ale na tym rondku uczyłem się driftować samochodem. Jak tylko spadł pierwszy śnieg, brałem swoją Skodę 120L z napędem na tył, prawie jak Porsche, z naciskiem na prawie, i tam robiłem rzeczy, które potem robił też świętej pamięci Ken Block, tylko on to robił lepiej trochę. Także to było moje ulubione miejsce. Nikt tam też mnie nie szukał, więc pierwsze fajki na przykład to też tam za tym krematorium. No, dobre miejsce, żeby się z fajkami... No właśnie, powiem. Wiedziałem, że tak. Połączysz te kropki i bałem się, że to powiesz. Zawsze możesz na mnie liczyć, jeśli chodzi o głupią puentę niestosowną, to jestem na miejscu. Jesteś jeszcze z nami? Tak. Jeszcze jedno pytanie mam. Kiedyś była taka postać w Mam Talent, ale to bardzo młody byłem. Nazywał się Gienek Loska. I on chyba potem startował też w jakimś innym programie i nawet coś tam się dostał dalej. Natomiast ja wspominam tę jego historię w taki sposób, Mam Talent, że był chyba na jakichś castingach, w telewizji został przedstawiony, bardzo, bardzo, bardzo dobrze oceniony. Natomiast potem był jakiś etap chyba w tym programie, że
z tych ludzi, których niby dopuścili tam do tych programów na żywo, potem i tak jakby była jakaś selekcja, kto finalnie się tam dostanie. No i gdzieś tam zakulisowo starszy kuzyn, który niby coś miał wiedzieć więcej ode mnie, kiedyś szepnął na ucho, że nie podpisał, nie dogadał się w sprawie jakiegoś tam, nie wiem, przetwarzania danych, czy w każdym razie jakoś się nie dogadał ze stacją. Czy tutaj coś więcej masz do powiedzenia? Szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia o tym, o czym mówisz. W sensie nawet nic mi się w głowie nie zapala, żadna historia z tym związana. Pamiętam oczywiście Gienkalowskie, Loskie, świętej pamięci. Świetny artysta i kawał muzyka. To mogła być taka historia z happy endem, że kogoś wyciągamy, artystę ulicznego, i robimy z niego mainstreamowego niemalże, ale okazało się, że chyba predyspozycje trzeba mentalne były dać trochę się wyciągnąć, niewystarczające. Nie? Jak ktoś nie chce dać się wyciągnąć, no to na siłę mu szczęścia takiego nie przyniesiesz. Gienek chyba po prostu wrócił do tego, co najlepiej znał i w czym się najlepiej czuł. Nie w show biznesie, gdzie był przenoszony z miejsca na miejsce jak obwoźny kolorowy ptaszek w klatce, tylko na ulicę, tam gdzie wyrósł i tam gdzie czuł wolność. Więc myślę, że poszedł za swoim powołaniem. Natomiast nie znam tej historii, o której nasz widz wspomniał, więc nie mam nic do powiedzenia na ten temat kompletnie. Mhm. Przykro mi. No dobrze, to dojdźmy do tego tematu, którego domaga się czat już od godziny. Przytrzymaliśmy ich bardzo długo. Blok Ekipa. Co to za temat? Blok Ekipa. I co z nią? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ponieważ pojawiają się wyłącznie hasła Blok Ekipa, Walaszek, dawaj, pytaj, Blok Ekipa. No więc pytam, Blok Może Ekipa. Może państwo byliby skłonni sformułować zdanie podrzędnie złożone, które kończy się znakiem zapytania. Na czym polega ta historia? Nie wiem, jakie jest pytanie, ale, ale próbuję sobie wyobrazić. Okej, okay. Co ja sądzę o Blok Ekipie, tak? Nie, i twojej i mojej roli w Blok Ekipie. Mhm. Super, ja uważam, że jeśli ktoś unieśmiertelnia cię w jakimś wytworze popkultury, to należy mu za to podziękować. No nie zawsze. Dlaczego? Bo na przykład Fabiański został unieśmiertelniony w utworze Kłebo, a myślę, że nie jest mu wdzięczny. No tak, ale tutaj znowu wracamy do kwestii intencji. Nie znam prywatnie Bartosza Walaszka, ale zakładam, że jest inteligentnym człowiekiem, który ma złośliwe poczucie humoru, czyli coś, co cenię w ludziach. I nawet jeśli to poczucie humoru czasami jest wycelowane we mnie, to nie obrażam się, bo wierzę, że za intencją tego poczucia humoru nie stoi chęć złośliwego dojebania komuś, tylko rzucenia mu piłki na zasadzie: zobacz, tak cię widzę, może ci się to nie spodobać, tak, baw się, nie? Baw się ze mną. To jest tak jak, wiesz, wychodzę z psem na spacer, no i te psy zaczynają się w którymś momencie ganiać czy gryźć na moich oczach, no to pierwszy odruch jest taki: rozdzielić, ale to jest ich psia zabawa. No i tak samo traktuję takie wyzwania rzucane przez różnych ludzi w moją stronę, pod warunkiem, że są śmieszne i inteligentne. Bo jeżeli ktoś jest idiotą i nie potrafi sklecić zręcznego żartu na mój temat, no to ja się też nie obrażam, ale już tego nie cenię. Natomiast uważam, że parę wrzutów Walaszka w Blok Ekipie było naprawdę śmiesznych. Mhm. Chociaż oczywiście po bandzie, no, ale ja się uśmiałem. A Dorota Wellman też się uśmiała? Nie wiem, chyba nie oglądała tego. Trzeba by jej to pokazać i ją to zapytać. Będziemy jej pokazywać? Ale znając Dorotę, myślę, że jej dystans do siebie, myślę, że też by się uśmiała. Znowu wracamy do podstawowego pytania. Jaka była intencja? Czy Walaszek, nadając ten komunikat, chciał obrazić Dorotę Wellman? Żeby ją zabolało, żeby ją zapiekło, żeby była smutna? Zakładam, że nie. Natomiast czy Jacek Piekara, z którym Dorota się procesuje, mówiąc o niej brzydkie słowa w którymś momencie publicznie, chciał jej dopiec, chciał, żeby ją bolało, chciał, żeby poczuła się urażona? Zakładam, że tak. I to jest różnica. Podobny komunikat, ale nadany z różną intencją, ma zupełnie różną wagę. Więc jak ktoś ze mnie ciągnie łacha, ale nie ma intencji negatywnej, to niech ciągnie. Jeśli to jest zabawne, to sam się z tego będę pierwszy śmiał. A jak ma negatywną, to chcecie iść do sądu, czy machasz ręką? Nie pamiętam sytuacji, która by mnie osobiście aż tak dotknęła, żebym chciał z nią iść do sądu. Poza tym
Teraz znowu wróćmy na ziemię. Wiemy, jak działają sądy w Polsce, zwłaszcza w sprawach tego typu. To, co potem jesteś w stanie szarpnąć, że tak powiem, ze strony sędziego, no to są jakieś tam przeprosiny, które publikowane są 3-4 lata po zajściu, kiedy już pies kula wątpliwości. No, ale mogą finansowo zrujnować drugą stronę, bo zdaje się, że o to wspomniany Jacek Piekara. No, ale czy tak naprawdę ja chcę angażować swoją energię w to, żeby kogoś rujnować finansowo? Skoro ktoś jest idiotą i świat to widzi, to jest dla niego największa kara. A jeszcze zajmowanie się kimś w taki sposób powoduje, że ta osoba żyje w mojej głowie. Po co mi ona tam potrzebna? Mm-hmm. Masz dystans do siebie? Powiedziałeś to z taką srogą miną, jakbyś chciał mi uderzyć. Ja generalnie jestem srogi. Tak. Ludzie piszą, że jestem dla ciebie niemiły. Ja nie odczuwam tego. Nie. Przepraszam państwa, to wrażenie. Krzysztof jest bardzo miły i jak nie widać go na antenie, to często je mi cukierkami. Na dowód mogę nawet pokazać, proszę bardzo. Wsunął mi jednego prosto do kieszeni. Przy okazji jego ręka oczywiście omsknęła się na udo, ale o, już go zjadłem. Sorry, to już nie mam. Jak sobie będziesz radził z tym pomówieniem teraz? Zaprzeczysz? Uśmiecha się, no. Liczyłem, że oddasz mi tego cukierka, szczerze mówiąc. Trochę go pożuję i dopiero wtedy. I że jeszcze będę mógł go wyjąć po programie i powiedzieć, że to było tylko, wiesz, na potrzeby programu. Gift taki. Ach, ty się rozmarzyłeś, Krzysiek. Sam wprowadziłeś ten nastrój. Bo wiesz co, myślę, że ogólnie wszyscy się traktujemy zbyt poważnie. A my wszyscy umrzemy, wiesz o tym, nie? I to w miarę szybko. Ja nie dopuszczam tej myśli. Ty jako, że jesteś wysoki, musisz bardziej... Ja się tą myślą nastrajam pozytywnie. Skoro i tak wszyscy, jak to mówi mój kolega, jebniemy deda, jesteśmy tu na chwilę, to bawmy się tym, co tu robimy, cieszmy się tym, a nie srajmy po prostu wyżej niż dupę mamy. To naprawdę nie ma większego znaczenia, co my tu robimy. Więc jak mnie pytasz, czy mam dystans, to ja mam dystans może nie tylko do siebie, ale w ogóle do rzeczywistości. Patrzę na nią z perspektywy kosmosu i widzę po prostu małą, śmieszną planetkę, która się gdzieś kręci w kółko. Nie jest nawet najważniejsza w swojej galaktyce. A która jest ważniejsza? Zaraz. Słońce na przykład. Słońce? Jest gwiazdą, no nie planetą, no ale jest ważniejszym elementem tej scenografii. A nam się uroiło, że po prostu mamy jakąś szczególną misję w tym wszechświecie do wypełnienia. No gówno, nie mamy. Latamy na tej planetce i miejmy z tego fan po prostu. Cieszmy się tym. Ja trochę stanę w jednym z szeregu z Edytą Górniak i będę cię prosił, żebyś jednak Ziemię szanował i mądrość tej planety. Okay? Dobrze, nie ma problemu. I przyjdę w foliowej czapeczce następnym razem, jak mnie zaprosisz. Cieszę się. Odbieramy program, halo? Program, telefon. Program to zaraz Marcin mi odbierze. Już mi odebrał 2 godziny temu ten program. Ja myślałem, że jakiś program przez czapeczkę odbierasz. Od Antoniego Macierewicza. Tak, i od Edyty właśnie. Kto jest z nami? No cześć, Maciek. Brzeska w sumie. Cześć. 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 Nie zajmuję linii, jedno krótkie pytanie. Marcin, kiedy następna wyprawa z Betkiem i... Gdzie to nie, tylko kiedy. Gdzie to niech będzie niespodzianką. I nie zajmuję linii. Kłaniam cię, pozdrawiam. Znowu wyjdę na głuchego, ale nic nie zrozumiałem. Powiedz mi, co pan... Wyprawa, ale też nie zrozumiem z kim. Że co? Gdzie następna wyprawa? Wyprawa, dobra, to już się domyślam kontekstu pytania. Przepraszam państwa, ale... Z Bebkiem. Tu z Bebkiem. W studiu jest taki plugawy głośnik. Ten X-ko musi się bardziej postarać, dać mu tutaj coś porządnego. Bo ja nic nie słyszę przez ten głośnik. Słuchaj, to może zainwestuj sobie lepiej we własne usprzętowienie, a nie w nasze. Tutaj proszę nie szkalować naszych sponsorów. Wszystko słychać. Byli tutaj dużo bardziej zaawansowani wiekowo goście. To w X-komie. I potem chcieli tutaj przesiadywać co najmniej. Trzeba doinwestować to studio, naprawdę. Znamy się przecież, no wyślijcie mu ten głośnik cholerny. Słuchaj, dobra. Może by wy w TVN-ie za niemieckie pieniądze macie lepsze głośniki? Za amerykańskie. Dobra, my swoje wiemy. My działamy tutaj na takim... Mylisz nas z Onetem. Nie, z nikim was nie mylę. Oglądam fakty i wiem... Czemu zacząłeś do mnie mówić liczbę nogę i nagle? To funkcjonariusza jakiegoś... Właśnie dlatego sam sobie odpowiedziałeś w tym momencie. No dobrze, przejrzałeś mnie. Ale czekaj, jakie było pytanie? Wyprawa. Wyprawa najbliższa prawdopodobnie odbędzie się z moim bratem na motocyklach do Grecji kontynentalnej. No bo wszyscy, albo prawie wszyscy znamy te wszystkie wyspy, prawda? Kreta. Jakie tam są jeszcze wyspy? Słuchałem realizatora swojego, I co on ci mówi? Że miałem drugie pytanie od XTB zadać, a ja mu pokręciłem głową, bo już dwa zadałem. Okay. Tak, niech sobie nie myślą, że coś będziesz za darmola robił. Dają ci słabe głośniki, to niech, wiesz, się wykażą.
Odwal się od naszych głośników. Wam mnie nie wysłali, dlatego jestem taki cięty. Ale wracając do wyprawy, kontynentalna Grecja. Co my wiemy o kontynentalnej Grecji? No niewiele, prawda? A chciałbym coś odkryć na ten temat. Plus zahaczymy jeszcze pewnie raz o Albanię, tę część, której nie zjeździliśmy, bo uważam, że to jest absolutnie zjawiskowy kraj. Jeśli miałbym teraz szukać miejsca, które będzie się szybko rozwijać na mapie Europy turystycznie, to właśnie Albania. Zresztą Polacy już tam opanowali ten kraj. Ostatnio jak byłem tam w Sarandzie, kurortowej miejscowości na południu, nagle jedzie dwóch typów taksówką. Jeden z nich wyskakuje, biegnie do mnie, mówi coś po polsku. Myślałem w swojej próżności, może chce autograf albo zdjęcie, więc już się tym lepszym profilem nastawiam, a typ do mnie podlatuje i mówi: pan też, panie Marcinie, w poszukiwaniu apartamentów? Okazało się, że on z tym kuzynem, tą taksówką objeżdżają kilkanaście apartamentów dziennie i szukają po prostu inwestycji, nie są jedyni. Więc wydygali, że ja jakiś lepszy apartament im za chwilę zwinę sprzed nosa, bo mam lepsze informacje. Powiedziałem: panowie, śmiało, kupujcie, nie ma zagrożenia. Ale widzisz, nasi wiedzą, wyczują, gdzie jest pieniądz. No tak. Odbierzemy sobie dzisiaj jeszcze ze dwa telefony, tak? Odbierzmy. Odbierzmy ze dwa. A zakończmy naszą rozmowę mniej więcej tym, od czego ją zaczęliśmy, mianowicie od tego, że jesteś bardzo wysoką osobą. Powiedz mi, wygodnie jest tak żyć? Nie. Na tej wysokości mieć głowę? Nie, no świat jest przygotowany dla ludzi przeciętnych pod wieloma względami. Nie tylko jeśli chodzi o wymiary, ale też ogólnie o konstrukcję świata. Zauważ, że przepisy drogowe na przykład tworzy się dla ludzi przeciętnych, bo tam, gdzie ktoś, nazwijmy to ogarnięty, mógłby pojechać szybciej, jest ograniczenie prędkości dla tych, którzy nie czują się komfortowo z tą prędkością. I bardzo nie, dobrze. Nie pod froga są robione. Słucham? Nie pod froga. Tak. No frog to psychopata, ale ja mówię o takich sytuacjach, no, gdzie masz, wiesz, albo trzypasmówkę, po horyzont, po lewej pole, po prawej pole, a ty tam musisz jechać stówką. I okej, takie są przepisy, bo zostały stworzone dla najsłabszego ogniwa, czyli kogoś, kto przy tej prędkości i tak już się czuje wydygany. I trzeba to uszanować. Ale tak samo jest z meblami, z łóżkami, z ciuchami. To jest wręcz taka forma odzieżowego apartheidu, ja bym powiedział. Wchodzisz do sklepu i pytasz... Czujesz się wykluczony? Tak. Czy pytasz się baby albo faceta... Kobiety. Kobiety albo gościa, no nazwij to jak chcesz. Czy ma pani... dżinsy na rozmiar, no, długość 38. No i pani się próbuje schować za ladą, bo w życiu takich nie widziała nawet w tym sklepie, a nie chce mi tego powiedzieć, bo czuje się trochę współwinna, więc wysyła koleżankę. Koleżanka mi mówi, że nie ma, ale proszę się dowiadywać. No wiadomo, że się będę dowiadywał, ale ich nigdy nie dowiozą, bo się nie opyla dla mutantów ściągać ciuchów, bo jest takich dwóch czy trzech klientów w roku, prawda? Jak sobie radzisz? No mam już obcykane marki, które robią na tyle długie dżinsy, że jestem w stanie je kupić w sklepie albo przez internet, ale większość rzeczy szyję i to nie jest niestety ani wdzięczne, ani tanie zadanie, więc sam rozumiesz, że muszę opędzać więcej hałtur, żeby mieć się w co ubrać. No teraz, rozumiem w 100%. Aktywnie mi współczuj. Teraz jestem wręcz za tym, abyś co piątek miał jakąś hałturę. Tak rzadko? Wcześniej mówiłeś, że masz raz w miesiącu. Nie, to ty mówiłeś, że raz w miesiącu jesteś na taką imprezę. Zależy, no. Czasami więcej razy w miesiącu. Bardzo ci współczuję. Naprawdę tak ci współczuję, że aż odbiorę telefon, bo współczucie odbiera mi mowę. Halo? Cześć, Marcin. Pytanie chciałbym zadać dotyczące muzyki, bo wiem, że jesteś entuzjastą. A mianowicie, czy słuchałeś ostatnio czegoś ciekawego i godnego polecenia? I takie dodatkowe pytanie, jako fan Metaliki też jestem ciekaw w stosunku twojego do tego zespołu. Dziękuję. Dziękuję. Teraz mi Krzysztof przetłumaczy, co tam było mówione. Czy pan jest jeszcze z nami? Tak, mogę powtórzyć wolniej. To nie jest pana wina, to ten głośnik. Wszystko dobrze słychać, tylko proszę mówić wolniej. Jasne. I wyraźnie. Dobrze, więc tak, pytanie chciałbym zadać dotyczące muzyki. Powiem, że jesteś entuzjastą. Tak, do tej pory rozumiem. Konkretnie chodzi mi o to, czy słuchałeś ostatnio czegoś ciekawego i godnego polecenia. I dodatkowe, jako fan Metaliki, też jestem ciekaw w stosunku twojego do tego zespołu. Do zespołu Metalika? Tak jest. Okej. Okay. Dźwięk Żyleta. Teraz wszystko zrozumiałem. Żyleta. Realizator coś podkręcił w tym truchle.
Czy ostatnio słuchałem czegoś ciekawego? Zajrzę do swojej playlisty na Spotify'u, żeby przypadkiem nie uronić niczego, czego słuchałem ostatnio. I powiem, że ostatnio na przykład duże wrażenie... tu same starocie... Poczekaj, nie denerwuj się, zaraz do ciebie wrócę. Na przykład zespół Manly and the Lupercalians. Taki zespół, bardzo fajny, polecam. Nie jest to może metal, ale to jest coś bardzo ciekawego i bardzo dziwnego, więc warto się w to wsłuchać. A jeśli chodzi o najnowsze rzeczy, to jest taki szkocki bodajże zespół, szkocki albo irlandzki, nie pamiętam, The Murder Capital, który nagrał świetną płytę, taka postpunkowa muzyka osadzona w klimacie lata 2000, wczesne, koniec lat 90. Jak lubicie, to wam się spodoba. A jeśli chodzi o Metallicę, no to ja jestem fanem tej, że tak powiem, pierwszej Metallicy, tak to nazwijmy, przed czarnym albumem. Potem były różne momenty, kiedy zwracałem na ten zespół uwagę, ale podobnie jak z zespołem U2, najwięcej, myślę, mieli światu do zaoferowania i powiedzenia, kiedy jeszcze byli zespołem walczącym, kiedy jeszcze byli zespołem, który się wspina, a nie tym, który już wszedł na szczyt i patrzy, co się dzieje dookoła. Więc jakbym miał wskazać jakąś płytę Metallicy, która jest mi najbliższa, to chyba Master of Puppets oczywiście, albo Ride the Lightning, albo And Justice for All, albo Kill 'Em All. Czyli właściwie wszystkie wczesne płyty. Nigdy nie słuchałeś normalnej muzyki? Typu, wiesz, Marek Grechuta albo coś takiego? Ja Marka Grechuta też słucham. Aha. Mam szerokie horyzonty poznawcze. Rozumiem. Polecam, dobrze, to fajne. Dobrze. A ten twój wzrost jest problemem w telewizji? Dla mnie nie, ale... Dla twoich współpartnerów w różnych scenach scenicznych na pewno już tak. Wydaje mi się, że może być. Po pierwsze dlatego, że operatorzy, którzy są dobierani na przykład do pracy przy Mam Talent, którzy stoją naprzeciwko nas, no bo tam, jak mówiłem, pozycja stojąca przez cały czas obowiązuje, no to jednak muszą być na tyle godnego wzrostu, żeby nie filmować mnie z pozycji żaby, więc to już wyklucza znaczną część moich kolegów. A jeśli chodzi o studio, no to zauważ, bo wiem, że oglądasz Śniadaniówkę tak naprawdę, tylko nie wiesz jak zagadać i jesteś sekretnym fanem tego pasma. Ale ja wiesz, ja oglądam Pytanie na Śniadanie. Tak no wiernym, to ci współczuję, ale tego rozumiem. Okej. Okay. Wiesz, lubią niektórzy Legię, inni Polonię, no to już jakby kwestia wyboru. I teraz jak spojrzysz na Śniadaniówkę, którą oglądasz chętnie, to przez większość czasu z Dorotą siedzimy, nie stoimy, bo kiedy wstajemy, robi się niezręcznie. Tak w skrócie. Telefon, halo? Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Rafał z tej strony. Cześć, Rafał. Rozumiem wszystko. Wiem, panie Marcinie, że muszę wolno mówić, bo może tego dobrze nie słychać. Tak, mów tak dobrze mówisz. Dobra, ale postaram się normalnie. Panie Marcinie, wiem, że jest pan uznanym konferencjerem, reporterem, dziennikarzem, ogólnie takim brandem. No i żeby to osiągnąć, to pewnie trzeba mieć dużą charyzmę, jakiś charakter, luz, predyspozycję. To, co pan wspomniał wcześniej, pan ładnie się jakby składa zdania. Ogólnie talent jakiś pan ma taki, który mógł pan zacząć pracę w telewizji. Ale mam pytanie, czy jest coś, co pan musiał poprawić? Nauczyć się, nie wiem, podszkolić. Ktoś, kto na początku kariery gdzieś w telewizji powiedział panu, Marcin, słuchaj, ty, my musimy poprawić, nie wiem, to i tamto, krzywo się patrzysz, robisz szy, sy, nie wiem, ręka ci lata, głowa ci się kiwa. No takie rzeczy praktyczne. Jeżeli mógłbym wam takie praktyczne informacje, praktyczne rady młodemu, początkującemu reporterowi podpowiedzieć, to jest jakby pierwsza rzecz. I druga sprawa, no pan zaczyna pracę dosyć wcześniej, no gdzieś tam 7 rano już trzeba być w telewizji. Więc drugie pytanie, jaka jest pana poranna rutyna? Tak, żeby tam o tej 7 rano już być umalowany w telewizji, o której pan idzie spać, o której pan wstaje, jakie śniadanie, nie wow. Wiem, czy węgle, czy bardziej białko. Bardziej specyficznych pytań dzisiaj nie usłyszałem. Bardzo dziękuję za ten wkład w rozmowę. No ale bardzo mi to, jakby, jestem zaciekawiony, jak to wygląda tak od kulis. Teraz zacząłem się... Nerwowo pocić, zastanawiając się, czy ja bardziej węgle, czy białko. Nie wiem, kurde, co ja jem nawet. Zaraz, poczekaj, rozmasujmy to. Ja się zastanawiam, czy to był element tego samego poradnika dla początkującego reportera, czyli nie tylko jak się zachowywać, ale także co jeść na śniadanie.
No właśnie, bo to jest ważna kwestia, bo to ci przecież śniadanie najważniejszy posiłek dnia, tak mówią. Ja wierzę w to, że... Bo też się tego nauczyłem w trakcie swojej pracy wieloletniej, że poprawianie zbyt wielu elementów swojej naturalnej dyspozycji czy osobowości, która ma się przebić na drugą stronę ekranu, tak naprawdę niewiele zmienia. Oczywiście warto pracować nad warsztatem, warto pracować nad tym, żeby się wysławiać w sposób zrozumiały i czytelny, jasny, niebudzący wątpliwości i tak dalej. To na pewno każdemu reporterowi poradzę, ale myślę, że znacznie ważniejsza od warsztatu, i teraz mówię to z pełną świadomością i z namysłem, jest motywacja do tej roboty, to znaczy po co chcesz to robić. O tym już trochę z Krzysztofem wcześniej rozmawialiśmy. Czyli jeśli chcesz być w tym zawodzie, bo ma być to twój wehikuł do sławy, pieniędzy albo do zostania kiedyś politykiem, że się wybije z mediów i pójdę tam... Zostaw tego Hołownię, spokojnie. Do Parlamentu Europejskiego, ale nie tylko on ma takie ambicje. To jest zła motywacja. Jeśli masz motywację pod tytułem ciekawi mnie ten cholerny świat i ludzie, którzy go zaludniają i chcę o tym opowiadać innym, chcę tego słuchać, chcę to przetwarzać, chcę w tym być i to opisywać, to jeśli nawet brakuje ci warsztatu i masz dziwne przyruchy ręką albo dziwnie ci się trzęsie oko, to nie ma większego znaczenia dla widza, bo twoja motywacja sprawi, że dostarczysz temu odbiorcy to, po co on przychodzi do mediów. Natomiast nie fetyszyzowałbym tych wszystkich treningów, prawda, jak układać ręce, jak zapanować nad mową ciała. Wiem, że... Można to przedawkować łatwo i stać się groteskowym. Tak, ale też ja nie wierzę w to, że jak ktoś nie ma osobowości predestynującego do tej roboty, to coś zmieni. Znaczy, oczywiście widzowie lubią, jak ktoś jest jakoś tam w miarę estetyczny i w miarę składnie mówi, natomiast jak nie ma w sobie żaru i pasji do tego, co robi, no to choćby był najbardziej wycackanym prezenterem, wymuskanym, wyuczonym po wielu kursach i szkoleniach i oglądaniu na YouTubie, jak to się robi, to z tego nic się nie ukręci sensownego. No to będziesz po prostu kukłą, która będzie ładnie i sprawnie funkcjonować, ale twoja dusza się w tym nie znajdzie, no. A duszy się nie da zaprogramować i stworzyć, tak jak nie możesz sobie stworzyć osobowości, albo ją masz, albo nie masz, no. I jeśli chodzi o te węgle i białka... Pytanie na śniadanie, można powiedzieć. To ja nie mam zielonego pojęcia, wiesz, co... A ty w ogóle tak wcześniej jesz śniadanie? Tak. To dziwię cię. Ja na przykład najlepiej funkcjonuję bez śniadania, wtedy najlepiej głowa działa. Mi nie. Nie, ja muszę... Teraz już dochodzę do wniosku, że jednak węgle, bo jak nie zafutruję cukru o poranku, jakiegoś naleśniczka z dżemem, czy kanapeczkę z serkiem i z dżemem, czy może rogalika z dżemem, no to nie funkcjonuje. Muszę mieć cukier, żeby się napędzić. Wiem, że to zgubne dla sylwetki, no ale trudno. No nie jestem fetyszystą płaskiego brzucha, więc trudno. Najwyżej będzie mi trochę odstawał. Ale przynajmniej nie będę głodny. A jeśli chodzi o rutynę poranną, no to jest ciężko, no. Mimo, że wstaję do telewizji już od 25 lat, licząc jeszcze pytanie na śniadanie, no coś takiego, to się nie przyzwyczaiłem. To jest dla mnie mordercza pora, nie chrześcijańska. W ogóle nie jestem w stanie się przestawić na ten tryb funkcjonowania. Naturalnie grawituję do tego, żeby kłaść się o drugiej, wstawać o dziesiątej. A tu wszystko jest postawione na głowie. Widzisz, jak ja się męczę dla ludzi? Straszne. I w dodatku te hałtury, na które musisz chodzić, żeby zarobić się w co ubrać do tej telewizji. Ubrania, tak. To jest, wpadłeś w jakąś spiralę w ogóle, z której nie umiesz się wydostać, bo musisz ciężko zapracować na to, żeby utrzymać żeby w ogóle być na poziomie, tak. I zobacz, ludzie w ogóle nie mają wobec tego grosza współczucia, krztyny zrozumienia. Myślą o uprzywilejowany celebryta z Warszawy, klasa próżniacza. Tak łatwo mu wszystko przychodzi. A niech teraz postawią się w mojej roli. Niech teraz pójdą po ten garnitur do Zaręby. Tak. Czuję to. To jest smutne. Jakby nie chciałbym programu kończyć w tak smutny sposób, bo rzeczywiście myślę, że... No sam to trochę sprowokowałeś. Wielu widzów ma teraz rozdarte serce. Jakby rozpadli się być może na kawałki, widząc... Niektórzy chcieli być może przed tą rozmową na moim miejscu, a po tej rozmowie myślę, że nikt już nie będzie chciał rzucić papierami. Myślę, że każdy chce teraz w tej żabce pracować teoretycznej, o której wspominałeś. No ja powiem ci, że ja też trochę chcę. Krzysiek, masz łzy w oczach. No mam, no co mam zrobić, no.
Nie wiem, może kończmy już. Ostatnie pytanie jeszcze ci zadam. Jak dojdziesz do siebie, mamy czas, spokojnie. Oddychaj. Dzięki. To nawet do torby, jeśli potrzebujesz. To się jeszcze napiję. Też się napiję. Co mi tam? Sponsor dał wodę, więc jest spoko. Czy wy w tych telewizjach śniadaniowych, mówię wy, bo jesteś częścią ekipy, z którą się bardzo identyfikujesz, powiedziałeś, że wszystkich ich lubisz, kochasz, przytulasz i tak dalej. Tak, to wszystko prawda. No. Czy wy konkurujecie w taki sposób, że ktoś mówi, ty, ale w TVP zrobili w śniadaniówce taki format, taki w ogóle, taką rzecz, że głowa mała, albo na przykład ktoś mówi, słyszeliście, Cichopek jest Kurzajewskim i teraz im skoczył słupki, bo wszyscy będą patrzeć, czy oni naprawdę się tam łapią za ręce, czy oni usmyrną, czy on się uśmiechnął do niej, czy ten romans jest naprawdę, czy tylko wymyślony przez Pudelka i nagle się okazuje, że publika ziu, idzie do nich, a wy tam siedzicie i moglibyście w ogóle nie siedzieć i ich by nie zauważył. Oczywiście. Wiesz, no, jeśli w jednej kategorii programów telewizyjnych masz klasyczny duopol, no bo nie ma innej śniadaniówki w Polsce. Masz dwie wielkie firmy, dwie wielkie redakcje, które się ze sobą ścigają o widza tego samego. No to jasne, że tak, że podglądamy się nawzajem i to nie jest tak, że ze względu na to, że to konkurencja, no to jeszcze to TVP z tego Woronicza, no to w czambu mówimy, że wszystko, co robią, robią źle, bo nie, bo robią czasami bardzo dobre programy i mają świetne tematy i fajnych gości i czasami im tego zazdrościmy. Natomiast no jednak jest to walka o tego samego człowieka. On nie będzie się rozdwajał, nie ma dwóch ekranów, na których ogląda równolegle tę telewizję, tylko przełącza. I naszą rolą jest to, żeby ten guzik przełączający na inny program nacisnął jak najpóźniej. Więc cała technologia badawczo-analityczna jest zaangażowana do tego, żeby próbować znaleźć tę złotą formułę, jak zrobić, żeby nie przełączył. I nie ma tej formuły, wiesz, to jest naprawdę bardzo ciekawy wątek, bo metodologia badań oglądalności telewizji w Polsce pamięta jeszcze chyba lata 60. To jest w ogóle technologia, która moim zdaniem, nie jestem fachowcem od statystyki, ale patrząc na tę metodologię, mam wrażenie, że ona jest obarczona tak dużym ryzykiem błędu i nadużycia, że może się okazać, że w ogóle te wyniki, które my znamy, są kompletnie z dupy, że to jest zupełnie inna historia. Bo państwo nie tak wiem, dokładnie czy uważam. To co? Ja tak dokładnie uważam, że te tak, no jakby totalnie jest technologia polega na tym, że jacyś ludzie mają losowo wybrani w domach zainstalowane czarne pudełka podpięte do telewizora. Wujek ma pilota, dziadek ma pilota, babcia ma pilota i teraz liczymy na to, że każdy używa karnie swojego pilota, żeby przełączyć na swój ulubiony program. No więc my wiemy, aha, dobra, tylu dziadków liknęło, tyle cioć, tyle wujków. Tyle, że wyobraź sobie realia tej sytuacji. Jakbyś miał taką skrzynkę w domu, to kurwa byłby jeden pilot na szafce i każdy by przełączał tym dziadka, nie? No bo po co każdy ma szukać swojego? No jak ja jednego nie mogę znaleźć w domu, to gdzie oni pięć pilotów będą obsługiwać? To bez sensu. Więc ja nie wierzę w te wyniki oglądalności. Moim zdaniem nasza jest zdecydowanie wyższa oczywiście. Ale rzeczywiście zaistniał pewien odpływ widzów w momencie, gdy powstały nowe Cichopki? Być może, tak. Aż tak blisko się tej relacji nie przyglądałem. Nie, mamy, jak to się mówi, mamy od tego ludzi. U was też romans by się przydał jakiś. No ale to wiesz, to są koszta, no. No naprawdę. Zobacz, ile poświęcili państwo Kurzajewscy, Cichopek, żeby zaistnieć w tej sytuacji, w której się znaleźli. No to są olbrzymie koszta osobowe, ja im wcale nie zazdroszczę. Myślisz, że to wszystko ku chwale TVP? Nie, jakby nie podejrzewam nikogo o to, że nagłaśnia romans po to, żeby mieć większą oglądalność. To by było diaboliczne. To ja w życiu, znając Maćka, bym go o to nie podejrzewał. Natomiast mówię zupełnie serio, że bycie celebrytą w takich, czy tam gwiazdą w takich momentach, kiedy ci ludzie zaglądają do łóżka, do jelita, do wszystkiego, gdzie mogą zajrzeć, to chyba nikomu nie życzę takiej sytuacji w życiu, a sobie już najmniej. Sympatycznie spędziłeś czas, bo trwało to tyle, ile wasz program. 3 godziny. Naprawdę? Tak. O, jakby błysk. Naprawdę, Krzysztof, zupełnie z tobą czas płynie wolniej. Jak ja włączam telewizję rano o 7, to też mi tak mija. O 7 to nas jeszcze nie ma, o 8 zaczynamy. Ale ja włączam o 7. To możesz później przychodzić, nie musisz siedzieć godzinę i czekać, aż będzie program. Wiem, ale ja po prostu siedzę i wiesz, zacieram rączki, że już niedługo. Czekaj, powiem ci, kiedy teraz będę prowadził, żebyś nie uronił, bo ja mam tutaj grafik wpisany i powiem ci, że dzień dobry TVN, mój drogi, z moim udziałem napadnie na ciebie już w sobotni poranek.
A, to nie mogę akurat. Ajajaj, a co robisz? Właśnie nic, ale w dni powszednie dzieci odwożę do szkoły, więc mogę czasami, więc a to mogę jest sobota. Wstać. A wtedy nie, więc będę spał albo będę szedł na swój program. I nawet dla mnie nie wstaniesz? Dobra, wiesz co, wezmę sobie alarm. O, ja dla ciebie przyjechałem, 3,5 godziny spędziłem. Tak. Kiepskiego głosu. To zróbmy tak, wszyscy, którzy nas oglądają teraz, tak, ustawiają alarm w telefonie. O. 8:00 w sobotę? 8:00 w sobotę. I jak zrobię tak, to znaczy, że was pozdrawiam, o w ten sposób. Nie, nie, musisz naprawdę nas pozdrowić. I, czyli jak? No wymyśl jakiś gest. Dobra. Ty mi wymyśl. Tylko jakiś taki przyzwoity, nie? Żebym mógł go pokazać w śniadaniówce. Może tak. Dobrze. Jak tak zrobisz, poczuję się naprawdę pozdrowiony. Dobra. A ja będę wiedział, że ty nie oglądasz, albo że oglądasz, bo ja widzę wszystko, co robią ludzie po drugiej stronie. Tego też nie wiecie o telewizji. To tak działa? Tak. Prawda? Jak wy nas widzicie, to i my was widzimy. Ja kilka razy miałem takie wrażenie, że jestem obserwowany, ale zawsze mi mówiono, że to nieprawda. To źle ci mówiono. Okay. U źródła sprawdziłeś, ja ci potwierdzam. Okej, okay. To dlatego Steve Jobs miał tu na kamerce taką zasówkę nawet. No, ale to jakoś też mu jakby na koniec nie pomogło. Nie pomogło, gdyż jak powiedziałeś, wszyscy umrzemy. Tak. Tym optymistycznym akcentem chciałem zakończyć dzisiejszy program i zaprosić was do oglądania w sobotę Dzień Dobry TVN, gdzie Marcin Prokop porozmawia znowu z jakimś facetem przebranym za syrenę albo z innym wariatem. Naprawdę deprecjonujesz naszych gości, nie podoba mi się to. Dziękuję, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie.